Odkąd zły król Vortigern po raz pierwszy zawezwał sasów, aby osiedli w Brytanii i pomogli mu walczyć z piktami i szkotami, ziemia ta nigdy nie zaznała na długo spokoju. Choć znaczne jej połacie porastała gęsta puszcza, na dużych przestrzeniach rozpościerał się także piękny, otwarty kraj, usiany wioskami i miasteczkami, okazałymi wiejskimi dworami i małymi chatami. Taki Jakim pozostawili go rzymianie odchodząc przed niewielu laty. Raz go ujrzawszy, Sasowie nie umieli już zadowolić się dzikimi nieurodzajnymi siedzibami w Germanii i Danii, rok po roku coraz liczniej przepływali na swych długich łodziach morze północne, by zabijać lub wypierać Brytów i osiedlać się w ich domostwach. Wortigern nie żył już, nie żył także Aureliusz Ambroziusz, ostatni z Rzymian, kiedy utar Pendragon, zwany przez niektórych bratem Ambroziusza, został wodzem Brytów. Ten w wielu bitwach pokonał Sasów i przyniósł pokój południowym ziemiom, nad którymi sprawował rządy, Londynowi i Winchesterowi, gród ten zwano wtedy Kamelotem, oraz Kornwalii, gdzie księciem był Garlois, jego wierny stronnik. Lecz Utar zapałał miłością do małżonki garlua pięknej Igreny i rozgorzała między nimi walka, aż garlua padł, a utar poślubił wdowę. Odwiedzał ją wpierw w zaczarowanym zamku Tintagel, ponurym zamczysku nad Morzem Kornijskim, a czarodziej Merlin czuwał nad ich miłością. Utar i Igrena mieli jedno dziecię, ale co stało się z tym chłopczykiem, powiedzieć mógł tylko mądry Merlin. On to bowiem wyniósł go wśród ciszy nocnej tajemną ścieżką po skalnym zboczu i nikt słowa nie wyrzekł o losie maleństwa. Król Utar Pendragon niedługo zażywał szczęścia z piękną igreną, wkrótce bowiem sasowie znów rozpoczęli z nim wojnę i przysłali mu do służby jakiegoś zdrajca, który otruł króla i wielu rycerzy z jego dworu. Nadeszły wtedy chwile tak przerażające i tak okrutne, jakich kraj nigdy dotąd nie przeżywał. Rycerze króla Utara walczyli między sobą, wadząc się o to, kto ma rządzić. Sasowie zaś, widząc, że nie ma silnego męża, który poprowadziłby Brytów przeciwko nim, podbijali coraz większe połacie Brytanii. Mijały lata wojny i niedoli, aż nadszedł oznaczony czas. Wtedy Merlin, ów dobry czarodziej, wynurzył się z głębokich, tajemniczych dolin północnej Walii, która w owych czasach zwała się Gwynedd, przeszedł Połys, czyli Południową Walię, i udał się dalej do Londynu, a tak wielka była jego sława, że ani sasowie, ani brytowie nie odważyli się go niepokoić. Merlin przybył do Londynu i mówił z arcybiskupem, i na dzień Bożego Narodzenia zwołano wielkie zgromadzenie rycerzy, tak wielkie, że nie wszyscy zdołali znaleźć miejsce w murach opactwa, i niektórzy musieli zostać na przykościelnym cmentarzu. W czasie nabożeństwa, przed opactwem, słyszeć się dał szmer zdumienia, bo oto ujrzano na cmentarzu, choć nikt nie widział, jak się tam dostał ogromny kwadratowy blok marmuru, na nim żelazne kowadło i skierowany ostrzem w dół ogromny, błyszczący stalowy miecz, tkwiący głęboko w kowadle. Gdy nabożeństwo się skończyło, Arcybiskup wraz z panami i rycerzami, którzy byli w opactwie, wyszedł, aby zobaczyć ów cudowny miecz. Wokół kowadła znaleźli złote zgłoski osadzone w kamieniu, a składające się w taki oto napis: Kto wydobędzie ten miecz z kamienia i kowadła, jest prawym królem wszech Brytanii. Kiedy to ujrzeli, Wielu usiłowało wyciągnąć miecz, ale żaden z nich nie zdołał obruszyć go ani na włos. Nie ma go wśród nas, rzekł arcybiskup. Lecz nie wątpcie, że Bóg ześle nam naszego króla. Niechaj ruszą gońcy po całym kraju z wieścią o tym, co napisano na kamieniu, a w dzień nowego roku sprawimy wielki turniej i przekonamy się, czy nasz król jest wśród tych, co przybyli by się z nim potykać. Tak uczyniono, a w dzień nowego roku zebrał się znaczny zastęp rycerzy, ale żaden nie zdołał wydobyć miecza z kamiennego łoża. Wówczas wszyscy odjechali nieco dalej, rozbili namioty i odbyli turniej, czyli walkę na niby, próbując sił i zręczności w boju długimi drewnianymi kopiami, lub w walce na miecze. A zdarzyło się, że wśród przybyłych znalazł się dzielny rycerz Hektor, a także jego syn Kei, który był pasowany na rycerza przed kilku miesiącami, z nimi zaś przybył Artur, młodszy brat Keja, młodzieniec ledwie szesnastoletni. Jadąc w szranki, Kei spostrzegł, że zostawił swój miecz na kwaterze i poprosił Artura, by pojechał z powrotem i przywiózł mu go. Chętnie to uczynię rzekł Artur, który był zawsze gotów robić wszystko dla innych i zawrócił do miasta. Lecz matka Keja zaryglowała mocno drzwi, gdy wyszła z domu, aby popatrzeć na turniej, i Artur nie mógł się dostać do środka. Zmartwiło go to niezmiernie. Mój brat Kej musi mieć jakiś miecz pomyślał jadąc wolno z powrotem. Jakiż to będzie wstyd, jaki temat do złośliwych żartów, jeśli tak młody rycerz pojawi się w szrankach bez miecza. Ale skąd go wziąć? Wiem. Widziałem przecież miecz ten, co tkwi w kowadle na przykościelnym cmentarzu. Zabiorę go i idź tam po nim. Artur spiął konia ostrogami i pojechał na cmentarz. Uwiązawszy wierzchowca u bramy, pobiegł do głazu. Nie przystanąwszy nawet, by przeczytać napis na kamieniu, Artur jednym ruchem wyciągnął miecz, pobiegł z powrotem do swojego konia i po niewielu minutach dogoniwszy keja, wręczył mu swą zdobycz. Artur ani się domyślał, co to za miecz, ale kej już przedtem próbował wydobyć go z kowadła i na pierwszy rzut oka zrozumiał, że to ten sam miecz. Natychmiast podjechał do swojego ojca Hektora i rzekł: „Panie mój, spójrz, oto miecz wydobyty z głazu. Jak zatem widzisz, to ja muszę być prawowitym królem wszech Brytanii”. Hektor był zbyt mądry, by tak od razu uwierzyć Kejowi. Pojechał z nim z powrotem do kościoła, a tam kazał mu położyć ręce na piśmie świętym i zaprzysiąc uroczyście, że powie prawdę o tym jak zdobył miecz. Przyniósł mi go mój brat Artur, powiedział Kej z westchnieniem. A jakeś ty zdobył miecz? Spytał Hektor. Powiem ci, panie mój, Odparł Artur, zląkłszy się, że postąpił źle. — Kej wysłał mnie, bym przywiózł mu jego miecz, ale nie mogłem się do niego dostać. Wtenczas przypomniałem sobie, że widziałem ten oto miecz bezużytecznie tkwiący w kowadle na przykościelnym cmentarzu. Pomyślałem, że lepiej służyć będzie w ręce mego brata, a więc przyniosłem go. — Wetknij więc miecz z powrotem w kowadło i pokaż nam, jak go wyciągasz rozkazał Hektor. Nic łatwiejszego, powiedział Artur, głowiąc się skąd tyle kłopotów z jakimś tam mieczem i bez trudu wetknął miecz w kowadło. Wówczas Kei chwycił rękojeść i pociągnął jak umiał najsilniej, lecz choć natężał się i szarpał z całej mocy, nie zdołał ani o włosek poruszyć miecza. Spróbował również Hektor z nielepszym skutkiem. Wyciągnij go rzekł do Artura. Ten zaś, coraz bardziej zdumiony, położył dłoń na rękojeści i wyciągnął miecz niby z dobrze natłuszczonej pochwy. Teraz rozumiem, rzekł hektor, klękając przed Arturem i chyląc z szacunkiem czoło. Nikt inny jeno ty jesteś prawowitym królem tej ziemi. Dlaczego? Dlaczego ja dlaczego klękasz przede mną, mój ojcze? wykrzyknął Artur. Zgodnie z wolą Boga, ten, kto zdoła wydobyć ów miecz z głazu i kowadła, jest prawowitym królem Brytanii, rzekł Hektor. A nadto, jakkolwiek wielce cię miłuję, nie jesteś moim synem, albowiem. Przyniósł mi cię Merlin, kiedy byłeś malutkim dzieckiem i przykazał mi wychowywać Ciebie jako mego rodzonego syna. Skoro więc jestem istotnie królem, powiedział Artur, chyląc głowę nad rękojeścią miecza, oto ślubuję służyć Bogu i memu ludowi, naprawiać krzywdy i wykorzeniać zło, a ziemi mojej przynieść pokój i dobrobyt o czym udali się do arcybiskupa i oznajmili mu o wszystkim, co zaszło. Lecz rycerzy i baronów ogarnęła złość wielka i zawiść i nie chcieli dać wiary, by Artur był prawowitym królem. Odłożono więc wybór do Wielkanocy, a na Wielkanoc raz jeszcze odłożono do Zielonych Świąt lub, jak mawiano wtedy, do pięćdziesiątnicy. Lecz nadal choć wielu królów i rycerzy zjechało, aby popróbować sił, jeden tylko Artur potrafił wydobyć miecz z kowadła. Wtedy wszyscy zakrzyknęli: Artur! Chcemy Artura! On z woli Boga jest naszym królem! Niech Bóg chroni króla Artura! I padli przed nim na kolana możni i gmin, pospołu, bogaci i nędzarze, błagając o przebaczenie, że tak długo zwlekali z wyborem. Artur zaś przebaczył im chętnie i sam, klęknąwszy, podał cudowny miecz arcybiskupowi i otrzymał wysoką i świętą godność rycerza. A wtedy zbliżyli się wszyscy hrabiowie i baronowie, rycerze i ich giermkowie i złożyli hołd Arturowi, przysięgając służyć mu i wykonywać jego wolę, jak jest ich powinnością. Wtedy arcybiskup włożył Arturowi koronę na głowę, lud zaś raz jeszcze wzniósł na jego cześć okrzyk radości. I to był prawdziwy początek jego panowania. Jutro zaczniemy gromadzić nasze siły oznajmił król Artur a kiedy zbierzemy się wszyscy, pomaszerujemy na północ i na wschód, by spotkać się w boju z sasami i wygnać ich z Brytanii. Następnie pobudujemy zamki i postawimy straże wzdłuż wybrzeża tak, by już nigdy więcej nie wtargnęli do naszej krainy. Odbudujemy kościoły, które zniszczyli, i wzniesiemy nowe na chwałę Bożą, a nasi rycerze jeździć będą po kraju karząc tych, którzy naruszają spokój i wyrządzają krzywdę innym. Jeśli zaś ktoś Mężczyzna czy niewiasta, największy czy najpodlejszy z moich poddanych znajdzie się kiedy w potrzebie lub zechce na kogoś zanieść skargę, niechaj przyjdzie do mnie pewien, że troska jego nie pozostanie bez pociechy. A krzywda nienaprawiona. Król Artur ucztował tego dnia w wielkim zamku Carleonu. Lecz nim jeszcze skończyła się uczta, przytrafiła się pierwsza z przedziwnych przygód, jakie wydarzyć się miały w cudownej krainie Logr za jego panowania. Nagle na dziedziniec wjechał młody Giermek, prowadząc drugiego konia, na którego siodle leżało ciało niedawno zabitego rycerza. Zemsty, królu i panie, zakrzyknął Giermek, gdy Artur wyszedł z sali, aby zobaczyć, co też to być może. Żądam zemsty. Tu oto leży pan Males, martwy na swym rumaku. Rycerz prawy i mężny jak nikt inny w tym kraju. W lesie, niewiele mil stąd, król Pellinor rozbił namiot przy głównym gościńcu, nad źródłem czystej wody. I tam zasadza się na wszystkich przejeżdżających rycerzy. Przeto błagam cię, by mój pan był przystojnie pogrzebany i by jakiś rycerz pojechał pomścić jego śmierć. Arthur. Natychmiast przywdział zbroję, opuścił przyłbicę hełmu, tak by nikt nie ujrzał jego twarzy, i z kopią w dłoni pogalopował do lasu, aby pomścić się na królu Pelinorze. Ale po drodze napotkał trzech rozbójników, którzy napadli Merlina, i wydawało się, że zatłuką go na śmierć wielkimi maczugami. Precz, łotry! Zawołał Artur, nacierając na nich z wściekłością, a trzej tchórze odwrócili się i uciekli, widząc pędzącego na nich rycerza. – Och, Merlinie – rzekł Artur – mimo twojej wielkiej mądrości, mimo twej magii, zgładziliby cię w ciągu niewielu chwil, gdybym nie przyszedł ci na ratunek. – O nie – odpowiedział Merlin, uśmiechając się swoim tajemniczym uśmiechem – z łatwością mogłem był się uratować, gdybym tylko tego zapragnął. Ty właśnie jesteś tym, który zbliża się do własnej śmierci, albowiem zmierzasz ku niej w swej pysze, jeżeli ci Bóg nie dopomoże. Lecz Artur nie zważał na mądre słowa Merlina i rozsierdzony jechał dalej, aż dotarł do okazałego namiotu przy źródle. Tam zaś, siedząc na wielkim bojowym rumaku, czekał nań król Pelinor. — Panie rycerzu! — zakrzyknął Artur. — Dlaczegoż to zatrzymałeś się w tym miejscu i walczysz z wszystkimi rycerzami, którzy tędy przejeżdżają, i obalasz ich z koni? — Taki jest mój obyczaj! — Odparł groźnie pellinor. A jeśli ktoś zapragnąłby zmusić mnie, bym zmienił ten obyczaj, niechaj z narażeniem własnego życia spróbuję to uczynić. Ja cię zmuszę zawołał Artur, a ja będę bronił swoich obyczajów spokojnie odrzekł pellinor. Po czym odjechali na pewną odległość i natychmiast pocwałowali na siebie, ścierając się z takim impetem, że obie kopie rozpadły się w drzazgi, kiedy każda uderzyła w środek tarczy przeciwnika. Artur chciał dobyć miecza, ale Pellinor powiedział, nie raz jeszcze natrzyjmy na siebie kopiami. Chętnie bym to uczynił, rzekł Artur, gdybym miał drugą kopię. Ja mam ich wiele, odparł Pellinor i rozkazał swemu giermkowi wynieść dwie z namiotu. Obaj królowie starli się po raz drugi i po raz drugi ich kopie roztrzaskały się, choć żaden z nich nie dał się strącić z konia. I stawali trzeci raz, a wtedy pękła kopia Artura. Król Pellino zaś tak mocno trafił go w środek tarczy, że koń i jego jeździec runęli na ziemię. Artur natychmiast się podźwignął, straszliwie rozsierdzony, i dobył miecza, rzucając słowa wyzwania Pellinorowi, który zsiadł wtedy z konia i również dobył miecza. Rozpoczął się zapamiętały bój, a padały w nim niezliczone ciosy. Siekli się i cieli, odrąbując kawałki tarcz i zbroi, a każdy z nich odniósł tyle ran, że zdeptana trawa przed namiotem zarumieniła się czerwienią. Spoczęli jeno na chwilę i znowu zwarli się ze sobą, a wtedy miecze ich spotkały się z tak potężną siłą, że miecz Artura pękł na dwoje, a on został z bezużyteczną rękojeścią w dłoni. Ha! zakrzyknął król Pellinor. Teraz jesteś w mojej mocy, bym cię zabił lub oszczędził wedle woli. I zabiję cię bez chwili zwłoki, jeśli nie klękniesz i nie poddasz mi się, wyznając, że nędzny z ciebie rycerz. To się jeszcze okaże! zawołał Artur oszalały ze wstydu i wściekłości. Nie lękam się śmierci, jeśli ma przyjść, ale poddać się nigdy! I z tymi słowy prześlizgnął się pod mieczem Pellinora, objął go w pół i obalił na ziemię. Zmagali się tak przez jakiś czas. Pellinor był jednak silniejszy. Zerwał Arturowi hełm i podniósł miecz, by mu odrąbać głowę. Lecz nagle zjawił się Merlin i położył dłoń na ramieniu Pellinora. — Rycerzu — powiedział — Powstrzymaj swój miecz i nie zadawaj tego ciosu, albowiem, jeśli go zadasz, umrze nadzieja całego logr, ty zaś wtrącisz Brytanię w ruinę i niedolę, jakiej nie zaznał nigdy żaden inny kraj. Kto to jest? spytał Pellinor. To jest król Artur, rzekł Merlin. Przez chwilę Pellinor odczuwał pokusę zadania ciosu, lękał się bowiem, że jeśli Artur żyć będzie, nigdy nie przebaczy mu tego, co uczynił, ale Merlin uśmiechał się łagodnie i położył dłoń na głowie Pellinora i w mgnieniu oka cały gniew i trwoga ulotniły się z jego serca, a on sam oparł się spokojnie o drzewo przy źródle czystej wody i zapadł w głęboki sen. Merlin pomógł królowi Arturowi, który był ciężko ranny, dosiąść wierzchowca i powiódł go stamtąd w las do pustelni, gdzie żył pewien dobry starzec, który umiał leczyć rany. I w ciągu trzech dni Artur był prawie zupełnie zdrów i mógł znowu dosiadać konia i walczyć nie gorzej niż przedtem. Niestety, rzekł Artur, kiedy jechali przez las. Teraz nie mam już miecza. Nie trap się tym, odparł Merlin. Miecz, który straciłeś, nie miał już żadnej mocy. Spełnił swoje zadanie. Ale w pobliżu czeka na ciebie twój własny miecz wykuty w Awalonie czarodziejskim kunsztem. Wykuty tylko dla ciebie. Byś go dzierżył, aż będziesz go musiał oddać, nim sam udasz się w podróż na wyspę Awalon. Miano jego jest Eskalibur, a nikt nie oprze się jego ciosowi i mieczem tym przyniesiesz wolność i pokój do logr. Nadeszła oznaczona godzina, by eskalibur znalazł się w twojej dłoni, albowiem teraz chwycisz jego rękojeść w pokorze, a będziesz go dobywał jedynie po to, aby bronić prawa. Coraz głębiej zapuszczali się w las, wkrótce po obu stronach wyłoniły się wzgórza i teraz jechali dnem długiej doliny wijącej się wśród mrocznych gór. Wreszcie dotarli do wąskiej przełęczy w skałach, a za nią Artur ujrzał niezwykłe jezioro. Wokół niego wznosiły się mroczne ponure wzgórza, a jednak woda lśniła niezmiernie jasnym, słonecznym błękitem. Brzeg zaś gęsto porastała zielona trawa i kwiecie. Ponad niewielkim wzniesieniem po drugiej stronie jeziora Góry rozstępowały się, ukazując rozległą równinę. Dalej zaś była woda na wpół ukryta we mgle i usiana licznymi wysepkami. To jezioro Pałacu Wróżek, rzekł Merlin. A za jeziorem po drugiej stronie tamtego wzgórza leży równina Kamlan, gdzie stoczona będzie ostatnia bitwa, i ty. Padniesz od ciosu rycerza zła. Za tą równiną jest Avalon, ukryty w mgłach i tajemniczych wodach. Teraz idź i mów z panią jeziora, a ja poczekam na ciebie. Zostawiwszy wierzchowca Merlinowi, Artur zszedł stromą ścieżką na brzeg zaczarowanego jeziora. Stojąc na jego skraju, patrzał na cichą, błękitną wodę i tam właśnie w samym środku jeziora spostrzegł ramię obleczone w biały brokat i dłoń trzymającą nad powierzchnią cudowny miecz o złotej rękojeści wysadzanej klejnotami, a także zdobną drogocennymi kamieniami pochwa i pas. Potem zaś Artur ujrzał piękną pannę odzianą w bladoniebieski jedwab i przepasaną złotym paskiem która szła ku niemu po jeziorze aż stanęła przed nim na brzegu. Jestem pani jeziora, rzekła, i przybywam, by ci powiedzieć, że twój miecz Eskalibur tam oto czeka na ciebie. Czy pragniesz przyjąć ten miecz i nosić go u swego boku? Pani, odrzekł Artur, takie jest istotnie moje pragnienie. Długo strzegłam tego miecza, powiedziała pani jeziora. Daj mi jeno podarunek, kiedy przyjdę, by cię o niego poprosić, a miecz będzie twój. Na mój honor, odparł Artur, klnę się, że dam ci podarunek, o jaki poprosisz. Wejdź zatem do tej łodzi, rzekła pani jeziora. Artur ujrzał przed sobą unoszącą się na wodzie barkę, do której zstąpił. Pani jeziora stała za nim na brzegu, ale barka sunęła po wodzie, jak gdyby niewidzialne ręce ciągnęły ją za dziób, póki Artur nie znalazł się tuż obok ramienia w białym brokacie. Wychyliwszy się z łodzi, chwycił miecz i pochwę i natychmiast ramię i dłoń, które je trzymały, zanurzyły się cicho i zniknęły pod błękitną powierzchnią. Barka przybiła do brzegu, na którym stała przedtem pani jeziora, ale ona zniknęła także. Artur przywiązał łódź do korzenia drzewa, które rosło pochylone nad wodą i radośnie podążył ścieżką ku przełęczy, przypasując po drodze miecz do boku. Merlin czekał przy koniach, i pojechali razem w las po niezliczonych krętych ścieżkach, aż dotarli w pobliże rzeki, która płynęła między nimi i Karleonem i do prostej brukowanej drogi prowadzącej do miasta. — Wkrótce — powiedział Merlin — przejedzie tędy król Pellinor. — Zaprzestał już walki z wszystkimi, którzy jadą przez las — albowiem ujrzał tropiące zwierzę, za którym musi podążać przez wiele lat. Jechali dalej i po niedługiej chwili spotkali króla Pellinora, który przejechał mimo, jakby ich nie widział. Zdumiewa mnie, rzekł Artur, że nawet do nas nie zagadał. Nie widział nas, odparł Merlin, gdyż wiąże go mój czar. Wkrótce dotarli do Karleonu i rycerze króla Artura powitali go z radością. A kiedy usłyszeli o jego przygodach, zdumieli się, że samotnie narażał się na niebezpieczeństwa. Wszelako najdzielniejsi i najszlachetniejsi z nich niezmiernie się radowali, że mają króla, który nie zawaha się narazić życia w przygodzie, jak czynią to inni zwykli rycerze. Kiedy król Artur pokonał Sasów, na całej wyspie na wiele długich lat zapanował spokój, choć byli tam jeszcze zbójcy i wyjęci spod prawa przestępcy, okrutni rycerze i źli czarownicy, gnieżdżący się w głębi borów i pośród wzgórz, zawsze gotowi zakłócić spokój i hańbić królestwo swoimi nędznymi postępkami. Król Artur poszedł ku południowi przez spokojną krainę i wybrał na swoją stolicę miasto Kamelot, a wokół niego zgromadzili się tam najlepsi i najmężniejsi z jego rycerzy. Lecz po drodze zatrzymał się w Kamelerdzie, gdzie zamieszkiwał jego druch, król Leodegrans, który miał piękną córkę imieniem Ginevra. I pokochał Artur Ginewrę od pierwszego wejrzenia, a gdy przybył do kamelotu, tak dużo o niej rozmyślał, że nie mógł ani spać, ani jeść. W kraju panuje spokój, powiedział do Merlina, i wojna skończy się na czas pewien. Czy nie godzi się, bym pojął żonę? Tak się zaprawdę godzi? Odrzekł Merlin. Ktoś tak szczodry i szlachetny jak ty nie powinien żyć w bezżennym stanie, ani też królestwo logr nie powinno być bez królowej. Lecz powiedz mi, czy jest jakaś księżniczka, którą kochasz bardziej od innej? Ach, jest taka, rzekł Artur. Kocham Ginerwę, córkę króla Leodegransa. Jest ona najszlachetniejszą, najsłodszą i najczystszą dziewicą na świecie. Ją tylko po ślubie lub umrę w bezrzędnym stanie. Niechybnie jest jedną z najpiękniejszych, powiedział Merlin. A przecież pragnąłbym, byś miłował inną, bowiem ta właśnie jej piękność stanie się przyczyną klęski logr, kiedy najlepszy rycerz twojego dworu pokocha Ginewra, okrywając ją i ciebie hańbą. Wznieci on wojnę między wami i przybliży dzień, w którym zatriumfuje zdrajca z Kamlanu, wkrótce po przybyciu świętego Graala, które będzie znakiem, że zbliża się dzień chwały Królestwa Logra, a także jego koniec. Lecz Ginevra. Jest najpiękniejszą panią na świecie, a kiedy serce mężczyzny bije tak mocno do dzieweczki, jak twoje bije dla niej, nic go od tej miłości nie odwiedzie. — Prawdę mówisz? — rzekł Artur. — Ginewrę bowiem chce mieć za królową. Merlin udał się do króla Leodegransa i powiedział mu o miłości Artura. Jest to dla mnie, powiedział król Leodegrans, najlepsza nowina, jaką przyszło mi usłyszeć w całym moim życiu. Oto tak godny i szlachetny król pokochał moją córkę, odtąd wszystkie moje dziedziny należeć będą do króla Artura, a wszyscy moi wasale będą jego rycerzami. Na święto pięćdziesiątnicy przyprowadzimy mu ginewrę, i tegoż dnia odbędzie się wesele. Tymczasem w kamelocie król Artur, uroczystą biesiadą, świętował Wielkanoc, lecz nim jego rycerze zasiedli przy długim stole w sali, wszczął się między nimi spór, gdzie który ma siedzieć. Mieli bowiem za największy honor być bliżej szczytu stołu niż jego końca. Naprawimy to. – Na pięćdziesiątnicę – rzekł Merlin, kiedy usłyszał o sporze. – W tym dniu ustawiam stół tu w sali, a będzie on symbolem chwały Królestwa Logr. Sława tego stołu żyć będzie, dokąd przetrwa świat. Gdy nadeszło święto pięćdziesiątnicy, zjechali się licznie rycerze, a wraz z nimi kilku młodzieńców pragnących by ich na rycerzy pasowano. Był wśród nich Gawain, siostrzan króla Artura i Tor, syn króla Pellinora. Tym król Artur nadał godność rycerską i zarządził, że oni, jego najmłodsi rycerze, muszą dokonać jakiegoś znakomitego czynu, by dać dowód swej dzielności i że ma to być pierwsza rycerska sprawa o jakiej on pragnie usłyszeć. Ślub był doprawdy niezwykłej wspaniałości. Dwóch arcybiskupów złączyło dłonie Artura i Ginewry, a czterej królowie nieśli przed nimi złote miecze, kiedy wyszli na plac przed opactwem, gdzie lud powitał ich radośnie. Przybyli wreszcie do sali biesiadnej, a tam czekał już na nich Merlin, stojący przed wielkim, okrągłym stołem z kamienia i drzewa, który wypełniał salę niemal od ściany do ściany. Bądźcie pozdrowieni, królu i królowo-logr, zakrzyknął Merlin: Wasze miejsca czekają na Was przy tym stole, a także krzesła dla stu pięćdziesięciu rycerzy, rycerzy okrągłego stołu. Na każdej stolicy, tak bowiem zwą się miejsca na tym stole, znajdziecie wyryte złotymi zgłoskami imię rycerza, do którego to miejsce należy. A ilekroć któryś z rycerzy padnie w boju lub umrze, a wy powołacie nowego, jego imię pojawi się na stolicy, lecz imię zmarłego zniknie w chwili jego śmierci. Jednakże imiona rycerzy Okrągłego Stołu żyć będą powsze czasy. Siądźcie teraz wszyscy, bowiem przy Okrągłym Stole nikt nie może się skarżyć, że posadzono go na szarym końcu lub że inny siedzi wyżej od niego. Cztery miejsca są jeszcze puste, rzekł król Artur, kiedy wszyscy jego rycerze zasiedli już na swoich stolicach. Bez wątpienia, odpowiedział Merlin. Stąd bowiem tym większa chwała spłynie na logr. Król Pellinor przybywa dziś jeszcze, by spocząć po swym pościgu za tropiącym zwierzęciem. Jedno z tych miejsc jest dla niego. Spójrz, o to, jak imię króla Pellinora wyrasta złotymi głoskami na tej stolicy. Jeśli zaś pytasz o trzy pozostałe, odczytaj imiona pana Lancelota z jeziora i pana Parsiwala zwali na dwóch z nich. Lancelot będzie z tobą na następne święto pięćdziesiątnicy. Pan Parsiwal jeszcze się nie narodził, lecz najmężniejszy z rycerzy, którzy to zasiadają, będzie jego ojcem. Wszelako, kiedy pan Parsiwal się zjawi, wiedzieć będziesz, że masz czekać tylko jeden rok na przybycie świętego Graala do Camelotu. Jeśli wreszcie idzie o ostatnie miejsce, to jest to stolica Zguby. I każdego, kto na niej zasiądzie, czeka śmierć krom tego, dla którego została przeznaczona. Najlepszego ze wszystkich rycerzy. Ów zaś, przybędzie, gdy spełni się czas. Merlin poszedł ku drzwiom i wprowadził króla Pellinora, który przykląkł przed królem Arturem i został pasowany na jego rycerza, nim zajął miejsce przy okrągłym stole. Gawain zasiadł po jednej stronie trzech pustych stolic, Merlin zaś powiódł Pellinora, na drugą stronę. Lecz teraz posłuchajcie, rzekł Merlin. Oto dziś, w pierwszym dniu okrągłego stołu, wiążę was wszystkich zakonem rycerskim. Wszyscy tu zebrani, a także ci, co po was zasiadać będą przy tym stole, są rycerzami Logr. I dla chwały Logr, królestwa prawości, nigdy nie sprzeniewierzajcie się jego cnotom. Nie czyńcie gwałtu, ni morderstwa, ani żadnej okrutnej i niegodnej rzeczy. Uciekajcie od zdrady i fałszu, i nieuczciwych czynów. Okazujcie miłosierdzie tym, którzy proszą, lub też nie zasiadajcie więcej przy tym stole i zawsze udzielajcie wszelkiej pomocy damom i dziewicom, przychodząc w sukurs szlachetnym paniom i wdowom, rzucając wszystko inne, by naprawić krzywdę wyrządzaną jakiejkolwiek. Nie wieście na ziemi i nigdy pod groźbą śmierci i wiecznej niesławy nie czyńcie krzywdy kobiecie ani nie pozwalajcie, by ją skrzywdzono ani też dla uciechy czy zysku nie bierzcie udziału w walce, która nie jest sprawiedliwa i słuszna. Wszystko to zaprzysięgniecie na przenajświętszy sakrament dodał król Artur i pamiętajcie, by w każdym roku na święto pięćdziesiątnicy zgromadzić się tu w Kamelocie i ponowić tę świętą przysięgę. Co uczyniwszy, zasiądziemy wszyscy na naszych miejscach przy okrągłym stole. Ślubuję jednak, że w dniu tym nie tknę, jadła, dopóki nie zdarzy się nam jakaś rycerska przygoda. Czyń tak zawsze. — Rzekł Merlin. — Iżby królestwo Logr przetrwać mogło długie lata jako przykład dla tych, co przyjdą po nas. Bądźcie bowiem pewni, że chociaż wszyscy pomrzecie, jego chwała i przykład żyć będzie po wsze czasy. Lecz teraz muszę od was odejść, by przespać mój długi sen, aż nadejdzie oznaczony czas, kiedy to następny krąg Logr utworzony zostanie na ziemi. Są to sprawy, których nie dane jest wam pojąć, lecz to zdołacie zrozumieć. Nie łamcie ślubów rycerskich, dochowajcie wierności królowi Arturoi, który jest symbolem i władcą królestwa Logr. Po czym Merlin przeszedł wolnym krokiem przez salę i zniknął w ciemnościach nocy, a pani nimia powstała cicho ze swego miejsca w sali i podążyła za nim. I pochowała Merlina w ziemi północnej Walii, by spał przez wieki, aż do nadejścia dnia swego przebudzenia. Przygody króla Artura nie skończyły się bynajmniej z chwilą, kiedy pokonał był Sasów i zaprowadził pokój w Brytanii. Jakkolwiek bowiem stworzył królestwo Logr, zło nieustannie wdzierało się na te ziemię, atakując dobro. Lecz z każdym rokiem wzrastała sława jego dworu i wieść o nim niosła się daleko. Najdzielniejsi zaś i najszlachetniejsi rycerze całego świata przybywali na jego dwór i starali się czynami odwagi i miłosierdzia zdobyć miejsce przy okrągłym stole któregoś roku król Artur świętował Boże Narodzenie w kamelocie, wraz z najdzielniejszymi spośród swoich rycerzy i najpiękniejszymi damami swego dworu. Najwspanialsze zaś uroczystości przypadały w dzień nowego roku. Królowa Ginevra, odziana w szaty z jasnego, lśniącego jedwabiu, zasiadała pod haftowanym baldachimem wysadzanym drogimi kamieniami. Była niewiastą bardzo piękną, o szarych i błyszczących oczach, i każdy rycerz skłaniał się przed nią z głęboką czcią, nim zajął miejsce przy stole. U jej boku siedział król Artur wielce rad, spoglądając na szlachetne zgromadzenie, które weseliło się w ogromnej sali. Wszelako wedle swego obyczaju nie rozpoczynał uczty, dopóki nie wysłuchał opowieści o jakimś rycerskim czynie lub nie nakazał swoim rycerzom udać się na nowe, niezwykłe czy groźne przygody. Minstrele przestali grać. I w wielkiej sali zaległo milczenie, które zakłócał jedynie trzask polan w ogromnych kominkach, gdy nagle rozbrzmiał stukot i tentent ostro podkutych kopyt bijących o kamień. Otwarły się wielkie wrota, i do sali wjechała nieznana, straszliwa postać. Tym nieznajomym był wysoki mężczyzna na ogromnym rumaku. Potężnie zbudowany o wielkich dłoniach, a tak wysoki, że zdawał się zrodzonym z ziemi gigantem, a przecież dosiadał konia po rycersku, choć nie miał zbroi, a twarz jego mimo dzikości wydawała się piękna, lecz najbardziej zdumiewało to, że był cały zielony. Nosił kaftan i płaszcz zielonej barwy, pod tym zielone pończochy i podwiązki i złote ostrogi. Zielony pas wokół bioder wysadzany był klejnotami, a zielone siodło i rząd bogato zdobione. Lecz i włosy, sięgające ramion, były jasno zielone, a także broda, zielona była jego twarz, zielone ręce, koń był zaś również cały zielony, ze złotą nicią wplecioną w grzywę. Obcy przybysz nie miał broni ni tarczy, a tylko wielki topór z zielonej stali i złota. Nad głową zaś trzymał gałązkę ostro krzewu. Cisnął ją na mozaikę posadzki i rozejrzał się dumnie dookoła. Popatrzył na rycerzy przy okrągłym stole, na damy i giermków siedzących po obu stronach sali, a także na Artura, który wraz z Ginewrą zasiadał ponad wszystkimi, po czym zakrzyknął gromkim głosem – gdzie jest wódz tej drużyny? Z nim tylko chcę mówić, z nikim innym. Artur, dworny, jak zawsze, pozdrowił zielonego rycerza, witając go w swoim zamku i prosząc, by zasiadł z nimi do uczty. Nie, zagrzmiał nieznajomy. Nie po to tu przyjechałem, by długo z wami mi trężyć i klnę się na tę zieloną gałązkę, że nie przybywam jako wojownik, wtedy bowiem przywdziałbym niechybnie zbroję i hełm, a mam ich wiele w mym zamku na północy. Lecz nawet tam, w mej krainie doszły mnie słuchy o chwale i waleczności Twojego dworu, męstwie twoich rycerzy, a także o ich wybornej cnocie. Panie, odrzekł król. Znajdziesz tu chętnych do walk i igrzysk, jeśli taka jest twoja wola. — O nie! — zawołał zielony rycerz swoim grzmiącym głosem. — Widzę tu tylko bezwąsych młokosów, których mógłbym obalić od jednego uderzenia. Nie przybywam do was w tym błogosławionym czasie narodzin naszego pana, by waszym ucztom przydać blasku świątecznej uciechy i uświetnić je próbą rycerskiej dzielności. Jeśli komuś w tej sali stanie męstwa i odwagi, by wymienić ze mną ciosy, dam mu ten oto szlachetny topór trochę ciężki, poprawdzie, by się nim wedle woli posłużyć sam zaś stanę tu przed nim i pozwolę sobie zadać pierwszy cios toporem w to miejsce, w które zechce mnie uderzyć musi on jednak przysiąca wraz z nim także ty, królu i panie, że będę miał prawo zadać mu, jeśli zdołam, taki sam cios za rok. I dzień od dziś! Jeszcze głębsze milczenie zapanowało wśród rycerzy. Jeśli byli zdziwieni już przedtem, teraz zdumienie ich wzrosło w dwójnasób. Żaden z nich jednak nie odważył się przyjąć wyzwania. Tak straszliwie wyglądał ów człowiek, i tak groźny był ogromny topór, który dzierżył w dłoni. Wówczas zielony rycerz zaśmiał się głośno i szyderczo. Czy to ho, 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 istotnie dwór króla Artura i sławni rycerze Okrągłego Stołu? Cóż teraz pozostało z ich sławy, skoro na samą wzmiankę o ciosach wszyscy zamilkli ze strachu? Król Artur zerwał się na nogi. Ej, przyjacielu! zawołał. Twoje szaleństwo znajdzie stosowną odpowiedź. Skoro nikt inny nie chce przyjąć wyzwania, daj mi twój topór i gotuj się na cios. Lecz wtedy powstał pan Gawain i rzekł: Władco mój i znakomity wuju, wyświadcz mi wielką łaskę. Pozwól, by ta przygoda mnie przypadła w udziale, gdyż nadal muszę dowieść, że wart jestem być rycerzem twego okrągłego stołu i żem godny miana obrońcy logr. Prawdziwie się raduję, drogi siostrzeńcze, że twoja to będzie przygoda, odpowiedział Artur. Zielony rycerz uśmiechnął się złowieszczo, zeskoczył z konia i wyszedł na środek sali, by spotkać się z Gawainem. Ja nie posiadam się z radości, że znalazłem wśród was choć jednego mężnego człowieka, rzekł. Powiedz mi swe imię, panie rycerzu, po czym zawrzemy nasz układ. Jestem Gawain, syn króla Lota z orkadów i siostrzan króla Artura, brzmiała odpowiedź. I oto klnę się na mą rycerską cześć, że zadam tylko jeden cios i mężnie przyjmę taki sam, jeżeli zdołasz go zadać, za dwanaście miesięcy od tego dnia. Gawainie, zakrzyknął zielony rycerz, wielka to dla mnie radość, że twoja właśnie dłoń zada ten cios. Uderzaj więc! A wtedy powiem ci kim jestem i gdzie mnie możesz znaleźć weź topór i pokaż nam jak zręcznie nim władasz chętnie to uczynię rzekł galeń biorąc topór i ważąc go w dłoni podczas gdy zielony rycerz ukląkł na podłodze i odgarnął swoje włosy obnażając kark na przyjęcie ciosu Zebrawszy wszystkie siły galein, zamachnął się toporem i uderzył tak mocno, że cienkie ostrze przeszło przez ciało i kości i skrzesało iskry z kamiennej posadzki, a głowa zielonego rycerza spadła z ramion i potoczyła się po podłodze. Lecz rycerz nie zachwiał się, ani nie upadł. Skoczył błyskawicznie do przodu z wyciągniętymi rękami, pochwycił głowę i trzymając ją w dłoni za włosy, dosiadł czekającego opodal wierzchowca. Siedząc swobodnie w siodle, jakby się nic nie zdarzyło, obrócił głowę twarzą do Gawejna i rzekł. Bacz, byś dotrzymał przysięgi i odszukał mnie za rok od tego dnia. Jam jest rycerz zielonej kaplicy i pod tym imieniem znają mnie ludzie północnej krainy. Szukać mnie będziesz po całej wali, a także w lesie wirralskim i znajdziesz mnie tam bez ochyby, jeśli nie jesteś tchórzem i nie chcesz sprzeniewierzyć się swemu rycerskiemu słowu. Po tych słowach zatoczył koniem i wypadł z sali. Spod kopy trumaka posypały się iskry i jeździec zniknął w oddali, wciąż dzierżąc w dłoni głowę, która kołysała się na długich włosach. Lecz wszyscy biesiadnicy siedzieli niewypowiedzianie zdumieni tą dziwną przygodą, i upłynęło nieco czasu, nim zamek ponownie rozbrzmiewał śmiechem i uciechą świątecznych dni. Rok. Płynął nader szybko, drzewa zazieleniły się na wiosnę, a wkrótce liście, które blakły zwolna w słońcu letnich dni, zarumieniły się czerwienią i złotem u progu jesieni. A w dzień świętego Michała król Artur ucztował w Carleonie wśród swoich rycerzy, by uczcić pana Gawajna, który nazajutrz wyruszyć miał na spotkanie swej straszliwej przygody. Byli tam Iwain, Agrawen i Erek, Lancelot, Lionel i Lukan dobrym zwany, pan Bors, pan Bediver i biskup Baldwin, a także Artur i Ginevra, a wszyscy zeszli się tam, aby go pobłogosławić i życzyć pomyślności w drodze. Gawein odziany był w swą zbroję gładką, lśniącą, nabijaną złotem. Do boku przypasał miecz, w dłoń ujął topór zielonego rycerza. Tak uzbrojony dosiadł swego bojowego rumaka gryngaleta i ruszył ku lasom Walii południowej dzierżąc przed sobą tarczę, w której w środku widniał znak pięciokąta czyli pięcioramienna gwiazda logr. I tak pan Gawein. Puścił się w drogę i przemierzał królestwo logr, szukając nieradości, lecz śmiertelnego niebezpieczeństwa, które czekało nań u kresu wędrówki. Po wielu dniach znalazł się w dzikich ostępach Walii Północnej i wędrował przez puste doliny i gęste lasy, nieraz spędzając noc pod gołym niebem, a w dzień walcząc z rozbójnikami i dzikimi mieszkańcami tej krainy. Wszędzie kędy przejeżdżał, pytał o zielonego rycerza i o kaplicę tej samej zielonej barwy, w pobliżu której ów rycerz zamieszkiwał. Nikt jednak nie potrafił mu dopomóc. Trzeba było doprawdy niezwykłej odwagi, żeby przebyć tę drogę. Lecz Gawain pokonał wszystkie przeszkody, groźnych nieprzyjaciół, z którymi musiał walczyć, i ostre podmuchy zimy. W wigilię Bożego Narodzenia. Jechał na gryngalecie przez bagna i moczary, prosząc niebiosa, by zesłały mu jakieś schronienie. I nagle znalazł się w rozległym parku otaczającym piękny zamek położony na niewielkim wzgórzu. Wznosiło się ono nad głęboką doliną, której dnem płynęła szeroka rzeka. Przed zamkiem rozpościerał się śliczny trawnik, po jego obu stronach rosły dęby. Dookoła biegła fosa i drewniana palisada. — Bogu, niech będą dzięki — rzekł Gawain — za to, że w samo Boże Narodzenie trafiłem do tak pięknej siedziby i oby raczył sprawić, bym został tu godnie powitany. — Dobry panie — zawołał do odźwiernego, który w odpowiedzi na jego pukanie zbliżył się do bramy — pozwól mi wejść, proszę, i powiedz panu tego zamku, że jestem rycerzem z dworu króla Artura, przejeżdżającym tędy w pogoni za swą przygodą. Uśmiechając się dobrotliwie odźwierny otworzył bramę i Gawein wjechał po zwodzonym moście na dziedziniec. Tam czekali już giermkowie i słudzy, którzy pomogli mu zsiąść z konia, zaprowadzili Gryngaleta do stajen i powiedli Gaweina do obszernej sali, w której płonął wesoło ogień. Pan zamku wyszedł ze swej komnaty, by powitać gościa i rzekł: Witaj w mym domu, panie rycerzu, wszystko co posiadam jest na twoje usługi i będziesz moim znakomitym gościem tak długo, jak tylko zechcesz pozostać w mym zamku. Dzięki ci, szlachetny panie, odparł Gawain. Niech Bóg błogosławi ci za twą gościnność. I złączyli dłonie w uścisku jak dobrzy przyjaciele. Gawein zaś, spojrzawszy na rycerza, który go tak serdecznie pozdrowił, pomyślał, że panem tych włości jest zaiste wspaniały wojownik. Był to rosły mężczyzna, szeroki w barach, o szczerym, uczciwym obliczu, ogorzałym od słońca i rudych włosach i brodzie. Uścisk jego dłoni był mocny, krok lekki, mowa swobodna. Po wieczerzy rycerz zaprowadził pana Gawaina do niewielkiej przytulnej izby i usadowił go na krześle przy kominku i tam w otoczeniu służebnych przyszła powitać go pani zamku dama wielkiej urody nadobniejsza nawet od samej królowej Ginewry Wieczór upływał na żartach i weselu, po czym przy świetle jasno płonących stoczków gospodarze powiedli gawejna do jego komnaty, postawili przy nim puchar gorącego przyprawionego korzeniami wina i odeszli, by mógł udać się na spoczynek. Trzy dni upłynęły na ucztowaniu i zabawach świątecznych, tańcu, kolędowaniu, weseleniu się, a pani zamku siedziała przy gawejnie, śpiewała mu, rozmawiała z nim i dbała o jego wygody. Pozostań z nami dłużej, rzekł pan zamku czwartego dnia wieczorem, bowiem do końca dni moich zażywać będę tym większej sławy, że gościłem tak mężnego i dwornego rycerza jak pan Gawain. Dzięki ci, dobry panie odparł gawień, lecz muszę odjechać jutro za mą niezwykłą przygodą. Trzeba mi bowiem być przy zielonej kaplicy w dzień Nowego Roku i choćbym miał zostać władcą wszystkich tych włości, wyrzekłbym się ich, by dotrzymać mej przysięgi. Co więcej, dotąd jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by mi wskazał zieloną kaplicę. Pan zamku roześmiał się z zadowoleniem. Do, — To doprawdy radosna nowina! — zawołał. — Możesz u nas pozostać do ostatniego dnia twych poszukiwań. Znajdziesz bowiem zieloną kaplicę o niespełna dwie godziny jazdy od tego zamku. Jeden z moich ludzi zaprowadzi cię tam w pierwszy dzień nowego roku. Gawain był uszczęśliwiony i również roześmiał się wesoło. Dzięki Ci, Panie, za tę wieść, a także za Twoją łaskawość. Skoro znalazłem się u celu wędrówki, pozostanę tu z prawdziwą radością i zrobię wszystko, co każesz. Przez te trzy dni Powiedział pan Zamku, wyjeżdżać będę na łowy, ty jednak, któryś odbył tak długą podróż i przecierpiał tak wiele, pozostaniesz w komnatach i zażywać będziesz zasłużonego wypoczynku. Małżonka moja będzie dbać, by ci niczego nie zbywało, i dotrzymać ci towarzystwa, kiedy ja będę w kniei. Dzięki ci raz jeszcze rzekł Gawain. Doprawdy nie wiem, jak mógłbym lepiej i radośniej spędzić trzy dni, które dzielą mnie od spotkania z zielonym rycerzem. Niech więc tak będzie powiedział pan zamku. A ponieważ jest to jeszcze czas zabaw i żartów, zawrzyjmy ucieszny układ. Ja przyrzekam dać ci każdego dnia wszystko, co tylko zdobyć mi się uda w lesie. Ty zaś ofiarujesz mi w zamian całą zdobycz, jaka wpadnie ci w ręce tu, w zamku. Przysięgnijmy, że dokonamy tej wymiany na dobre i złe, cokolwiek się zdarzy. Z całego serca, roześmiał się Gawain i układ został zaprzysiężony. Nazajutrz rano pan Zamku gonił za zwierzyną w borach Wirralu i Dilamere i nie jeden jeleń i nie łania padły od jego ostrych strzałów. Lecz Gawain spał długo w swym miękkim łożu, ocienionym długimi zasłonami, jakby na pograniczu snu i jawy śnił o wielu rzeczach. Rano zaś pani zamku, stąpając bezszelestnie na kształt promienia słońca, weszła do komnaty, usiadła przy nim i przemówiła doń słodko. Długo ze sobą rozmawiali i niejedno miłosne słowo padło z ust damy, ale Gawain dwornie i żartobliwie odpowiadał na wszystko tak, jak winien to uczynić rycerz, który rozmawia z żoną swego gospodarza. — Niech Bóg macie w swojej opiece, dobry panie — powiedziała w końcu dama — i niechaj cię wynagrodzi za twe ucieszne żarty. Wątpię, wszelako czyś jest panem Gawainem. – Czemu w to wątpisz, pani? – spytał rycerz zaniepokojony, że nie okazał jej należnej grzeczności. – Tak znakomity rycerz jak pan Gawain – odrzekła dama. – Rycerz tak delikatny i dworny wobec niewiast nigdy by nie zabawił tak długo z damą, nie poprosiwszy jej przed rozstaniem o pocałunek. Na mój honor, piękna pani, rzekł Gawein. Skoro mnie zachęcasz, poproszę cię o pocałunek. Lecz prawdziwy rycerz sam by o to nie prosił z obawy, by nie narazić się na twój gniew. Pani ucałowała go czule, pożegnała błogosławieństwem i odeszła. Gaweń zaś wstał z łoża i wywoławszy szambelana, kazał się odziać. Potem pojadł i popił i spędził dzień spokojnie, aż do powrotu pana włości, który wrócił z łowów o szarym zmierzchu, przywożąc zdobycz. Co myślisz o tej zwierzynie, panie rycerzu? zakrzyknął. Czy nie zasłużyłem na wdzięczność, żem tak zręczny, myśliwy? Bo wszystko to jest twoje zgodnie z naszym układem. Dziękuję ci. — Odparł Gawain. — I przyjmuję dar, jak było postanowione. Z kolei oddam ci wszystko, co zdobyłem w tych murach. To mówiąc, położył mu dłoń na ramieniu i ucałował go. — Weź ten oto mój łup — rzekł. — Albowiem nie zdobyłem nic ponad, to gdybym miał coś więcej, dałbym ci równie chętnie. Rad go przyjmuję odpowiedział gospodarz i stokrotnie składam ci dzięki chciałbym jednak wiedzieć skąd wziął się ten pocałunek i jak go zdobyłeś nic z tego rzekł Gawain. – to nie było przewidziane w naszej umowie i śmiejąc się wesoło zasiedli do wieczerzy nazajutrz rano pan zamku udał się w głąb rozległej doliny by wytropić i ubić dzika Lecz Gawain pozostał w swym łożu, a pani zamku raz jeszcze przyszła do jego komnaty i usiadła przy nim. I znowu starała się pochlebstwem nakłonić go, by przemawiał do niej czułymi słowy, jakich nie godzi się słuchać małżonce rycerza. Lecz dworny Gawain obracał wszystko w żart i tak dzielnie bronił się dowcipem, że nie uzyskał nic krom dwóch pocałunków, które pani ofiarowała mu, nim roześmiana opuściła komnatę. Witaj mi, Gawejnie, rzekł po powrocie pan zamku, kładąc głowę dzika u jego stóp. Oto zdobycz całego dnia, którą ci ofiaruję zgodnie z naszym układem. A cóż ty zdobyłeś, aby dać mi w zamian? Dzięki ci. Odparł Gawin, za twą uczciwość w tej grze, z niemniejszą rzetelnością oddam ci wszystko, com dzisiaj uzyskał. Po czym ujął pana zamku za ramiona i ucałował go dwukrotnie, mówiąc, Teraz jesteśmy kwita, gdyż to jest wszystko, co tu dziś zdobyłem. Na świętego Egidiusza! zawołał ze śmiechem pan zamku. Przy takich wymianach wkrótce się wzbogacisz. I udali się na wieczerza, i siedzieli do późna przy jadle i napitku, a przez cały ten czas pani czyniła wszystko, by przypodobać się Gawainowi, rzucając mu kuszące, potajemne spojrzenia, których przez wzgląd na swą cześć rycerską nie mógł odwzajemnić. Dzień następny miał być ostatnim dniem roku. Gawein bardzo już pragnął odjechać na poszukiwanie zielonego rycerza, lecz pan zamku powstrzymał go uprzejmymi słowy: klnę się na mą rycerską cześć i honor, że w dniu nowego roku przybędziesz do Zielonej Kaplicy na długo przed południem. Pozostań więc jutro w swym łożu i zażywaj wypoczynku. Ja wstanę o świcie i pojadę na lisa. Raz jeszcze zawrzyjmy układ, że wymienimy wszystko, co nam w dniu jutrzejszym. — Przypadnie. Wypróbowałem się kilkakrotnie i wiem, żeś rzetelny, lecz trzecia próba będzie najcenniejsza. Tak więc raz jeszcze zaprzysięgli układ, nazajutrz zaś, kiedy pan zamku odjechał ze swymi łowczymi i sforą pięknie grających ogarów, Gawain spał w łożu, śniąc o groźnym spotkaniu z zielonym rycerzem, które tak już było bliskie. Niebawem przyszła pani wesoła jak ptaszek otworzyła szeroko okno wpuszczając do komnaty czyste mroźne słońce potem zaś zbudziła gawejna ze snu i zażądała pocałunku piękniejsza była niż promienne słońce które świeciło tego ranka rozpuszczone włosy okalały jej śliczną twarz a szyja bielsza od śniegu lśniła pod futrem zdobiącym jej szatę czule ucałowała gawejna i złajała go za próżniactwo — Musisz być chyba z lodu, skoro zadowalasz się jednym, jedynym pocałunkiem. A może w kamelocie czeka na ciebie jakaś dama? — Nie, pani — odparł poważnie Gawain — żadna dama nie zdobyła dotąd mojej miłości, lecz nie może być ona twoim udziałem, albowiem masz już małżonka, a jest on o wiele znakomitszym rycerzem niż ja kiedykolwiek będę. Dziś jednak na ten jeden dzień możemy się pokochać, powiedziała Pani. Czyż i to jest nam wzbronione? a wtedy do końca moich dni mogłabym wspominać, że Gaweń trzymał mnie w ramionach. Nie, Przez pamięć na merycerskie śluby i na chwałę logr nie wolno mi tego uczynić, gdyż haniebny byłby to postępek. Dama jeła czynić mu wyrzuty i zaklinać go, on jednak dwornie parował jej usta i ani na chwilę nie sprzeniewierzył się swej czci, jak przystało na rycerza logr. W końcu pani westchnęła słodko, ucałowała go po raz drugi i rzekła Gaweinie, jesteś prawdziwym rycerzem, szlachetnym jak nikt przed tobą, daj mi więc tylko podarunek, który by mi ciebie przypominał, a wtedy myśl o moim rycerzu osłodzi mój ból. — Niestety — odparł Gawein, nie mam nic do ofiarowania, wyruszyłem w ową niebezpieczną drogę bez zbędnych ciężarów, a więc ja dam ci ten zielony rzemyk od mojego paska — powiedziała pani — noś go, przynajmniej to uczyń dla mnie niestety pani odrzekł Gawein. nie wolno mi być twoim rycerzem i nosić oznak twojej łaski to bardzo mały przedmiot rzekła pani i łatwo możesz go ukryć weź go zaklinam cię bo jest to magiczny rzemyk i tego kto go nosi niepodobna zgładzić nawet przy pomocy najpotężniejszych czarów nakazuję ci jednak byś go ukrył i nie mówił nic mojemu małżonkowi była to zbyt wielka pokusa dla gawejna. Pomny ciężkiej próby w spotkaniu z zielonym rycerzem, która czekała go na zajutrz, wziął rzemyk, przyrzekając nigdy o tym nikomu nie mówić. Pani ucałowała go po raz trzeci i odeszła szybko. Tego wieczora pan zamku powrócił z polowania przywożąc skórę jednego tylko lisa. W jasno oświetlonej sali, w której wesoło huczał ogień i stoły były zastawione do sutej wieczerzy, Gawein powitał go radośnie. Przybyłem tu ze swoją zdobyczą i tym razem pierwszy ją wręczę, zawołał wesoło i uroczyście pocałował go trzy razy. Na mą, cześć, zakrzyknął pan zamku, wyborny z ciebie kupiec. Ofiarowujesz mi trzy pocałunki, a ja mogę dać ci w zamian tylko tę nędzną lisią skórkę. Śmiejąc się i żartując, zasiedli wnet do uczty i weselili się bardziej niż którejkolwiek innej nocy. Lecz Gawain nie rzekł ani słowa o zielonym rzemyku, który dała mu pani zamku. Nadszedł dzień noworoczny, a z nim burza. Za oknami huczał wicher, o szyby bił grat. Gawein, który niewiele zaznał snów, stał o pierwszym świcie, odział się ciepło i nałożył zbroję, zawiązawszy zielony rzemień wokół bioder w nadziei, że jego czarodziejska moc ochroni go od złego. Wyszedł na dziedziniec, gdzie Giermkowie przyprowadzili Gringaleta dobrze nakarmionego i oporządzonego i pomogli mu usadowić się w siodle. Żegnaj! Powiedział Gawain do pana zamku. Dzięki ci za gościnę i niech cię niebo błogosławi. Gdyby dane mi było pożyć nieco dłużej, odpłaciłbym ci za twoją dobroć, lecz lękam się, że nie ujrzę następnego wschodu słońca. Spuszczono most zwodzony, brama rozwarła się szeroko i Gaweń wyjechał z zamku z Giermkiem, który miał wskazywać mu drogę. Jechali o szarym świtaniu pod posępnymi, ociekającymi wodą drzewami i przez łąki, na których zawodził wiatr, przenikający ich mrozem do szpiku kości. Wreszcie znaleźli się u wejścia do rozległej doliny ze stromymi skałami po jednej stronie, wypełnionej gęstą mgłą. Wtedy Giermek nie chciał już dalej iść. Gawain zjechał więc w dół ścieżką i znalazł się na dnie doliny. Nie widział żadnej kaplicy, nic, jeno urwiste skały w górze i odludne stoki w oddali. W końcu jednak dostrzegł wśród ociekających wodą drzew niski zielony kopiec wznoszący się nad brzegiem wartkiego potoku, a po chwili usłyszał jakiś dźwięk, jakby kosy ostrzonej na osełce dobiegający z samej głębi kopca. Gawain zeskoczył z konia i ruszył na brzeg potoku. Któż to czeka tam na umówione ze mną spotkanie? Zakrzyknął. Jestem gałęź, który przybył do Zielonej Kaplicy, jak ślubował. Wstrzymaj się na chwilę, zachuczał potężny głos z wgłębienia pod kopcem. Gdy naostrzę topór, otrzymasz to, co ci przyrzekł. I oto ukazał się zielony rycerz z nowym, lśniącym toporem w dłoni. Zielona twarz i włosy budziły grozę jak nigdy przedtem, kiedy tak szedł olbrzymimi krokami i jednym susem przesadził szeroki potok. Witaj, Gawynie! Zawołał brzmiącym głosem Odpłacę ci teraz za cios, który zadałeś mi w kamelocie Nikt nie stanie między nami W tej odludnej dolinie A teraz zdejmij hełm I przygotuj się na cios Gawain zrobił jak mu kazano I pochylił głowę Obnażając kark na przyjęcie ciosu Bądź gotów By uderzyć Rzekł spokojnie do zielonego rycerza Ja bowiem będę stać I nie uczynię nic, aby uniknąć ciosu Zielony rycerz zatoczył krąg toporem, który zaświstał głośno i ostrą klingą już miał wymierzyć straszliwy cios, ale Gawain nie zdzierżył i uchylił się, słysząc ów świst. Ha! mruknął zielony rycerz, opuszczając topór i opierając się na stylisku. Niemożliwe, byś był mężnym Gawainem, skoro lękasz się nawet świstu, żeleśca! Kiedyś obcinał mi głowę na dworze króla Artura, ja nawet nie drgnąłem pod twoim ciosem. Uchyliłem się tylko jeden raz, rzekł Gawain, ale nie uczynię tego po raz wtóry. Chociaż na ziemię ma spaść moja głowa, której nie mogę zastąpić inną, jak tyś to zrobił ze swoją. Nurze! Uderzaj bez zwłoki, nie przeszkodzę ci więcej. A więc masz! Ryknął zielony rycerz i zakręcił toporem. Zamachnął się po raz drugi i po raz drugi powściągnął dłoń, nim ostre żeleźce utoczyło krwi z ciała. Lecz gaweń nie poruszył się, najmniejsze drgnienie nie przebiegło jego członków. Widzę, że znowu wstąpiła w ciebie odwaga! zawołał rycerz. Mogę więc śmiało porazić tak śmiałego przeciwnika. Odsuń jeszcze nieco swój kaptur. Teraz uderzę najmocniej. Uderz prędzej, odparł Gawein. Dlaczego tyle mówisz? Czy może boisz się powalić bezbronnego? Oto więc cios, który ci przyrzekłem, zawołał zielony rycerz, zakręciwszy toporem po raz trzeci. Teraz uderzył naprawdę, tak jednak dokładnie wymierzył, że ostrze rozdarło jeno skóra na karku. Lecz kiedy Gawein Poczuł, że jest ranny i krew spływa mu na ramiona, odskoczył błyskawicznie, nałożył hełm, dobył miecza, osłonił się tarczą i rzekł: — Zniosłem twój cios. Jeśli uderzysz ponownie, wykroczysz poza naszą umowę i będę się bronić, odpłacając ciosem za cios. Zielony rycerz stał wsparty na toporze. Gawejnie, rzekł, a w jego głosie nie brzmiało już dawne okrucieństwo. Rzetelnie zniosłeś ten cios i nie zadam ci drugiego, nie roszczę do ciebie żadnych praw. Gdybym tego chciał, mógłbym był zadać cios o wiele potężniejszy i odciąć ci głowę, tak jak ty odrąbałeś moją. Pierwszy cios i ten drugi, który cię nie dosięgnął, były zapłatą za obietnice, które rzetelnie spełniłeś, za ów jeden pocałunek, a potem dwa pocałunki, któreś otrzymał w zamku od mej małżonki i któreś mi uczciwie zwrócił. Lecz za trzecim razem złamałeś naszą umowę i dlatego cię zraniłem. Ofiarowałeś mi bowiem trzy pocałunki, lecz zatrzymałeś zielony rzemyk Ach, wiem, dobrze. O wszystkim, co zaszło między wami. Kusiła cię z mojego nakazu. Gawej! Mnie mam, żeś najszlachetniejszym i najdoskonalszym rycerzem na ziemi. Gdybyś był uległ złu i pohańbił swą rycerską cześć, twoja głowa leżałaby teraz u Moich stóp, a ten rzemień, cóż, ukryłeś go, by ratować życie. Niewielki to grzech i przebaczam ci go. Hańbami rzekł Gawain, podając mu zielony rzemek. Z tchórzostwa i porządliwości sprzeniewierzyłem się mym rycerskim ślubom. Utnij mi głowę, panie rycerzu, jestem bowiem niegodny okrągłego stołu. Ejże! zawołał zielony rycerz, śmiejąc się wesoło. I Gaweń nieomylnie poznał w nim teraz pana zamku. Odbyłeś swą pokutę i zyskałeś pełne rozgrzeszenie i przebaczenie. Weź zielony rzemek i schowaj go na pamiątkę tej przygody. A teraz powróćmy do zamku i radę... Zadośnie zakończmy święta. Muszę wracać do kamelotu, rzekł Gawain. Nie wolno mi dłużej zwlekać. Lecz powiedz mi, szlachetny panie, co się kryje za tymi czarami? Kimże ty jesteś, który wędrujesz odziany w zieleń i nie umierasz, gdy ci ucinają głowę? Czym wytłumaczyć, że w postaci szlachetnego rycerza zamieszkujesz w pięknym zamku, jednocześnie zaś, jako zielony rycerz z zielonej kaplicy, wymierzasz ciosy toporem? Zwę się Bernlak, rycerz jeziora, brzmiała odpowiedź. Czary zaś są dziełem nimi, pani jeziora, którą umiłował Merlin. To ona wysłała mnie do kamelotu, bym wypróbował, czy prawdziwa jest wieść, szerząca się po świecie, o męstwie rycerzy okrągłego stołu i o cnocie logr. Rycerze uściskali się i rozstali wśród wzajemnych błogosławieństw. Gawein popędził przez las wirralski i po wielu przygodach dotarł do kamelotu, gdzie król Artur przywitał go, wysłuchał z podziwem opowieści o jego przygodach i z oznakami czci posadził na wyznaczonym mu miejscu przy okrągłym stole. A wśród rycerzy jacy tam kiedykolwiek zasiadali, zaprawdę, niewielu było tak zacnych jak Gawain. W Wigilię Święta Pięćdziesiątnicy, po roku od dnia, w którym Merlin ustanowił okrągły stół, król Artur z garstką rycerzy wyruszył o świcie do boru na łowy. Nie ujechawszy zbyt daleko, napotkali rannego rycerza, którego czterej giermkowie dźwigali na noszach. Rycerz ten jęczał, jak człowiek trapiony wielkim bólem, a gdy obrócił się, wszyscy ujrzeli odłamek miecza wystający ze straszliwej rany na tyle jego głowy. Powiedz mi, rzekł król Artur, czemu leżysz tak na tych noszach i nie szukasz lekarza ani księdza? Panie. Wyjęczał rycerz. Nie trzeba mi żadnego z nich. Pragnę wszelako dotrzeć na dwór króla Artura, albowiem tam tylko mogę być uleczony z mej straszliwej męki. Tam znajdę najlepszego rycerza w całym logr. A da się on poznać swym pierwszym rycerskim czynem: będzie to uleczenie mej rany przez nałożenie dłoni i wydobycie żelaza. I takież uleczenie będzie jego ostatnim czynem także kiedyś po wielu latach, zanim noc. Ogarnie Logr — Objawiła mi to pani nimia z awalonu. Wówczas Artur rozkazał swoim rycerzom, aby kolejno jeden po drugim spróbowali wyleczyć rana. Lecz żaden z nich nie mógł tego dokonać, nawet sam Gawain, najznakomitszy rycerz spośród wszystkich. Jutro przypada święto pięćdziesiątnicy. — rzekł król Artur. — I w tym dniu wszyscy moi rycerze zasiądą wokół okrągłego stołu, jak każą im śluby. Poszukamy wtedy owego rycerza. A nie wiem jednak, kto by to mógł być, skoro nawet mój siostrzan Gawain nie sprostał temu zadaniu. Rannego rycerza zaniesiono do wielkiej sali zamku w Kamelocie i pielęgnowano go tam troskliwie przez cały dzień, gdy tymczasem Artur pojechał dalej w głąb puszczy. Na zajutrz wszyscy rycerze zasiedli do uczty każdy na swoim miejscu przy okrągłym stole, lecz były także puste miejsca, bowiem kilku rycerzy poległo w bojach w ciągu tego roku. Kiedy każdy z nich, co przybyli, zdał sprawę z czynów, jakich dokonał od ostatniego spotkania i ponownie zaprzysiągł wierność prześwietnemu stanowi rycerskiemu, wszyscy kolejno kładli dłonie na rannym, leżącym na noszach, lecz żaden nie zdołał go uleczyć. Zaprawdę, rzekł król Artur, wielkie są to dziwy, a nie wiem, czy nie zdarzą się jeszcze większe, nim dokończymy dzisiejszej wieczerzy ledwo wyrzekł te słowa, z dziedzińca dobiegł głos trąbki i do sali wjechała nimia, pani jeziora z Awalonu, ta sama, która ułożyła Merlina do jego długiego snu za nią wkroczyli trzej młodzieńcy giermkowie w białych strojach wszyscy wielkiej urody lecz pierwszy z nich był tak urodziwym mężczyzną złotowłosym o szerokich barach i otwartym obliczu że wszyscy zamilkli widząc jego gładkość a królowa Ginevra westchnęła i pobladła na twarzy z podziwu przychodzę do ciebie królu i panie rzekła pani Nimia, aby ci przedstawić mojego wychowanka, syna króla Panta z północnej Walii. Przynoszę ci ostatnią wolę Merlina. On bowiem, nim zstąpił żywcem w głąb ziemi, odszukał tego młodziana i rozkazał mu przybyć na twój dwór w święty dzień pięćdziesiątnicy i prosić cię, byś nadał mu wysoką godność rycerza. Królu Arturze, ten ci jest Lancelot. Zwany z jeziora, gdyż przez wiele lat mieszkał ze mną w zaczarowanej krainie, kiedy to niegodziwy król Rajon pustoszył jego rodzinną walię. Merlin wyrzekł w twej obecności imię tego młodzieńca, i spójrz, oto wyrasta ono złotymi zgłoskami na pustym miejscu, w prawo od stolicy Zguby. Artur powstał i wstąpił na środek sali. Wzniósłszy swój miecz eskalibur dotknął nim obu ramion lancelota i pasował go na rycerza. A ponieważ przy okrągłym stole były trzy puste miejsca, na których przedtem zasiadali nieżyjący już dziś rycerze, nadał rycerską godność także dwóm giermkom, którzy przybyli z lancelotem: jego przyrodniemu bratu hektorowi i kuzynowi imieniem lionel. Przez cały ten czas ranny rycerz leżał na noszach w pobliżu kominka, kiedy zaś Artur powrócił na swoje miejsce przy stole, pani nimia wzięła lancelota za rękę i poprowadziła do rannego. Wówczas lancelot wyciągnął dłoń i bardzo delikatnie wydobył odłamek ostrza, i w tej samej chwili rana zasklepiła się i ból ustał, rycerz zaś powstał z noszy i zasiadł na ostatnim wolnym miejscu przy okrągłym stole. Pani Nimia skłoniła się bardzo nisko przed królem Arturem, bardzo czule ucałowała pana Lancelota w czoło i szybko opuściła salę. Lecz niektórzy spośród starszych rycerzy uważali za rzecz niesprawiedliwą, że ten młokos Lancelot dostąpił tak wielkiego zaszczytu i został posadzony tuż obok stolicy zguby, skoro przecież nie dokonał żadnego rycerskiego czynu i nie spełnił żadnego niebezpiecznego zadania. I pomrukiwali z cicha, nie szczędząc nieprzyjaznych słów Lancelotowi, a także panu Hektorowi i panu Lionelowi. Król Artur wszakże i królowa Ginewra okazywali panu Lancelotowi łaskawe względy, uwierzywszy od razu, że jest on owym niezrównanym rycerzem, o którym mówił Merlin. Nie wiedzieli jednak, że inny, nowo pasowany rycerz, Mordred, syn królowej Morgan, czarodziejki, który również zasiadał tego dnia przy okrągłym stole, ma stać się zdrajcą z Kamlanu w tej odległej jeszcze godzinie, kiedy ciemności ponownie ogarną królestwo logr. Otóż Lancelot, choć zdawał się nie słyszeć nieprzyjaznych słów, które wypowiadało kilku rycerzy siedzących w pobliżu Mordreda, wiedział o nich dobrze i bardzo się smucił. Przeto nazajutrz, wczesnym rankiem, wstał z łoża i przywołał swego kuzyna, pana Leonela. Przygotuj się, szlachetny kuzynie, rzekł, bowiem dziś jeszcze wyruszamy na naszą pierwszą wyprawę i bądź pewien, że będziemy mieć wiele przygód, zanim znów staniemy w kamelocie. Odjechali więc w puszczę o szarym brzasku poranka w pełnej zbroi, najurodziwsi chyba rycerze, jakich widziano kiedykolwiek na tej ziemi. Słońce wznosiło się coraz wyżej i dopiekało coraz skwarniej, aż wreszcie pan Lancelot poczuł się bardzo senny i rzekł do pana Lionela, że pragnie zatrzymać się na odpoczynek. Spójrz, powiedział pan Lionel, tam oto jest rozłożysta jabłoń popod żywopłotem. W jej cieniu znajdziemy odpoczynek my i nasze konie. W samą porę, odparł Lancelot, gdyż prawdę mówiąc od dawna nie byłem tak znużony. Uwiązali konie do drzewa, pan Lionel stanął na straży w obawie przed napaścią rozbójników, Lancelot zaś legł na ziemi, pod głowę podłożył hełm w miejsce poduszki i zapadł w głęboki sen. Dzień był bardzo gorący i lionel podrzemywał wsparty na rękojeści miecza, kiedy nagle usłyszał szczęk zbroi i dostrzegł na równinie w oddali trzech rycerzy pędzących co koń wyskoczy i niepomiernie silnego i potężnego jeźdźca, który ich ścigał. Po chwili ów siłacz dopadł jednego, potem drugiego z nich i kolejno zwalił wszystkich trzech z siodeł na ziemię. Następnie zeskoczył z konia, przerzucił każdego z rycerzy przez jego własne siodło, przywiązał ich doń wodzami, dosiadł swego rumaka i odjechał, pędząc przed sobą trzy konie z ich żałosnym ciężarem. Ujrzawszy to, pan Lionel powiedział sobie w duchu Oto zdobyć mogę zaszczytny laur. I nie budząc Lancelota skoczył na swego rumaka i popędził galopem za tamtymi. Wkrótce też zrównał się z mocarnym rycerzem i wezwał go, by się odwrócił i bronił, lub też bez mieszkania uwolnił trzech jeńców, których tak haniebnie był spętał. Wówczas siłacz zawrócił konia, pochylił kopię i natarł na Lionela z taką siłą, że obu, wierzchowca i jeźdźca, obalił na ziemię. Następnie zsiadł z konia, skrępował Lionelowi ręce i nogi, przerzucił go przez siodło, podobnie jak to uczynił z trzema innymi rycerzami i ruszył w dalszą drogę, pędząc tamtych przed sobą. Tymczasem w kamelocie pan hektor z Maris, nie mogąc znaleźć swego przyrodniego brata lancelota i kuzyna Lajonela, i sądząc, że wyruszyli oni na poszukiwanie przygód, przysposobił się również do drogi i wyjechał w puszczę. Podróżował dość długo, nie mogąc trafić na ich ślad, aż wreszcie dostrzegłszy starego drwala, zatrzymał się i rzekł Przyjacielu, czy nie wiesz o jakimś miejscu w pobliżu, do którego mogliby zwrócić swe kroki rycerze szukający przygody? Tak, panie rycerzu, znam takie miejsce, odrzekł starzec. Nieledwie o milę stąd, w warownym zamku pod Lebrodu mieszka pan Tarquin. U Brodu stoi wielki dom, z jego gałęzi zwisają tarcze wielu dzielnych rycerzy, których pokonał i wtrącił do głębokiego lochu. Wisi też na nim ogromna miedziana misa. Uderz w nią rękojeścią kopii, a pan Tarquin wyjdzie i będzie z tobą walczył. Dzięki ci! rzekł pan Hektor uprzejmie i spiął ostrogami wierzchowca. Wkrótce dotarł do zamku nad brodem, tam zaś w rzeczy samej dostrzegł na ogromnym drzewie barwny zbiór tarcz i rozpoznał wśród nich tarczę swojego kuzyna, pana Lionela. W przypływie wściekłości uderzył w miedzianą misę, która zachuczała niby wielki dzwon i odwrócił się, by napoić konia u brodu. Wyjdź z wody i walcz ze mną, zagrzmiał jakiś potężny głos za jego plecami. Odwróciwszy się szybko, Hektor ujrzał olbrzymiego rycerza, który czekał już z pochyloną kopią. Wtedy wyjechał z wody i w porywie gniewu natarł z taką mocą na ogromnego rycerza, że ten wraz z koniem dwukrotnie obrócił się w miejscu. Doskonale, zagrzmiał tarkwin. Uderzyłeś mnie, jak przystało na dzielnego rycerza, tacy jak ty, niezmiernie radują moje serce. I natarł na Hektora trafił go tuż pod lewym ramieniem, podniósł z siodła na ostrzu kopii i uwiózł do swojego zamku, gdzie cisnął go na ziemię. Daruję ci życie, rzekł Tarkwin, bowiem walczysz wybornie. Po czym ściągnął z Hektora zbroję i wtrącił go do głębokiego lochu pośród innych rycerzy. Biała nam, rzekł ze smutkiem Hektor, widząc Lionela wśród więźniów. Jak ci się to przydarzyło i gdzie jest Lancelot? Tylko on mógłby nas ocalić. Nikt bowiem prócz niego nie posiada dość siły, by pokonać w walce pana Tarkwina. Zostawiłem go uśpionego pod jabłonką odparł żałośnie Lionel. Tam też leżał jeszcze pan Lancelot pogrążony w beztroskim śnie i zupełnie nieświadom tego, co przytrafiło się jego kuzynowi i bratu. Lecz gdy minęło południe, przejeżdżały tamtędy na białych mułach cztery królowe, a wraz z nimi czterej rycerze, którzy dzierżyli rozpostarty nad nimi na włóczniach baldachim z zielonego jedwabiu, by uchronić je przed zbyt skwarnym słońcem. Jadąc tak, usłyszały rżenie bojowego rumaka, a rozejrzawszy się, dostrzegły przywiązanego do drzewa konia, pod drzewem zaś uśpionego rycerza w pełnej zbroi, jedynie bez hełmu. Cicho zbliżyły się, by nań popatrzeć, a rycerz był tak urodziwy, że wszystkie cztery królowe od razu go pokochały. Nie sprzeczajmy się o niego, rzekła jedna z nich. Była to Morgan, czarodziejka, niegodziwa siostra króla Artura. Rzucę na niego czar i spać będzie bez przebudzenia przez siedem godzin. W tym czasie każemy go przenieść do mego zamku, a gdy się zbudzi, wybierze jedną z nas na damę swego serca lub też zginie okrutną śmiercią w moim lochu. I rzuciła czarna pana Lancelota, a zbudziwszy się ujrzał, że jest w zimnej kamiennej celi, w której krzątała się jakaś nadobna panienka przygotowująca mu wieczerzę. — Witaj, panie rycerzu — rzekła, ujrzawszy, że się zbudził. — Jak ci się wiedzie? — Nieświetnie — odparł Lancelot. — Mniemam bowiem, że znalazłem się w tym ponurym więzieniu mocą jakichś okrutnych czarów. — Najedź się teraz dosyta, rzekła panienka. A jutro rano powiem ci coś więcej. Nie czas na rozmowy. I odeszła bez dalszej zwłoki, bolejąc w duchu, że tak znakomity rycerz padł ofiarą niegodziwości jej pani. Nazajutrz, wczesnym rankiem, poprowadzono Lancelota przed oblicze czterech królowych i Morgan czarodziejka rzekła Wiadomo nam doskonale, żeś jest Lancelot z jeziora, rycerz króla Artura, ten, którego Nimia, pani jeziora, hołubiła na Awalonie, aby stał się najdzielniejszym rycerzem Logr i najszlachetniejszym rycerzem wśród żywych. Wiemy też, że spośród wszystkich dam służysz jednej tylko królowej Ginewrze. Dziś jednak, na przekór przeznaczeniu, ona cię straci, a ty... Postradasz ją lub życie, nie wyjdziesz bowiem żywy z tego zamku, jeśli nie uczynisz jednej z nas damą swego serca. Trudny to zaiste wybór, rzekł Lancelot. Mam umrzeć lub uczynić jedną z Was damą mego serca? A przecież odpowiedź jest prosta. Wolę umrzeć, niżbym miał pohańbić mój honor i merycerskie śluby. Nie chcę żadnej z Was, zdradliwe czarodziejki. Skoro zaś mówimy o królowej Ginewrze, walczyć będę z każdym, aby dowieść, że nie znaleźć na tym świecie niewiasty, która byłaby wierniejsza swemu małżonkowi. A więc odrzucasz nas? spytała Morgan czarodziejka. Tak! Jak mi życie miłe, odrzucam wszystkie! zawołał Lancelot. Cztery królowe odeszły, miotając straszliwe groźby. Lancelot zaś pozostał sam w swym zimnym lochu i strapiony rozmyślał, jaką też okrutną śmierć mu gotują. Niebawem usłyszał odgłos lekkich kroków na kamiennych stopniach. Drzwi otworzyły się cicho i na progu stanęła dzieweczka, która rozmawiała z nim poprzedniego wieczora, niosąc mu teraz jadło i wino. Postawiła naczynia na kamiennym stole i ponownie spytała, jak mu się wiedzie. Doprawdy, panienko, odparł lancelot, nigdy nie wiodło mi się gorzej. O Boże, westchnęła panienka, smuci mnie wielce widok tak znakomitego rycerza pojmanego w niegodziwy, okrutny sposób. Może zdołam ci jakoś dopomóc. Gdyżby najmniej nie kocham królowych, którym służę, ani nie wiążą mnie z nimi żadne śluby. Pomóż mi, jeno, uciec, śliczna panienko, zawołał Lancelot ochoczo, a klnę się, że ci za to odpłacę wszystkim, co tylko nie sprzeciwi się mej rycerskiej czci. Poproszę cię zatem, panie, byś przyszły wtorek potykał się na wielkim turnieju w imieniu mego ojca, króla Bagdemaga. Będzie tam bowiem walczyć wielu rycerzy króla Artura, a na ostatnim turnieju trzech z nich go pokonało. Ojciec twój... Jest doprawdy zacnym rycerzem, rzekł pan Lancelot i chętnie będę walczył w jego imieniu. A zatem, panie, ciągnęło dziewczę, wyprowadzę cię jutro z tego zamku o świtaniu i zwrócę ci twoją zbroję, włócznie i twego konia. Nim ujedziesz daleko, ujrzysz w puszczy opactwo, w którym będę na ciebie czekała. Tam też poznasz mego ojca. Tak się stanie, rzekł Lancelot, albo nie jestem godzien miana rycerza. Przed wschodem słońca panienka przyszła do niego raz jeszcze i przez dwanaście zaryglowanych podwoi wyprowadziła go z zamku. Miła panienko, nie zawiodę cię. Tak mi dopomóż Bóg, rzekł lancelot i odjechał obrzasku poranka. Białe opary wzbijały się w górę aż do siodła lancelota i zdał się niemal płynąć przez wody jeziora nimi, póki nie zniknął w ciemnościach boru. Panna westchnęła i zawróciła do zamku, a w jej oczach pokazały się łzy. Lecz niewielu doprawdy niewiastom dane było spoglądać na Lancelota, by go nie pokochać. Po kilku zaledwie dniach Lancelot spotkał ją i króla Bagdemaga w opactwie. We wtorek zaś udał się na turniej z prostą białą tarczą, bez herbu, aby nikt nie odgadł, kim jest. Walczył nadzwyczaj dzielnie i jedną kopią obalił pana Madora, pana Mordreda i pana Gahalantyna, którym jednak darował życie, gdy przysięgli zjawić się przed królem Arturem w najbliższe święto pięćdziesiątnicy i opowiedzieć, jak zostali pokonani przez bezimiennego rycerza. Potem zaś, nie czekając na dziękczynne słowa króla Bagdemaga, raz jeszcze odjechał w puszcza. Po wielu dniach podróży dostrzegł nagle ogromnego rycerza na potężnym rumaku, potykającego się z rycerzem Okrągłego Stołu, panem Gaerisem, bratem Galeina. Olbrzymi rycerz zwalił pana Gaerisa na ziemię, podniósł go, przerzucił przez siodło jego własnego wierzchowca i udał się w drogę, pędząc konia wraz z rannym rycerzem przed sobą. Pan Lancelot spiął konia ostrogami i ruszył za nim, wołając. Zawróć, panie rycerzu! Złóż na ziemi rannego niechaj odpocznie nieco. My zaś zmierzmy się w boju. Słyszę bowiem, żeś dotkliwie znieważył i pohańbił wielu rycerzy okrągłego stołu. Broń się więc! Ha! zakrzyknął pan Tarkwin, gdyż on to był. Skoro sam jesteś rycerzem okrągłego stołu, tym lepiej. Wyzywam cię i wszystkich twoich towarzyszy. "Dość już słów! zawołał lancelot. Czas teraz na ciosy! I pochyliwszy kopie, rozjechali się, aby zaraz runąć na siebie najprędszym galopem, a każdy z nich uderzył z tak ogromną mocą w sam środek tarczy przeciwnika, że konie padły z przetrąconymi grzbietami, rycerze runęli na ziemię i leżeli przez chwilę bez zmysłów." Potem walczyli przez ponad dwie godziny, ale żaden nie zdobył przewagi, chociaż obaj krwawili z licznych ran. O, mocarny z ciebie, rycerz! Nigdy nie spotkałem takiego! rzekł dysząc ciężko pan Tarkwin, kiedy odpoczywali, wsparłszy się na mieczach. A żeś dzięki swej waleczności jest mi naprawdę miły! Uwolnię wszystkich rycerzy w moim lochu pod warunkiem! Że nie jesteś tym, Lancelotem, który zgładził mego brata pana Cardosa, z wieży boleści. Jego bowiem zaprzysiągłem zabić, aby pomścić brata. W owej wieży mieszkało większe zło niż wszystko, com w życiu spotkał, odparł Lancelot. Sprawiedliwie zgładziłem niecnego pana Cardosa, kimkolwiek był. Ach, zawołał Tarkwin. — a więc jest, lancelot! Radci jestem jak żadnemu innemu rycerzowi. Teraz już nie spoczniemy, dopóki żyje jeden z nas. Raz jeszcze rzucili się do walki, a koniec jej był taki, że lancelot odrąbał głowę pana Tarkwina. Pójdź rzekł lancelot do Garelisa. I obaj ranni rycerze udali się w kierunku zamku Tarkwina, tam gdzie wisiały tarcze pana Hektora i pana Lionela, a także pana Keja, pana Marchusa i wielu innych rycerzy Okrągłego Stołu. Lancelot zatrzymał się u brodu, aby obmyć rany, Gacheris zaś wszedł do zamku, powalił odźwiernego i kluczami, które mu odebrał, otworzył drzwi lochu i uwolnił więźniów. Widząc, że jest ranny, wszyscy uwięzieni rycerze sądzili, że to on walczył z Panem Tarkwinem i pokonał go. Nie, szlachetni panowie, rzekł Gaheris, To pan Lancelot z jeziora zwrócił wam wolność. On to bowiem zabił w pojedynku pana Tarkwina, którego nikt inny nie zdołał pokonać. Teraz radzi wam, byście pośpieszyli na dwór króla Artura, bowiem tam, jeśli zechcecie z nim mówić, spotkacie go w nadchodzącym roku na pięćdziesiątnicę. Prosi jednak pana Hektora i pana Lionela, by Czekali na niego w dniu, w którym król Artur znów wyda swą wielką ucztę. – Tak uczynimy – zakrzyknęli chórem rycerze. – My jednak wyruszamy w puszczę, by go odszukać – rzekli Lionel i Hektor. Pojadę z wami – powiedział pan Kay. – Pragnę poprosić pana Lancelota o przebaczenie za wszystko złe, co mówiłem o nim w dniu, w którym nasz władca pasował go na rycerza. Zatem rycerze wyruszyli i mieli wiele przygód przez cały rok. Zaś w święto pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy rycerze Artura zasiedli przy okrągłym stole, zjawili się wszyscy rycerze, którzy byli więźniami pana Tarkwina i opowiedzieli, jak pan Lancelot wyzwolił ich z niewoli. Pan Gaheris zaś rzekł. Widziałem całą walkę od początku do końca i wiem, że pan tarkwin był najmocniejszym rycerzem, jakiego w życiu oglądał. Przybyło także wielu innych a każdy z jakąś opowieścią o bohaterskich sprawach i wielkim męstwie Lancelota. Król Artur radował się, że ma takiego rycerza na swym dworze, a królowa Ginewra umiłowała go wielce, słysząc o jego niezwykłych czynach. I nikt już nie wyrzucał Arturowi, że pasował na rycerza niewypróbowanego Giermka, bowiem pan Lancelot w tym pełnym przygód roku zdobył większą sławę niż jakikolwiek inny rycerz na tej ziemi, i imię jego było czczone przez możnych i maluczkich. Zaiste bowiem nie było nigdy drugiego takiego rycerza w królestwie Logr, jak pan Lancelot z jeziora. W dziewiczych lasach Walii żył niegdyś ze swą matką chłopiec imieniem Parsifal. Do piętnastego roku życia nie spotkał nigdy innej ludzkiej istoty, ani nie wiedział nic o tym, jak żyją ludzie na szerokim świecie. Lecz wyrósł w swej dzikiej puszczy na silnego i mężnego młodzieńca, celnie miotającego oszczepem prawego, rzetelnego i niezmiernej prostoty serca. I oto pewnego dnia, gdy wędrował samotnie przez las, niespodziewanie, odczuwając jakby gorycz i tęsknotę, nie wiadomo za czym, uszu jego dobiegł nieznany dźwięk. Nie był to głos żadnego ptaka, ni melodyjny poszum wiatru, czy strumienia, a przecież była to muzyka tak cudowna, że serce załomotało mu w piersi, choć sam nie wiedział czemu. Przystanął, nasłuchując wśród listowia na małej polance, a gdy tak czekał, podjechało ku niemu pięciu rycerzy. Ich zbroje szczękały dźwięcznie, końskie uzdy pobrzękiwały niczym srebrne dzwoneczki. — Witaj nam, szlachetny młodzieńcze! — zakrzyknął pierwszy z rycerzy, ściągając wierzchowca wodzami i uśmiechając się do parsiwala. — Nie stójże tak jak porażony! Widziałeś już zapewne takich jak my rycerzy. — Nie! — Nigdy, rzekł Parsiwal. I prawdę mówiąc, nie wiem, kim jesteście. Chyba aniołami, przybywającymi prosto z nieba, takimi jak ci, o których mówi mi moja pani matka. Powiedzcie mi, szlachetni panowie, czy służycie królowi niebios? Służymy mu w istocie odparł rycerz, żegnając się z czcią znakiem krzyża. Tak też czynią wszyscy ludzie sprawiedliwi, zamieszkujący tu właśnie w królestwie Logr. Lecz na ziemi służymy władcy, którego on naznaczył, szlachetnemu królowi Arturowi, przy którego okrągłym stole zasiadamy. To on pasował nas na rycerzy. Wszyscy bowiem nimi jesteśmy. Ty również zostaniesz rycerzem, jeśli się Jeno okażesz godnym owego wielkiego zaszczytu. Jak mogę tego dokonać? Spytał Parsiwal. Udaj się do króla Artura, do Karleonu, odrzekł rycerz. Rzeknij mu, że ja cię tam posłałem, ja, pan Lancelot z jeziora który pod zwierzchnością króla Artura włada krainą Pant, zwaną też północną Walią. A wtedy król wyznaczy ci takie zadania i każe dokonywać takich czynów, jakie są naszym chlebem powszednim przez wszystkie dni żywota. Jeżeli zaś okażesz się tego godnym, pasuje cię na rycerza. Lecz nie w bohaterskich czynach leży prawdziwa wartość stanu rycerskiego. Jest ona raczej w sercu tego, kto ich dokazuje. Musi być czysty i pełen pokory czynić wszystko ku chwale Bożej i umacniać tę chwałę i pokój Boży w całym świętym królestwie Logr. Pan Lancelot skłonił się Parsiwalowi i odjechał, a za nim czterej rycerze zostawiając młodzieńca pogrążonego w głębokim zdumieniu lecz także z uczuciem niezmiernej tęsknoty i wielkiej pokory kiełkującym nieśmiało w jego duszy matko moja Zawołał Parsiwal wzburzony, dotarłszy górską ścieżką do niewielkiej pieczary, która była ich domem. Matko, ach, moja matko! Cudowne zaprawdę rzeczy zdarzyły mi się dzisiaj. Mówili, że nie są aniołami, jeno rycerzami. Lecz mnie zdali się piękniejsi niż wszystkie zastępy niebieskie, a jeden z nich, ten, który im przewodzi, a zwie się pan Lancelot, rzekł mi, że ja także mogę zostać rycerzem. Matko, jutro z rana wyruszę, by odnaleźć króla Artur który przebywa w Karleonie. Matka Parsiwala westchnęła ciężko i zapłakała, zrozumiawszy, że oto nadszedł oznaczony czas, kiedy musi utracić swego syna. Z początku starała się go namówić, by pozostał z nią i nie porzucał spokojnego i bezpiecznego życia w puszczy. I długo opowiadała mu o niebezpieczeństwach i znojach, jakie towarzyszą życiu rycerza. Lecz im więcej mówiła, tym goręcej Parsiwal pragnął wyruszyć na poszukiwanie przygód. Aż wreszcie skłoniła w milczeniu głowa i ustąpiła. Nazajutrz wczesnym rankiem Parsiwal odział się w swój prosty ubiór ze zwierzęcych skór, wziął w dłoń długi oszczep i począł żegnać się z matką. Idź mężnie przez życie, mój synu, rzekła całując go i błogosławiąc. Twój ojciec był najdzielniejszym i najszlachetniejszym z rycerzy. Bądź godny jego i mnie. Jeżeli zaś dożyjesz końca swoich dni z honorem i bez skazy, i ty także zaliczony zostaniesz do tych niewielu wybranych, których imiona żyć będą wiecznie pośród wiernych rycerzy logr, Idź teraz swoją drogą i pomnij, że gdy jakowaś dama czy dzieweczka potrzebować będzie twojej pomocy, winieneś chętnie jej udzielić i nade wszystko nie żądać nic w zamian. Wolno ci jednak ucałować dziewicę, która tego pragnie, lecz nie bierz od niej nic prócz pocałunku. Z wyjątkiem jedynie pierścienia, ale pod tym jeno warunkiem, że sam włożysz jej na palec, swój własny pierścień. Patrz dobrze, z kim udajesz się na przygodę, i bacz, by tylko zacni ludzie znajdowali drogę do twego serca. Lecz nade wszystko módl się co dzień do Boga, by raczył być przy Tobie we wszystkich Twoich uczynkach. I nigdy nie przejdź mimo kościoła lub kaplicy, nie przystanąwszy tam na chwilę, by mu się pokłonić. Parzywal z powagą ucałował matkę i ruszył w las raźnym krokiem, dumając z pochyloną głową nad jej uroczystymi przestrogami. Lecz wkrótce w jego sercu zapanowała znów radość, i szedł dalej, podśpiewując wesoło i podrzucając w górę swój długi oszczep, którego ostry grot srebrzyście połyskiwał w słońcu, gdy chłopiec raz po raz chwytał go i wywijał nim bez Cienie kładły się długimi czarnymi plamami pośród drzew, a słońce zbliżało się coraz bardziej do wzgórz na zachodzie, kiedy Parsiwal znalazł się niespodziewanie w środku lasu na rozległej polanie, której zieleń usiana była stokrotkami niczym płatkami śniegu i ujrzał jedwabny namiot rozpięty nad szemrzącym strumieniem. Nie wiem, czy kościół to, czy kaplica pomyślał Parsiwal lecz jest przecudnej piękności. Wejdę więc do środka. Przekroczywszy cicho próg, wsunął się do cienistego wnętrza i stanął zadziwiony, ujrzawszy młodą pannę, spoczywającą we śnie na posłaniu z kosztownego jedwabiu i brokatu. Jej wyciągnięte ramię bielsze było od prześcieradeł, włosy jaśniały na poduszce niczym promienie słońca. Z niezmierną ostrożnością Parsiwal pochylił się nad nią, zdjął jej z palca jedyny pierścień, jaki miała na ręce, prostą złotą plecionkę z jednym tylko czerwonym rubinem, a na jego miejsce wsunął swój złoty pierścień, na którym lśnił jeden biały diament, pierścionek zaś dzieweczki włożył sobie na palec. Wówczas, nadal nie budząc śpiącej, ucałował delikatnie jej wargi i cicho opuścił namiot, z sercem rozśpiewanym nową radością i nową tęsknotą. Powędrował dalej, parsiwal, przez gęste lasy, a gdy zapadła ciemność, ułożył się do snu wśród korzeni ogromnego dębu, z pierwszym zaś brzaskiem ruszył znów w drogę i szedł dalej przez bory, aż ujrzał przed sobą szeroki trakt, który wiódł do Karleonu. Koło południa znalazł się u bram miasta, minął je nie zatrzymując się i wkrótce był już w samym zamku. Król Artur, a wraz z nim wielu spośród jego rycerzy, siedział właśnie przy biesiadnym stole, był to bowiem dzień wielkanocy i rycerze na krótki czas oderwali się od swych trudów. Parcival stanął w drzwiach, dziwując się wszystkiemu, co tam ujrzał i zazdroszcząc nawet czeladzi posługującej królowi i jego towarzyszom. I nagle, gdy stał tam niedostrzeżony przez nikogo, wszystkie oczy zwróciły się ku drzwiom, bo oto do sali wkroczył niezapowiedziany, ogromny mąż w złoto-czerwonej zbroi. W tym właśnie momencie przy królu stał pan Kej, trzymając w dłoniach złoty kielich, którym Artur zwykł był przepijać do wszystkich zgromadzonych. Nim puchar ów rozpoczynał drogę wokół stołu, przechodząc z rąk do rąk, aby każdy mógł wznieść toast na cześć króla i wypić za chwałę królestwa Logr. — Wstrzymajcie się, nędzni opoje! — ryknął ogromny złoto-czerwony przybysz. — Oto ktoś więcej wart od was wszystkich! I porwał puchar z rąk pana Keja, wychylił trunek jednym haustem i, śmiejąc się grubiańsko, wypadł z sali, skoczył na konia i odjechał galopem, nie wypuszczając kielicha z dłoni. Na honor, zakrzyknął król Artur, zrywając się na nogi. Taka zniewaga nie może ujść bezkarnie. Kto z was przyniesie mi mój puchar? Wszyscy powstali jak jeden mąż i zawołali jednym głosem. Mnie powiesz to zadanie. Nie. Rzekł król Artur skinieniem dłoni dając im znak by usiedli. Ten czerwony pyszałek nie wart jest śmierci z ręki rycerza. Niech doścignie go i powali jakiś skromny giermek. ktoś kto pragnie zostać rycerzem. Temu, który powróci na mój dwór odziany w zbroję czerwonego rycerza i przyniesie mi mój złoty puchar, bez chwili zwłoki nadam rycerską godność. Wówczas Parsifal jednym skokiem znalazł się w samym środku sali i stał tam odziany jeno w skóry dzikich kus, dzierżąc w dłoni swój długi oszczep. — Królu Arturze! — zawołał. — Przyniosę ci twój puchar. Potrzebna mi jest zbroja, a ten złoty pancerz bardzo mi się nada. — Jeszcze czego? — wykrzyknął nieuprzejmie pan Kej. Cóż zdziała ten nędzny pastuch w walce z tak potężnym rycerzem? — Kim jesteś, szlachetny panie? — — zapytał król Artur, jak zawsze uprzejmy dla wszystkich. — Nazywam się Parsifal — brzmiała odpowiedź. — Nie wiem, kim był mój ojciec, bo nigdy go nie widziałem, ani też nie mówiła mi nic o nim matka, lecz wychowywała mnie ona w lasach Walii. Dziś zaś przybywam prosić cię, królu, byś mnie pasował na rycerza. — Na rycerza, ni mniej, ni więcej — szydził pan Kej. — Wracaj pasać owce w swoich górach, zanim ten olbrzym w złotej zbroi zmusi cię do ucieczki w popłochu — Będziesz rycerzem, rzekł król Artur, jeśli przyniesiesz mi mój puchar i powrócisz odziany w zbroję rozbójnika, który go zabrał. Przygoda ta twoim jest udziałem, jej tylko się poświęć, nie szukaj żadnej innej. Nie mam konia, powiedział Parsiwal. Koń będzie czekał na ciebie przy bramie, odparł Artur. Posil się teraz i bez zwłoki ruszaj w drogę. Trzeba ci jednak zbroi i oręża, mam swój oszczep, przerwał mu Parsiwal. Co zaś do zbroi zaczekam, aż będę mógł przywdziać ów złoty pancerz, któryście wszyscy niedawno widzieli. Posiliwszy się, Parsiwal powstał i ruszył ku drzwiom. Lecz kiedy szedł przez salę, stanęła przed nim młoda panna i zawołała głośno, niechajcie Bóg błogosławi, panie Parsiwalu, najznakomitszy z rycerzy. Milcz, głupia dziewko! krzyknął gniewnie Kei i uderzył panienkę w twarz. Strzeż się mnie, gdy powrócę tu w złotej zbroi rzekł Parsiwal, spoglądając z pogardą na Keja. Ten niegodny rycerza policzek pomszczę ciosem, o którym nierychło zapomnisz. Po czym wybiegł z sali, dosiadł czekającego nań konia i zniknął w puszczy. Pędził o wiele szybciej niż czerwony rycerz i jeszcze przed zachodem słońca dogonił go w chwili, gdy ten jechał spokojnie górską ścieżką w stronę samotnej szarej wieży, której kontury rysowały się wyraźnie na tle blado różowych chmur. Zawracaj, złodzieju! krzyknął Parsiwal, gdy tylko znalazł się dość blisko. Zawracaj i broń się. Ha! Ryknął czerwony rycerz zawracając wierzchowca. Któż ty jesteś? Zuchwały, młokosie, I czemu każesz mi przystanąć? Przybywam od króla Artura, odparł Parsiwal. Oddaj złoty puchar, który ukradłeś dziś w czasie uczty. Winieneś nadto udać się na dwór i złożyć hołd królowi. Lecz przede wszystkim musisz mi się poddać i ofiarować mi swoją piękną zbroję, którą tak się chlubisz? <laughs> A jeśli tego nie uczynię! spytał czerwony rycerz spokojnym głosem, lecz w jego oczach pojawiły się płomyki gniewu niczym błyskawice na cichym niebie przed nadchodzącą straszliwą burzą. — Cóż, wtedy cię zabiję i sam wezmę puchar i zbroję! — wykrzyknął Parsiwal. Ty zuchwały dzieciuchu! — potężnym głosem zagrzmiał czerwony rycerz. — Sam szukasz śmierci! Oto ona! pochylił kopię i jak lawina runął w dół stoku, chcąc nadziać przeciwnika na jej ostrze, niczym motyla na szpilkę. Lecz kopia prześlizgnęła się jedynie nad łbem konia, nie wyrządziwszy mu krzywdy, gdyż parsiwal zeskoczył niespodziewanie na ziemię i stanął na środku drogi, krzycząc urągliwie Ty, tchórzu! Najpierw usiłujesz ugodzić kopią człowieka bez zbroi, a potem uciekasz przed nim? Miotając straszliwe przekleństwa, czerwony rycerz ponownie zawrócił konia i ruszył galopem pod górę z kopią wymierzoną w Parsiwala. Tym razem jednak chłopiec, odgiąwszy ramię do tyłu, rzucił z nienacka swoim oszczepem, rzucił z taką siłą, że przeleciał on niczym błyskawica ponad tarczą czerwonego rycerza i ugodził go w gardło tam, gdzie kończy się pancerz. Rycerz zwalił się z konia i legł martwy na ziemi. Parsiwal ukląkł z triumfem nad powalonym wrogiem i z mieszka u jego pasa wyjął złoty puchar króla Artura. Lecz kiedy spróbował zdjąć z ciała złotą zbroję, przekonał się, że jest to ponad jego siły, nie wiedział bowiem, jak są umocowane poszczególne części, ba mniemał nawet, że zbroja jest wykuta z jednego kawałka metalu. Wtedy usłyszał tentent końskich kopyt i podniósłszy wzrok, ujrzał starego człowieka na koniu, odzianego w czarną zbroję, z hełmem zawieszonym u siodła i siwymi włosami opadającymi na ramiona. Witaj mi, młody panie! rzekł stary rycerz, uśmiechając się dobrotliwie do parsiwala. Cóż to robisz z tym martwym zbójem, którego tak dzielnie pozbawiłeś życia? Chcę go wydobyć z tej zbroi i sam ją wdziać odpowiedział Parsiwal. Stary rycerz uśmiechnął się jeszcze szerzej, zsiadł jednak z konia i pokazał Parsiwalowi jak odpiąć zbroję i ściągnąć ją po kawałku z ciała. Nazywam się Gonemans rzekł rycerz, i mieszkam tu w pobliżu, w bardzo starym dworze. Udaj się tam ze mną, mój młody panie, a nauczę cię tego wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, nim staniesz się rycerzem godnym tego miana, bowiem nie tylko takimi czynami jak ten właśnie zdobędziesz prawdziwą chwałę. Przeto Parsiwel podążył za panem Gonemansem i spędził całe to lato w jego domu, ucząc się władać mieczem i kopią, nosić zbroję i dosiadać konia, jak przystało prawdziwemu rycerzowi i pilnie słuchał nauk o prześwietnym zakonie rycerskim, którego cele były o wiele szlachetniejsze niż same jeno znamienite czyny, a także o tym co dobre i co złe i o rycerskiej powinności bronienia słabych i karania złych i okrutnych Aż wreszcie pożegnawszy się dwornie z panem Gonemansem, parsiwal ruszył w dalszą drogę, odziany w lśniącą zbroję i z długą kopią w dłoni. Była już późna jesień i gdy tak jechał przez bory i lasy, liście na drzewach połyskiwały czerwono złotą barwą, taką samą jak jego zbroja, która zdawała się niemal stapiać w jedno z listowiem i paprociami na jego drodze. Wiele dni spędził Parsiwal poszukując nowej przygody i nieraz wzrok jego padał na rubin, który nosił na palcu i coraz częściej myślał o cudownej pannie, którą znalazł uśpioną w jedwabnym namiocie. Wreszcie Pewnego mrocznego, ponurego wieczoru, gdy chmury gromadziły się złowieszczo tuż nad jego głową, znalazł się na krętej drodze biegnącej pośród ogromnych, nagich skał i przez odludne, smętne pustkowie. I nagle ujrzał przed sobą posępne zamczysko. Jego mury były zmurszałe, wieże zaś spękane po bokach, jakby od uderzenia pioruna, jednakże między kamieniami, a nawet na bruku przed ziejącym otworem bramy, nie rosły żadne chwasty, a wielka baszta w środku stała mocno i niewzruszenie pośród tej ruiny. Głucho brzmiał stuk kopyt końskich na kamiennych płytach, gdy parsiwal jechał pod ostrymi zębami wiszącej w bramie kraty, przez mroczne krużganki i opustoszałe dziedzińce, póki nie znalazł się u wejścia do wielkiej sali. Tu dostrzegł płonące światło. Uwiązawszy więc konia, wszedł po stopniach do ogromnej komnaty o zczerniałych belkach powały. Nie było tu nikogo – a przecież na wielkim kominku buzował wesoło ogień, z umocowanych na ścianach pochodni padało jasne światło, na podwyższeniu zaś stał stół zastawiony do wieczerzy. Parsiwal przeszedł wolnym krokiem przez salę, po czym zatrzymał się i rozejrzał dokoła. A wtedy na stoliczku obok kominka dostrzegł szachownicę z dużymi figurami z kości słoniowej, a po obu stronach krzesła. Jakby przygotowane do gry. Zastanawiając się, co to wszystko znaczy, usiadł na jednym z krzeseł, w roztargnieniu wyciągnął dłoń i posunął białego pionka o dwa pola. W tej samej chwili czerwony pionek ruszył się sam do przodu. Parsiwal rozejrzał się czujnie, lecz wszędzie panowała cisza. Jedynym dźwiękiem, jaki słyszał, był jego własny oddech. Zrobił więc ruch inną figurą i natychmiast poruszyła się także czerwona figura. Parsiwal wykonał następny ruch, jakby w zwykłej grze i oto poruszyły się z kolei czerwone figury, tak zmyślnie, że po kilku minutach chłopiec spostrzegł, że dostał mata. Szybko ustawił na nowo figury i tym razem poruszył się najpierw czerwony pionek. Parsiwal przegrał również tę drugą grę, a gdy zdarzyło się to po raz trzeci, zerwał się i w nagłym gniewie dobył miecza, by porąbać figury i szachownicę. Lecz w tej właśnie chwili do komnaty wbiegła młoda panienka. Wstrzymaj dłoń, panie rycerzu! krzyknęła, jeśli zniszczysz te zaczarowane szachy, spotka cię straszliwe nieszczęście. Kim jesteś, pani? spytał Parsiwal. Jestem Blanche Flor”, odrzekła, a mówiąc to stanęła w blasku świec płonących przy szachowym stoliku i wtedy, w nagłym przypływie zdumienia i radości, rozpoznał w niej dziewicę z namiotu. W tej samej chwili dostrzegł swój diamentowy pierścień błyszczący na jej palcu, wyciągnął ku niej dłoń i ujrzał, że zatrzymała się, nagle rozpoznawszy swój własny pierścionek, który on zachował. Pani Blanche Flor, rzekł łagodnie, szukam cię od dawna. Nazywam się Parsiwal i błagam cię o przebaczenie za krzywdę, jaką ci wyrządziłem nie w złej bynajmniej intencji, zabierając ów pierścień, kiedy leżałaś uśpiona, a także kradnąc jeden pocałunek z twych warg. Parsiwalu, odrzekła równie łagodnie, widziałam cię jeno w mych snach. Każdej nocy przychodziłeś do mnie, nosząc mój pierścień na palcu i składałeś jeden pocałunek na mych wargach, a wtedy moje serce ulatywało ku Tobie w ciemności i czekałam na Ciebie w tym zaczarowanym zamczysku. Nie nadszedł jeszcze czas, by mówić o miłości, zasiąć do wieczerzy, albowiem ujrzysz rzecz jeszcze cudowniejszą od tych zaczarowanych szachów. Zajęli miejsca przy biesiadnym stole, lecz nie było na nim jadła ani napitku i nie pojawił się nikt, mężczyzna czy niewiasta, by im posługiwać. Parsiwal siedział w milczeniu, spoglądając na Blanche Flor, pani rzekł wreszcie, każdy czas jest właściwy, by mówić o takiej miłości jak moja. Pani, czy chcesz być moją żoną? Przysięgam ci, że nie zbliżę się nigdy do żadnej niewiasty na świecie, ani też wargi moje nie dotkną niczyich ust krom twoich. Blanche Flor bez słowa położyła dłoń na jego ręce, a kiedy go dotknęła, zamkiem wstrząsnął nagle odgłos gromu, wielkie wrota rozwarły się, i do sali wkroczyła zwolna, nieznana dziewica w białych szatach i białej zasłonie, dzierżąc w podniesionych dłoniach święty kielich, czyli Graal, okryty płatem materii. Z wnętrza Graala promieniała światłość tak jasna, że nikt nie mógł znieść jej widoku, a przecież nie dlatego, lecz powodowany jakby świętą grozą Parsiwal padł na kolana i ukrył twarz w dłoniach. Za pierwszą niewiastą w zasłonie szła druga ze złotą misą w dłoniach, za nią zaś trzecia niosąca włócznie z ostrzem, jaśniejącym białym światłem, z której spływały krople krwi, znikające nim dotknęły posadzki. Gdy trzy niewiasty przeszły przez salę i okrążyły stół, przy którym klęczeli parsi wali Blanche-Flor, komnatę zdały się napełniać delikatne wonie jakby róż i rzadkich korzeni. Kiedy zaś procesja Graal'a ponownie przebyła salę i zniknęła za drzwiami, które zamknęły się za nią, w sercu młodzieńca zapanował spokój niepojęty, a także wielka radość. Święty Graal zbliża się do Logr rzekła Blanche-flor nie pytaj mnie o to co tu widziałeś, bowiem czas jeszcze nie nadszedł ktoś inny musi przybyć do tego zamku i ujrzeć to samo a jest nim pan Lancelot z jeziora a przecież parsiwalu szczęśliwszy jesteś od niego za jego to bowiem sprawą nadejdzie kres chwały królestwa Logr chociaż w Logr nie było dotąd nikogo tak znakomitego jak on prócz jeno Gaveina. Udaj się teraz do kamelotu i czekaj na przybycie Galahada. W dniu, w którym on zasiądzie na stolicy zguby, ujrzysz świętego Graala raz jeszcze. Pani, odrzekł Parsiwal wstając, lecz nie podnosząc głowy, pragnę odnaleźć go bezzwłocznie. Nie mam, że nie ma na całym świecie godniejszego przedmiotu poszukiwań. Istotnie nie ma. Odrzekła Blanche Flor. Lecz nie wolno ci go jeszcze poszukiwać. W dniu, w którym Logr osiągnie pełnię swej chwały, Graal przybędzie do kamelotu, wówczas wielu będzie poszukujących, lecz tylko najgodniejsi go odnajdą. Pragnę być jednym z nich! zawołał parsiwal. i niepomny niczego, nie bacząc na krzyk, Blanche Flor wybiegł z sali, wskoczył na konia i galopem odjechał w las. Gdy nadszedł ranek, Szaleństwo jakby go opuściło i zawróciwszy próbował odnaleźć drogę powrotną do Blanche Fleur, lecz choć wędrował dni wiele, nie zdołał trafić na ślad owej odludnej krainy i tajemniczego zamku Karbonek. Posępny i nieszczęśliwy Parsifal wreszcie zawrócił i udał się w stronę Karleonu. Nadeszła już zima i gościniec pokryty był grubą warstwą śniegu, kiedy młodzieniec wyjechał z gór i borów środkowej wali i zmierzał ku miastu, gdzie zatrzymał się, rozmyślając o utraconej Blanche-Flor. Kiedy tak dumał, siedząc na swym koniu, pojawiło się w pobliżu czterech rycerzy. Byli to Kej, Iwein, Gawain i Król Artur we własnej osobie. — Jedź naprzód, — rzekł król Artur do Keja, — i spytaj tego rycerza, jak się zwie, dokąd zmierza i czemu tak siedzi pogrążony w myślach. — Hej, rycerzu! — zakrzyknął Kej, podjechawszy bliżej. — Powiedz mi, jak cię zowią i co cię tu sprowadza. Lecz Parsifal był tak pochłonięty swymi myślami, że nic nie widział i nic nie słyszał. — Odpowiadaj, jeśli nie jesteś niemową! — krzyknął Kej, po chwili zaś, tracąc nieco cierpliwość, uderzył Parsiwala swą ciężką, żelazną rękawicą. Parsiwal uniósł się w strzemionach, cofnął konia na pewną odległość, pochylił kopię i zawołał: Nikt mnie nie będzie bić bezkarnie! Broń się, rycerzu tchórzliwy i nikczemny! Kej cofnął się również, pochylił kopię i obaj przeciwnicy natarli na siebie z całą mocą. Kopia keja uderzyła w tarczę parsiwala i roztrzaskała się na kawałki. Lecz parsiwal uderzył tak zręcznie i mocno, że przebił na wylot puklesz keja, raniąc go dotkliwie w biodro i obalając na ziemię. Nadal jednak trzymał kopię w pogotowiu na wypadek, gdyby chciał go zaatakować jeden z pozostałych rycerzy. Będę się potykał kolejno z każdym z was lub z wszystkimi naraz! zawołał. Mam prawo siedzieć na mym własnym koniu przy drodze, nie będąc narażonym na zniewagi i ciosy ze strony tak bezwstydnego rycerza, jak ten. Tutaj to parsiwal! wykrzyknął nagle Gawain. Ten co zgładził czerwonego rycerza, którego zbroję nosi. Głęboko zaiste musiał być pogrążony w myślach o swej miłości, skoro siedział tak nieruchomo, kiedy Kay go uderzył. Poproś go, by do nas przemówił, drogi siostrzeńcze, rzekł król Artur. Gawain zaś podjechał do parsiwala. Szlachetny panie, rzekł grzecznie. Tam oto jest król Artur, nasz władca, który pragnie być do niego przemówił. Co zaś do Keja, któregoś właśnie obalił, zasłużył sobie na tę karę za swój brak rycerskiej dworności. Parsiwal wysłuchał tych słów z zadowoleniem. — A więc spełnione zostały oba moje śluby — zawołał. — Ukarałem Keja za haniebny policzek, który wymierzył owej panience w dniu, w którym po raz pierwszy zawitałem do Karleonu i przybywam do króla Artura odziany w zbroję czerwonego rycerza, którego zgładziłem i wioząc w torbie złoty puchar skradziony z królewskiego stołu. Parsiwal podjechał bliżej, zsiadł z konia i ukląkł przed królem Arturem. Królu i panie, rzekł, pasuj mnie proszę na rycerza. Ślubuję oto strawić żywot mój cały w twej służbie i czynić wszystko dla chwały Królestwa Logr. Powstań, panie parsiwalu Walii! — rzekł król Artur. Czeka na Ciebie miejsce przy okrągłym stole między panem Gawainem i stolicą Zguby. Dawno, dawno temu dobry czarodziej Merlin rzekł mi, że przybędziesz w chwili, gdy zbliżać się będzie dzień największej chwały królestwa Logr. Przez wiele, wiele lat król Artur i jego rycerze walczyli z sasami w różnych stronach Brytanii. Lecz po wielkiej bitwie na górze Badon, jednej z największych, jakie stoczono na brytyjskiej ziemi, nadszedł okres pokoju kiedy królestwo Logr zażywało jak gdyby długiego od boga zesłanego lata wśród ciemnych chmur przewalających się nad całą resztą ziemi z początku było jeszcze wielu złoczyńców i rozbójników ba bo... Nawet olbrzymów i czarowników i rycerze musieli być zawsze gotowi do walki z nimi i bynajmniej nie tylko w czasie uroczystych biesiad w dniu Wielkiej Nocy, pięćdziesiątnicy na święty Michał i na Boże Narodzenie przybywały na dwór króla Artura młode niewiasty, by szukać zadośćuczynienia za wyrządzone im krzywdy. Lecz z biegiem lat coraz mniej ich potrzebowało pomocy wlogr umacniał się prawdziwie Boży pokój, a rycerze króla Artura coraz więcej czasu poświęcali na wielkie turnieje w kamelocie lub karleonie, zyskując co prawda znakomitą zręczność we władaniu orężem, lecz niewiele znajdując powodów, aby jej dowieść w boju. Młodsi rycerze wędrowali przeważnie po całym kraju, poszukując przygód, lecz starsi coraz częściej woleli czekać, aż zdarzy się coś niezwykłego, a wśród tych prym wodził Lancelot przez długie lata był pierwszy pośród pierwszych i żaden rycerz nie dorównywał mu siłą, męstwem, dwornością i szlachetnością serca. Nawet Tristan czy Gareth, Gerand czy młody Parsifal, jedynie Gawaina można było postawić z nim na równi, lecz byli oni tak wiernymi druhami, że nigdy ze sobą o nic nie współzawodniczyli. Otóż stało się tak, że od dnia, w którym przybył na dwór, Lancelot miłował królowę Ginewrę, ją tylko jedną między wszystkimi damami świata. Służył jej wiernie i z oddaniem przez wiele lat, jak winien służyć rycerz swojej damie. Król Artur zaś nie czuł zazdrości, ufał bowiem niezłomnej cnocie tak Lancelota jak królowej. I długo służył lancelot Ginewrze jak wierny rycerz i wierny poddany, pragnąc jeno znakomitymi czynami przysporzyć jej chwały. Lecz w ciągu długich lat pokoju, kiedy to przygoda nader rzadko wzywała go, by opuścił Camelot, a król Artur nie musiał już prowadzić swych zastępów do walki, lancelot i Ginewra zaczęli coraz częściej przebywać ze sobą i coraz częściej bez wiedzy króla Artura. I tak oto do Logr zakradł się pierwszy zwiastun groźnego zła, tak niewinny na pozór i tak tajemny, że nikt go nie dostrzegł, a po prawdzie rzec trzeba, że ani Lancelot, ani Ginevra nawet się nie domyślali, dokąd on ich zawiedzie. Lecz złe moce, które coraz zacieklej usiłowały znaleźć najmniejszą choćby szczelinę, przez którą mogłyby się wślizgnąć do tej twierdzy cnoty, Dobrze go widziały i zastawiły na Lancelota niezmiernie zmyślną pułapkę. Pewnego pogodnego wiosennego dnia w święto Wielkanocy, kiedy król Artur biesiadował w kamelocie, do ogromnej sali wkroczył jakowyś pustelnik i pozdrowił wszystkich ucztujących. — Niech Bóg błogosławi całe to zgromadzenie! — zawołał. Świat niechybnie nigdy nie ujrzy tak szlachetnej drużyny rycerskiej. Lecz jedno miejsce jest jeszcze puste. Proszę cię królu i panie, powiedz mi coś o nim. I wskazał swym kosturem niezajęte miejsce między panem Lancelotem i panem Parsifalem. Wielebny ojcze! — odparł król Artur. — Jest to stolica zguby, a zasiądzie tam jeden jenorycerz, tak bowiem przepowiedział Merlin w dniu, w którym powstał ten stół. Jeżeli jednak ktoś inny tam zasiądzie, umrze niezwłocznie, porażony magiczną mocą tej stolicy. — Czy wiecie, kto na niej zasiądzie? — spytał pustelnik. — Nie! — — odrzekli król Artur i jego rycerze. — Nie wiemy, kim jest ten, który tam zasiądzie. — Dotąd się nie narodził — rzekł pustelnik. — Lecz jeszcze w tym roku ujrzy światło dnia i on właśnie będzie tym, który zwycięsko zakończy poszukiwanie Graala. Wszelako nie o tym przychodzę tu mówić, lecz o innej przygodzie i ocaleniu damy, która padła ofiarą nikczemnych czarów w wieży boleści — Jedynie najlepszy rycerz spośród was może przywrócić jej wolność, a jest nim pan Lancelot z jeziora, przeto proszę Cię, miłościwy królu, byś go tam najśpieszniej wyprawił. Długo i daleko Wędrował lancelot z pustelnikiem, aż pewnego dnia przybył do miasta położonego na mrocznym stoku górskim. Uliczki grodu były wąskie, na szczycie wzgórza wznosiła się wysoka, czarna wieża, a gdy lancelot przejeżdżał przez miasto, wszyscy mieszkańcy wołali: Witaj nam, lancelocie, ozdobo rycerskiego stanu! Dzięki twojej pomocy nasza pani odzyska wolność! Lancelot dotarł do wieży, nadal za przewodem pustelnika, a wspiąwszy się po krętych schodach stanęli przed potężnymi żelaznymi drzwiami. Tu właśnie, rzekł pustelnik, najszlachetniejsza pani tej ziemi cierpi od pięciu długich lat, powodując się niego dziwą zawiścią królowa Morgan, czarodziejka uwięziła ją swymi czarami i nikt nie może jej uwolnić jeno najlepszy z rycerzy. Wówczas Lancelot przyłożył dłoń do wrót i w tej samej chwili potężne kraty i wrzecionce rozpadły się, przeraźliwie skrzypnęły zawiasy, młodzieniec zaś, wdarłszy się do izby, ujrzał boleściwą panią w kotle z wrzącą wodą, w którym spętała ją czarami okrutna nieprzyjaciółka. Lecz gdy Lancelot przedostał się przez wrota, zaklęcie straciło moc i boleściwa pani powróciła do swego ludu. Panie rycerzu, rzekł pustelnik, skoroś wybawił tę damę, musisz i nas uwolnić od smoka, który mieszka niedaleko stąd w starożytnym grobowcu. Pan lancelot ujął tarczę w dłoń i rzekł: Z Bożą pomocą uczynię wszystko, co w mej mocy, by was uwolnić od niedoli. Zatem prowadź mnie tam. Kiedy dotarł na szczyt góry, ujrzał wielki domen zbudowany z trzech pionowych głazów pokrytych kamienną płytą. Z tejto mrocznej kryjówki wypełzł ogromny, bezskrzydły smok, ziejąc ogniem i sycząc przeraźliwie. Walka trwała przez cały długi dzień, aż wreszcie wieczorem Lancelot uciął smokowi łeb. Wówczas ponownie dosiadł konia i poprzez odludne przełęcze wali i ziemię jałową dotarł do potężnego, na wpół zrujnowanego zamczyska, w którym wielka baszta wznosiła się wśród popękanych murów i zmurszałych wież. Lancelot objechał dookoła zamczysko z ciekawością, patrząc na to zniszczenie i dziwując się, że nawet na rozwalonych kamieniach nie ma śladu chwastów ani pnączy. Wkrótce dotarł do części zamku, która była jeszcze nietknięta. Tu powitało lancelota dwóch giermków, którzy powiedli go do wielkiej sali, gdzie Pelles, król okaleczony, ten sam, którego przed wielu laty powalił balin, kiedy to zadał cios boleści, zasiadał wśród swych rycerzy i ich dam przy stole ustawionym na podwyższeniu, wysoko nad resztą sali. Witaj, szlachetny rycerzu! Rzekł król Pelle, pozdrawiając go ruchem schorzałej dłoni z głębi złotego łoża, na którym spoczywał, gdyż nie mógł się poruszać. Zasiądź przy mym stole! Dawno już żaden rycerz nie zawitał do zaczarowanego zamku Karbonek. I lękam się, że wiele jeszcze lat musi upłynąć, nim pojawi się ten, który może mnie wyleczyć z mojej bolesnej rany. Lecz powiedz, jak się zowiesz. Na twą rycerską cześć zaklinam cię. Powiedz mi to szczerze. Panie, rzekł Lancelot, skłoniwszy się uroczyście, poczytuję to sobie za wielki zaszczyt, że witasz mnie tak godnie. Co do mego imienia brzmi ono Lancelot z jeziora. Ja zaś – odparł jego gospodarz. – Jestem Pelles, król ziemi jałowej i zaczarowanego zamku Karbonek. Lecz jestem powiernikiem świętej tajemnicy, bowiem Józef Zarymatyj był moim przodkiem i oto za chwilę ujrzysz rzecz cudowną. Lancelot zasiadł przy stole i spostrzegł, że przed nikim nie ma jadła ani wina i że wszyscy pogrążeni są w głębokim milczeniu – i oto niespodziewanie zagrzmiał huk pioruna, drzwi otworzyły się na oścież i do sali wkroczyły trzy niewiasty od stóp do głów odziane w biel i z białymi zasłonami na twarzy, a poruszające się tak cicho, że zdały się duchami, nie kobietami. Pierwsza niosła w dłoni włócznie o promienistym ostrzu, z którego ściekała krew, znikająca nim dotknęła Ziemi, druga dzierżyła złotą misę, okrytą płatem materii, trzecia zaś złoty kielich, również zasłonięty, lecz pełen światłości, tak czystej i jasnej, że nikt nie mógł znieść jej widoku. Nie dlatego jednak. Lecz ogarnięty głębszą jakąś trwogą i uczuciem czci, Lancelot ukrył twarz w dłoniach, kiedy procesja okrążyła stół i raz jeszcze przeszła przez salę do wyjścia. Gdy zniknęła, wszystkich ogarnęło uczucie spokoju i błogości. Lancelotowi zaś zdało się, że skosztował czegoś więcej niż człowieczego jadła i napitku. Miłościwy królu, rzekł Lancelot odściszonym głosem. Cóż to może znaczyć? Panie odparł król Pelles widziałeś najdrogocenniejsze skarby świata ja zaś potomek Józefa Zarymatei jestem ich strażnikiem z tej misy i z tego kielicha nasz pan Jezus Chrystus jadł i pił w czasie ostatniej wieczerzy tą zaś włócznią rzymski centurion longinus przebił jego bok kiedy pan nasz wisiał na krzyżu a do tego kielicha zwanego świętym graalem józef zarymatei zebrał jego przenajświętszą krew kiedy płynęła z rany więc powiadam Ci, że to święty gral przeszedł obok Ciebie, ukryty pod zasłoną, Gdy przejdzie obok Was w kamelocie, okrągły stół przestanie istnieć na czas pewien, bo wszyscy rozjedziecie się, by grala poszukiwać. Kiedy zdumienie lancelota nad tym, co ujrzał przed chwilą, nieco osłabło, mówić począł ze swoim gospodarzem o innych sprawach i pozostał w zamku Karbonek przez wiele jeszcze dni, lecz nigdy już nie ujrzał procesji świętego Graala. Wszelako król Pelle miał córkę imieniem Elena, jedno z najcudowniejszych panien na świecie, która pokochała lancelota w chwili, gdy go ujrzała. I jak długo gościł na zamku, Elena czuwała nad jego wygodą, posługiwała mu we wszystkim i najusilniej starała się zdobyć jego miłość. Ale choć Lancelot odnosił się do niej z wyszukaną dwornością, jeździł z nią na polowania, słuchał jej śpiewu i grał z nią w szachy, przecie serce jego pozostało chłodne i dochował wierności królowej Ginewrze, chociaż był niewierny, przynajmniej w myśli, honorowi rycerza logr i swojemu królowi. Wówczas Elena udała się do swego ojca króla Pellesa, on zaś, dane mu było bowiem, widzieć przebłyski rzeczy przyszłych, tak odpowiedział. Nie płacz i nie rozpaczaj, córko moja. Lancelot niechybnie będzie twym małżonkiem. Ty zaś urodzisz mu syna, którego nazwą Galahadem. Ten uwolni ziemię jałową od klątwy, która nad nią ciąży i uleczy mnie z mojej rany. Nie wiem, jak to się stanie, lecz że tak będzie. Oto się nie lękaj. Dnie mijały, a Lancelot żył sobie spokojnie na zamku. Wszelako Elenie nieszczęściło się w jej miłości. W końcu doprowadzona do rozpaczy zwróciła się w inną stronę, szukając ratunku w czarach. I wtedy to przybyła do niej panna imieniem Bryzen, biegła we wszystkich sztukach, których mistrzynią była Morgan, czarodziejka. Ach, pani! Rzekła panna. Wiedz, że Lancelot miłuje jeno królowę, ginewrę, żadną inną niewiastę na świecie. Przeto, jeżeli chcesz go zdobyć, musimy uciec się do podstępu. Potem zmawiały się ze sobą przez czas dłuższy, a koniec tego był taki, że Elena potajemnie opuściła Karbonę. Wówczas do lancelota przybył umyślny, przynosząc pierścień, który, jak wydawało się rycerzowi, nosiła zawsze na palcu królowa Ginevra. Gdzie jest królowa, twoja pani? spytał lancelot. Panie odrzekł ów człowiek jest ona na zamku Kejs, o kilka mil stąd, i rozkazuje ci, byś jak najśpieszniej do niej przybył. W Wtemczas Lancelot w największym pośpiechu pożegnał króla Pellesa, dosiadł konia i popędził przez ziemię jałową, zostawiając karbonek daleko za sobą. O zachodzie zaś dotarł do niewielkiego zamku Keys, położonego na skraju gęstego boru. Tam też odnalazł lub tak mu się zdawało królową Ginewrę, która czekała nań z oczami pełnymi miłosnego żaru. W istocie była to jednak Elena, która dzięki czarom panny Bryzen przybrała na krótką chwilę wieczornego mroku postać Ginewry. Ujrzawszy ją w tej postaci całkiem samą, Lancelot zapomniał o swej rycerskiej czci i swoich ślubach o chwale logr i wierności królowi Arturowi. Myślał już tylko o ginewrze, a gdy zaczęła mówić o małżeństwie, zapomniał nawet, że jest małżonką Artura. O tak, czarodziejka bryzen kunsztownie wszystko przygotowała w zamku Kejs. Zaświtał ranek szary i złowieszczy. I lancelot zbudził się i ujrzał panią Elenę, uśpioną u swego boku. Wtedy przypomniał sobie wszystko i zrozumiał, że jest zhańbiony na wieki, mimo że to Elena, a nie Ginevra, leży przy nim. Biada mi! wykrzyknął. Zbyt długo widać żyłem, bo oto jestem pohańbiony. A wtedy zbudziła się Elena i klęknąwszy przed nim wyznała wszystko i błagała o przebaczenie. Szlachetny lancelocie! — Wołała. — Wszystko to uczyniłam z miłości do ciebie. Lecz Lancelot zapłakał głośno w swej straszliwej udręce i zdało mu się, że świat runął w gruzy wokół niego. Otworzywszy okno, wyskoczył w samej jednokoszuli, upadł na krzak róż, zerwał się, cały skrwawiony od kolców i pobiegł przed siebie, wciąż głośno zawodząc, a po chwili zniknął w gęstym lesie. I tak wędrował przez puszczę, i pustynne walijskie wzgórza, straciwszy całkiem rozum, i minęły miesiące do czasu, gdy pan Bors i pan Parsiwal odnaleźli go i powiedli do zamku Case, gdzie został uleczony. Lecz narodził się już pan Galahad, który we właściwym czasie miał zająć nienaruszone miejsce na stolicy zguby przy okrągłym stole, kiedy święty Graal miał przybyć do Kamelotu, a był to najdzielniejszy i najbardziej nieskazitelny rycerz na świecie. Zatem, kiedy poszukiwanie graala nie powiodło się żadnemu z rycerzy okrągłego stołu, to właśnie pan Galahad okazał się godny zdobycia graala i spełnienia poszukiwania, czego nikt inny nie zdołał uczynić, ani pan Lancelot, ani pan Bors, ani nawet pan Parsival. Lecz to już inna opowieść. Po tym, jak pan Galahad, syn Lancelota, przybył do Kamelotu, zakończył poszukiwanie świętego Graala i został uniesiony do nieba w chwili wypełnienia tego czynu, wszyscy rycerze, którzy jeszcze żyli, powrócili do Kamelotu. Król Artur radował się wielce, widząc znowu rycerzy przy okrągłym stole, ale odczuwał też smutek, bowiem wiedział, że zbliża się czas, kiedy królestwo Logur ponownie pogrąży się w ciemnościach. Po poszukiwaniach Graala zaszły zmiany. Wiele miejsc przy okrągłym stole było pustych i żadne nowe imiona nie pojawiały się już na stole wypisane złotymi literami, bo nie było nowych rycerzy, którzy zajęliby miejsca tych, którzy już nie żyli. Teraz również zło, które nigdy nie zostało zupełnie wykorzenione z logru, zaczęło jeszcze raz się burzyć, i niedługo przyjaźń i harmonia panująca na dworze Artura miała zostać zniszczona. Po śmierci pana Galahada Lancelot był znów największym rycerzem w logr, a przez czas jakiś także i najcnotliwszym pamiętał bowiem, że z przyczyny jego grzesznej miłości do królowej Ginewry nie było mu danym dotknąć graala. Królowa spostrzegła, że Lancelot unika jej i odjeżdża z kamelotu, kiedy tylko nadarzy się jakaś przygoda, więc pewnego dnia posłała po niego i rzekła Lancelocie, widzę i czuję, jak z dniem każdym twoja miłość do mnie maleje. Wciąż też odjeżdżasz, by nieść pomoc szlachetnym pannom i niewiastom. Czy może znalazłeś wśród nich taką, która jest droższa twojemu sercu ode mnie? Ach, pani. Odrzekł ze smutkiem Lancelot: Miłuję jeno Ciebie, nie ma dla mnie żadnej innej niewiasty na świecie, lecz dla wielu powodów staram się unikać Twojej bliskości, bowiem mam na uwadze Twoje dobre imię, są bowiem ludzie na dworze, którzy czekają tylko na taką właśnie okazję, by sprawić ból królowi Arturowi i zhańbić i powaśnić całe Królestwo Logr. Wtedy królowa Ginewra rozgniewała się na pana Lancelota i krzyknęła – to wszystko kłamstwo, a ja dobrze teraz rozumiem całą twoją obłudę. Zbrzydłam ci już, znalazłeś sobie inną, a więc idź precz i nie zbliżaj się więcej do mnie. Bardzo zasmucony pan Lancelot dosiadł konia i odjechał z kamelotu, zaszył się w lasach. Lecz królowa Ginewra wkrótce pożałowała swego kroku i zapragnęła, by pan Lancelot… Powrócił. Tegoż dnia na dworze króla Artura zjawił się przyniesiony w lektyce rycerz imieniem Uri, z trzema bolesnymi ranami na głowie, których nikt nie potrafił uleczyć. Przez wiele lat pan Uri cierpiał straszliwy ból, gdyż żaden lekarz nie mógł go uzdrowić. Aż wreszcie jego matka i siostry wyruszyły z nim w podróż po wszystkich dworach Europy szukając kogoś, kto umiałby mu pomóc. W końcu przybyły do Brytanii na dwór w Kamelocie, a gdy były już blisko spotkały panią Nimię, która wraz z nimi udała się do króla Artura. – Królu i panie – rzekła – tego oto pana Uri uzdrowić może jeno dotknięcie dłoni najlepszego rycerza na świecie. Jeśli ktoś może uzdrowić pana Uri, odparł król Artur, będzie to niewątpliwie rycerz z mojego dworu. Nie ma bowiem lepszych w tej krainie. Może tylko znakomity rycerz, pan Parsival, który jest teraz królem Karbonek z królową Blancheflor. By zachęcić innych, sam pierwszy położę na nim dłonie, choć wiem, że nie jestem godzien go uleczyć. A po mnie niechaj próbują wszyscy moi poddani, królowie, książęta, baronowie, Nowie i rycerze. Po czym wszyscy rycerze okrągłego stołu, a było ich teraz stu dziesięciu, kolejno kładli dłonie na panu uri, lecz żaden nie zdołał go uzdrowić. Gdzie jest pan Lancelot z jeziora? Spytał król Artur, bo jeśli on nie zdoła tego dokonać, żaden inny rycerz nie okaże się dostatecznie godny. A gdy tak stali, mówiąc o tej sprawie, Lancelot powrócił do kamelotu. Artur rzekł mu, co się wydarzyło i prosił go, by spróbował uzdrowić pana Uri. Nie, wykrzyknął lancelot. Byłbym niecnym pyszałkiem, gdybym sądził, że uda mi się to, czego nie zdołało dokonać tylu szlachetnych rycerzy. Nie masz wyboru, rzekł król Artur, gdyż wiąże cię mój rozkaz. A więc, miłościwy panie, odparł lancelot, będę ci posłuszny. Po czym ukląkł przy Panu Uri i pomodliwszy się, położył dłonie na trzech straszliwych ranach. A pan Uri natychmiast ozdrowiał i powstał złoża tak rzeźki, jak gdyby nigdy nie odniósł najlżejszej rany. Wszyscy rycerze a król Artur wraz z nimi wznieśli głośny okrzyk radości i podziękowali Bogu za jego miłosierdzie. Lecz Lancelot zapłakał niczym dziecko, które zbito za karę. Król Artur również zamilkł, wspomniawszy, jak to Lancelot, kiedy po raz pierwszy zawitał do kamelotów, w ten sam sposób uzdrowił rannego rycerza, a Nimila, pani jeziora zawalonu, przepowiedziała, że dokona on jeszcze tylko jednego takiego czynu ostatniego przed końcem logr. Stało się tak że pewnego dnia królowa Ginewra podeszła do pana Lancelota i szepnęła do niego – przyjdź do mnie do ogrodu o zachodzie, pragnę spotkać się z tobą. Otóż zdarzyło się, że usłyszał te słowa Agraven, brat pana Gawaina. Był to jeden z owych wiarołomnych i niegodziwych rycerzy, którzy nienawidzili królowej i zazdrościli sławy i rozgłosu panu Lancelotowi. Agraven powtórzył to panu Mordredowi, synowi królowej Morgan, czarodziejki i swemu kuzynowi, który był najpodlejszym ze wszystkich rycerzy i podobnie jak jego matka nienawidził wszystkiego co dobre i nieustannie starał się sprowadzić hańbę i niedolę na króla Artura i całe królestwo Logr. Mordred uznał, że przyszła dlań sposobna chwila i z Agravenem ukrył się tego wieczora w ogrodzie królowej, kiedy słońce kładło już długie cienie pod jabłoniami, a po chwili nadeszła Ginewra, krocząc lekko wśród kwiatów, piękniejsza od najpiękniejszej róży na świecie. Ginewra przez chwilę przechadzała się po ogrodzie sama, a wkrótce przyszedł Lancelot, najurodziwszy rycerz na świecie, ukląkł przed królową, a ona prosiła, by wybaczył jej ostre słowa. — Och, Lancelocie, Lancelocie — rzekła łagodnym głosem — od dnia, w którym przybyłeś do Kamelotu, kiedy byłam nieledwie dzieckiem narzeczoną króla Artura, dojrzałam cię i umiłowałam. I ja... Pokochałem cię tego dnia, odrzekł Lancelot, i przez wszystkie te lata walczyłem z moją miłością, lecz nadaremnie. Lancelocie, rzekła królowa, a głos jej drżał, pragnę ponad wszystko w świecie, byś był moim małżonkiem i panem mego serca, chociaż musi to być w tajemnicy. Chcę, abyś odwiedził mnie potajemnie w mej komnacie, dzisiejszej nocy. Pani moja i moja ukochana, rzekł Lancelot, a w jego głosie brzmiało wzruszenie, czy pragniesz tego całym sercem? Prawdziwie, całym sercem, odpowiedziała królowa. Tak więc będzie, klnę się na miłość do ciebie, wykrzyknął Lancelot. Ginewra przysunęła się do niego i ucałowała go w usta, potem odwróciła się i popłynęła przez zmrok, krocząc lekko wśród kwiatów, które utraciły swe barwy i były już tylko szare w gasnącym świetle zachodu. Lecz Lancelot stał nieruchomo, w ostatnim promieniu słońca złocącym mu twarz i na wspomnienie pocałunku Ginewry zadrżał cały i westchnął ze szczęścia potem odwrócił się i w gęstniejącym mroku opuścił ogród a teraz rzekł pan Mordred nadeszła moja godzina tych dwoje oddało w moje ręce całe królestwo logr i straszny był wyraz jego oczu kiedy wraz z agraenem zniknął w mrokach nocy Tego samego wieczoru w jednej z głównych komnat zamku w Kamelocie, przy blasku świecy, która rzucała czarne, migocące cienie na kamienne, nagie ściany, pan Agrawen rozmawiał ze swym bratem, panem Gawainem. Mordred zaś stał przy drzwiach, a w jego ciemnych oczach płonęły dziwne ognie. — Bracie Agravenie! — Rzekł pan Gawain, głęboko poruszony. — Proszę cię i zaklinam, nie mów więcej o takich sprawach, bowiem zapewniam cię, że nie będę w nich brać udziału. – Zdumiewa mnie, że możesz spokojnie patrzeć na tę hańbę – zawołał Agrawen, a jego miękkie rysy zadrgały nerwowo. – Wiemy wszyscy, że Lancelot miłuje królową i gdyby tylko mógł, okryłby niesławą króla Artura i całe królestwo Logr. Wystarczy, żebyśmy powiedzieli o wszystkim królowi Arturowi, a jeszcze dziś w nocy można będzie pochwycić Lancelota w komnacie królowej i wydać go katu za zdradę. – Jeśli boisz się mówić… Rzekł spokojnie modret do Agravena. Sam pójdę i przedstawię rzecz królowi. Chętnie w to wierzę, odparł Gawein. Ty bowiem, panie, jesteś zawsze gotów siać ziarno niezgody. Lecz ty, mój bracie, nim odważysz się na ten krok, pomyśl, jakie mogą być jego skutki. Cokolwiek się stanie, zakrzyknął Agraven, powiem o wszystkim królowi. Niestety, rzekł ze smutkiem pan Gawein. Świętemu królestwu Logr grozi teraz zagłada, a szlachetne bractwo Okrągłego Stołu strzeźnie w wojnie domowej. Lecz Agraven i Mordred opuścili komnata i udali się do króla Artura. – Weźcie dwunastu rycerzy i czyńcie, co czynić należy – rzekł król Artur, wysłuchawszy ich opowieści. – Lecz biada wam – jeżeli przyszliście do mnie z kłamstwem i oszczerstwem, jest to bowiem najsmutniejsza noc, jaką przeżyła ta kraina. Po czym obaj spiskowcy odeszli, by dobrać sobie pomocników. Lecz w kilka godzin później pan Gawain znalazł króla Artura siedzącego samotnie w wielkiej, pustej sali na swoim miejscu przy okrągłym stole. Z oczu płynęły mu łzy, ściekając niedostrzeżone po siwej brodzie, aż na dłonie. Pan Lancelot do późna siedział w swojej komnacie wraz z panem Borsem, wreszcie wstał i rzekł: Życzę ci dobrej nocy, szlachetny kuzynie, idę pomówić z królową. Panie Rzekł Bors Doradzam ci, byś nie szedł tam dzisiejszej nocy Dlaczego? spytał Lancelot Lękam się pana Mordreda Odparł Bors Bowiem on i pana Graven czynią wszystko, by okryć cienie sławą I zgubić nas wszystkich Nie lękaj się Rzekł Lancelot Pójdę tam szybko i po cichu I natychmiast wrócę Niech cię Bóg strzeże Odrzekł pan Bors I niech szczęśliwie pomoże ci wrócić Lancelot wziął miecz pod pachę, zarzucił na ramiona długi, podbity futrem płaszcz i przez mroczne krużganki zamkowe udał się do komnaty królowej Ginewry. Lecz niedługo przebywali ze sobą, gdy pan Mordred i pan Agrawe, na wraz z nimi dwunastu rycerzy, stanęli pod drzwiami, wołając – Hej, Lancelocie, ty zdrajco, znalazłeś się w potrzasku! A krzyczeli głośno, by ich usłyszał cały zamek. – Biada nam! – Zaukała królowa Ginewra. — Jesteśmy oboje zgubieni, pani, rzekł Lancelot. Czy jest tu może zbroja, którą mógłbym włożyć? Jeżeli jest, ci tchórze nie wezmą mnie tak łatwo. Niestety, odparła Ginewra — Nie mam tu zbroi ani hełmu, ani nawet tarczy, i dlatego lękam się, że oto nadszedł okrutny kres naszej miłości. Lecz Lancelot odwrócił się do drzwi i zakrzyknął: Szlachetni panowie, uciszcie się. Ja zaś spokojnie otworzę drzwi. Wychodź natychmiast ty zdrajco! odkrzyknęli. Jeżeli poddasz się bez walki, pojmiemy cię i zaprowadzimy przed oblicze króla Artura. Wtedy lancelot owinął płaszcz wokół ramienia, lewą ręką odryglował drzwi i uchylił je nieco. I natychmiast jeden z rycerzy, a był to pan Kolgrewans, runął naprzód i z całej mocy ciął lancelota mieczem. Lecz lancelot sparował cios grubymi fałdami płaszcza i tak silnie uderzył pana Kolgrewansa w głowę, że ten padł na ziemię i już się nie poruszył. Lancelot błyskawicznie wciągnął go do komnaty i ponownie zaryglował drzwi, po czym z pomocą królowej zdjął ze zmarłego zbroję i sam ją przywdział. Z — Zdrajco! — wołał pan Agrawen, łomocąc w drzwi. — Wyjdź natychmiast z komnaty królowej! — Zamilknij! Już wychodzę! — odparł Lancelot. — Radzę ci, Agrawenie, uciekaj i ukryj się dobrze! I otworzywszy drzwi na oścież, stanął w progu, a tak urodziwego rycerza nigdy przed nim nie widziano na tym świecie. Po chwili był już wśród nich i miecze błyskały niczym iskry piorunów w mrocznych chmurach. Pierwszym uderzeniem Lancelot powalił pana Agravena i tak dzielnie bił na prawo i lewo, że wkrótce wszyscy jego wrogowie leżeli martwi na ziemi, prócz tylko pana Mordreda, który ranny ratował się ucieczką. Odchodzę, zawołał Lancelot do królowej, lecz jeśli po tym, co zdarzyło się tej nocy, będziesz w niebezpieczeństwie, pamiętaj, że póki życia starczy, przyjdę ci z pomocą. Co powiedziawszy, Lancelot śpiesznie odjechał z kamelotu, a towarzyszył mu pan Bors i pan Lionel i wielu innych rycerzy. Ukryli się w pobliskim lesie i tam oczekiwali dalszych wydarzeń. Tymczasem pan Mordred, cały we krwi, stanął przed obliczem Artura, który siedział z Gawainem w wielkiej sali zamkowej. Jak to się stało? Zapytał król. Czyście go nie schwytali w komnacie królowej? Był tam istotnie, odparł dysząc ciężko Mordred i to bez zbroi. Ale najpierw zgładził pana Kolgrewansa, a potem wdział jego zbroję i położył trupem wszystkich, którzy z nim walczyli. Ja jeden. Zdołałem umknąć mimo ran. Ach, rzekł ze smutkiem król. Jest to doprawdy znakomity rycerz. Biada nam, że Lancelot zwrócił się przeciwko mnie, gdyż teraz jestem pewny, że szlachetna wspólnota okrągłego stołu została na zawsze rozbita, bowiem wielu rycerzy stanie po jego stronie. A co z królową? Spytał Mordred. Jest winna zdrady i zgodnie z prawem musi umrzeć na stosie. Artur ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Królowa musi umrzeć, jak chce tego prawo, powiedział. A jeśli Lancelot kiedyś tu wróci, czeka go haniebna śmierć. Niech wtedy Bóg nie dopuści, bym ja był w pobliżu i to widział, wykrzyknął Gawain. A przecież zabił twego brata, Agrawena, rzekł król Artur. Nieraz przestrzegałem Agrawena, odrzekł pan Gawain, bom wiedział, do czego go doprowadzą jego knowania. Nadto zaś był jednym z czternastu rycerzy w pełnej zbroi, którzy zaatakowali nieuzbrojonego człowieka. Przeto przebaczam panu lancelotowi tę śmierć. Przygotuj się, powiedział król Artur, byś rankiem mógł poprowadzić moją małżonkę na stos. Nie, nigdy, najszlachetniejszy królu i panie wykrzyknął Gawain. — Niechaj nikt nigdy nie powie, żem ci doradzał jej śmierć. Zatem rzekł król, Wezwij do mnie swych braci, pana Gaherisa i pana Gareta. Gdy przybyli król, Artur wydał im rozkazy. Miłościwy panie powiedzieli: Uczynimy, czego od nas żądasz. Niemniej jest to przeciwne naszej woli i udamy się tam bez oręża i odziani w żałobne szaty. A więc przygotujcie się, zawołał król, bo nadeszła już wyznaczona pora. Biada mi, że dożyłem tego dnia, jęknął Gawin. Tak więc poprowadzono ginewrę na stos odzianą w samą jeno koszulę, a wielu rycerzy podążyło za nią w żałobnych szatach. Lecz pan Mordred był w pełnej zbroi i towarzyszył mu zastęp zbrojnych mężów. Lecz kiedy zapalono już pochodnie, pojawił się niespodzianie pan Lancelot ze swą drużyną, mieczem utorował sobie drogę do stosu, kładąc trupem wielu tych, co bronili mu dostępu i uwiózł ze sobą królową Ginewra. Nie wiedział jednak, że zabił również Gaherisa i Gareta, którzy stali w pobliżu stosu bez zbroi i w żałobnych szatach. Potem pan Lancelot i wszyscy, którzy sprzyjali jego sprawie, odjechali do jego posiadłości w północnej Walii i obwarowali się w zamku, zwanym strażnicą radości. I tak oto królestwo Logr przestało istnieć, bowiem Brytania rozdarta była bratobójczą wojną, tam zaś, gdzie z dawien dawna panowała miłość i ufność, dziś jęła się panoszyć nienawiść ochłonąwszy z gniewu król Artur Srodze pożałował, że tak śpiesznie skazał królową Ginewrę na śmierć w płomieniach i cieszył się, że lancelot ją uratował. Był to jednak koniec długiej przyjaźni między lancelotem i Gawainem, a w jej miejscu wyrosła nagła nienawiść, — I żądza zemsty. — Klnę się przed Bogiem! — zakrzyknął pan Gawain. — Że nie spocznę, póki nie spotkam się twarzą w twarz z Lancelotem i jeden z nas nie zginie w boju. Nigdy bowiem nie przebaczę mu tego, że zabił moich ukochanych braci, Gaherisa i dzielnego Gareta, mordując ich, kiedy nie mogli się bronić. Ciebie zaś, mój czcigodny wuju, zaklinam na święty zakon rycerski i zobowiązuję jako prawego monarchę tej ziemi, byś natychmiast ruszył na wojnę przeciwko panu Lancelotowi, zarówno aby pomścić braci, jak i na ratunek królowej. Wszyscy rycerze, którzy dochowali wierności królowi Arturowi, także jeli go prosić, by wyruszył na wojnę. I w końcu Artur zebrał swe wojska, pomaszerował na północ i stanął pod strażnicą radości. Po piętnastu tygodniach bezowocnego oblężenia zdarzyło się pewnego dnia, że pan Lancelot przemówił z blanki do króla Artura i pana Gawaina. – Miłościwi panowie – rzekł – nie zdołacie zdobyć tego zamku. – A więc wyjdź – zawołał król Artur – i stań ze mną do samotnego boju. – Niech Bóg uchowa – rzekł Lancelot – bym miał walczyć z najszlachetniejszym władcą wszechczasów, z tym nadto, który pasował mnie na rycerza. "Wstydź się tych gładkich słówek!" zakrzyknął król. "Wiedz, żem twoim śmiertelnym wrogiem i zawsze nim będę, bo uprowadziłeś mi małżonkę, zgładziłeś moich rycerzy i zniszczyłeś cne królestwo Logr." Wtedy Lancelot ją błagać króla Artura, by zawarł z nim pokój, przyrzekając oddać królową Ginewrę i bronić jej niewinności przed oszczerstwami. Król zaś byłby może Lancelota posłuchał, gdyby pan Gawain nie przekonał go, że nie powinien wdawać się z nim w żadne układy. Nazajutrz Lancelot, rozgniewany okrutnymi zniewagami, jakimi obsypał go Gawain poprzedniego dnia, wyprowadził z swoją drużynę z zamku i rozgorzał zacięty bój. W ogniu bitwy pan Gawain goniąc za lancelotem obalił i zabił pana Leonela. Pan Bors natomiast strącił z konia samego króla Artura i stanąwszy nad nim z obnażonym mieczem w dłoni zawołał do lancelota: „Panie, czy mam jednym uderzeniem położyć kres tej wojnie? Nie uderzaj odparł lancelot. Jeżeli nie chcesz, abym ja cię zabił, nie pozwolę nigdy, by ktokolwiek zabił lub pohańbił naszego najszlachetniejszego władca, króla Artura. I, zeskoczywszy z konia, z synowską czułością, dopomógł królowi dźwignąć się z ziemi, a potem posadził go na siodło swego własnego rumaka, ze słowami Mój umiłowany panie władco, w imię Boga zaklinam cię, byś położył kres tej walce. Z całą należną czcią oddaję ci twoją małżonkę i przyrzekam, że opuszczę tę brytyjską ziemię i nie powrócę, póki ci nie będę potrzebny. Król Artur był głęboko wzruszony, gdy pomyślał o dworności Lancelota i wspomniał wszystkie znakomite czyny, jakich dokonał on w przeszłości i wbrew usiłowaniom pana Gawejna zawarł pokój z Lancelotem. Gdy już ugoda stanęła, Lancelot stawił się przed królem bez zbroi, prowadząc za rękę królową Ginewrę i rzekł: "Mój najszlachetniejszy władco, oto przyprowadzam ci twą małżonkę." A jeśli znajdzie się rycerz, który ośmieli się rzec, że była ci ona niewierna, będę z nim walczył, póki jeden z nas nie zginie. Cokolwiek ja uczyniłem, czy też pragnąłem uczynić pani, ta jest bez winy. Ty jednak dałeś posłuch kłamcom i mącicielom. Co mówiąc, odwrócił się i spojrzał na pana Mordreda. A przez ich niecne knowania szlachetna jedność okrągłego stołu na zawsze legła w gruzach. Król uczyni, co zechce. Wtrącił pan Gawain. — Ja jednak do końca dni moich nie pogodzę się z tobą. Zabiłeś bowiem mego umiłowanego brata pana Gareta, a także pana Gaerisa i pana Gravena Dobrze wiesz, żem nikogo nie miłował serdecznie i nad pana Gareta, zaczął Lancelot. I póki życia żałować będę, że go zabiłem, nie wiedząc, co czynię. A teraz czas mi pożegnać tę ukochaną ziemię i święte Królestwo Logr i udać się za morze do Armoryki na ziemi francuskiej. — Bądź pewny, że w niedługim czasie podążę tam za tobą! — zakrzyknął pan Gawein. Przez jakiś czas po tych wydarzeniach w Brytanii panował pokój, lecz był to pokój niepewny i burzliwy. Pan Gawain bowiem nieustannie rozpamiętywał śmierć swoich braci, a pan Mordred uparcie starał się podsycać nienawiść do pana Lancelota. I w końcu tylu rycerzy stanęło po stronie pana Gawaina, że Artur był zmuszony wypowiedzieć wojnę panu Lancelotowi i zebrawszy znaczną armię, wyruszył do Francji, zostawiając Mordreda, by rządził Brytanią w czasie jego nieobecności. Wkroczyli do Armoryki, dotarli do zamku Benwick, w którym znalazł schronienie Lancelot i pozostali tam przez czas dłuższy. Trzykrotnie lancelot i Gawain starli się z sobą w walce i za każdym razem lancelot pokonał Gawaina i zranił go niemal śmiertelnie. Lecz Gawain zdawał się teraz jakby opętany szaleństwem, bo nawet kiedy leżał ciężko ranny, nie przestawał wykrzykiwać: zdrajco, tchórzu! Kiedy ozdrowieję, znów będę z tobą walczył! Nigdy nie zapomnę ci śmierci mych braci i nie spocznę, dopóki jeden z nas nie zginie! Tymczasem w Brytanii pan Mordred nadal snuł sieć intryk, a gdy przeciągnął na swoją stronę dostateczną liczbę rycerzy, ogłosił, że król Artur poległ wojując we Francji i przekonał lud, że powinien wybrać go królem, a nawet kazał się koronować w Canterbury. Potem porwał królową Ginewrę i próbował zmusić ją, by go poślubiła. Ona jednak zdołała uciec i pośpieszyła do Londynu, skąd wysłała umyślnych do króla Artura, sama zaś, wraz z garstką tych, co dochowali jej wierności, schroniła się w silnie umocnionym zamku londyńskim. Wkrótce nadciągnął pan Mordred i próbował wedrzeć się do zamku, lecz mury okazały się niezdobyte. Usiłował więc Mordred namówić królową Ginewrę, by wyszła za mury, lecz ona odrzekła nieustraszenie. Raczej śmierć sobie zadam własną dłonią, niż będę twoją małżonką. Wysłannik królowej Ginewry dotarł był tymczasem do Artura, który z całą armią, szybkim marszem, podążył nad brzeg morza i stamtąd pożeglował do Anglii. Lecz Mordred oczekiwał go w Dover i zanim król i jego żołnierze zdołali zejść na ląd, musieli stoczyć zaciętą bitwę. W końcu jednak wszyscy stanęli na brzegu, po czym natarli na buntowników i zmusili ich do ucieczki przez wydmy, a pan Mordred uciekał pierwszy. Po bitwie król Artur znalazł pana Gawaina, który leżał śmiertelnie ranny, bowiem ostatnia rana jaką otrzymał, był od pana Lancelota otworzyła się od nowego ciosu. Och, biada mi, mój umiłowany siostrzeńcze rzekł król Artur, klękając obok niego. Oto teraz umierasz, ty, którego ukochałem ponad wszystkich innych na świecie. Nie masz już dla mnie radości na tej ziemi, bo ciebie i Lancelota miłował najbardziej wśród wszystkich moich rycerzy, a teraz straciłem was obu. Och, miłościwy panie odrzekł Gawain wszystko to stało się z mej winy o byłem zaiste szalony oszalały od niegodziwej pychy i od gniewu gdyby szlachetny pan Lancel odbył przy tobie nigdy by nie doszło do tej wojny przebaczam mu teraz czemuż nie uczyniłem tego wcześniej Wkrótce potem król Artur i jego rycerze stanęli obozem na równinie Kamlan, a niespełna omile od tego miejsca oczekiwał ich Mordred ze znacznym zastępem rycerzy i zbrojnych, którzy połączyli z nim swój los, przedkładając jego beztroskie i samowolne rządy nad zaszczytną służbę arturowi, cnotliwemu monarsze Logr. Tej nocy Artur nie mógł zasnąć. Wiedział bowiem, że nazajutrz czeka go zacięta bitwa, w której polegnie jeszcze wielu jego rycerzy i lękał się, że będzie to ostatni z jego niezliczonych bojów, po którym, jak przepowiedział niegdyś Merlin, królestwo Logr pogrąży się w ciemnościach. Już bowiem sasowie, słysząc o niesnaskach i wojnie domowej, napływali do Brytanii od północy i wschodu, po raz pierwszy od bitwy na górze Badon stoczonej przed dwudziestu jeden laty, lecz teraz nie było już znakomitej drużyny okrągłego stołu gotowej ruszyć za królem Arturem na każde jego zawołanie i wyprzeć barbarzyńców z każdego miejsca, w jakim zdołali wylądować. Nigdy już odtąd w żadnej chrześcijańskiej krainie nie stoczono straszliwszej i żałośniejszej bitwy. Powstała wrzawa i zamęt, i cios padał za ciosem, a wiele z nich śmiertelnych. I zawsze król Artur był w samym sercu bitwy, dokonując cudów bohaterstwa. Tym razem Mordred także walczył mężnie i bynajmniej nie myślał o ucieczce. Lecz każdy bił się po to, by zabijać, i bitwa trwała cały ten długi dzień, a ustała dopiero wtedy, gdy wszyscy szlachetni rycerze legli martwi na twardej ziemi. Zapadł wieczór mroczny i złowieszczy, i straszliwa cisza śmierci rozpostarła się nad pobojowiskiem. I zapłakał król Artur, widząc, że wszyscy jego wojownicy polegli. Bo oto spojrzawszy dokoła, ujrzał dwóch jeno rycerzy, którzy pozostali przy życiu: pana Lukana i pana Bedivera, a obaj byli ciężko ranni. Boże! Zakrzyknął Artur. Cóż pozostało z mych znakomitych rycerzy? Biada mi, że dożyłem tego straszliwego dnia. Teraz wiem, że nadszedł już kres. A przecież chciałbym odnaleźć zdradzieckiego Mordreda, przyczynę tego smutku i zniszczenia. I wtedy spojrzawszy dokoła ujrzał nagle pana Mordreda, który stał wsparty na mieczu pośród stosów martwych ciał. Daj mi mą kopię! rzekł król Artur do Lukana, bo tam widzę zdrajca. Wtedy król ujął Ron swoją kopię w obie dłonie i pobiegł ku panu Mordredowi wołając Zdrajco, oto nadchodzi twoja śmierć. Z kolei Mordred, ujrzawszy króla Artura, rzucił się nań zdobytym mieczem, lecz król z wodem kopii trafił go pod tarczą i przebił na wskroś. Czując, że otrzymał śmiertelną ranę, Mordred, w szale wściekłości i nienawiści, rzucił się naprzód i chwytając oburącz swój miecz, tak potężnie ciął w głowę króla Artura, że rozłupał mu hełm i głęboko ranił w głowę. Potem pan Mordred runął z krzykiem na ziemię i wyzionął ducha. Lecz król Artur upadł nie wydając głosu, a pan Lukan i pan Bediwer zbliżyli się do leżącego i z trudem dźwignęli go z ziemi. Krok za krokiem, gdyż obaj byli ciężko ranni, zanieśli go do małej opuszczonej kapliczki, stojącej blisko brzegu tajemniczego morza, nad którym wisiała mgła, czerwona niczym krew, w promieniach zachodzącego słońca. Wtedy pan Lukan upadł i oddał ducha Bogu, gdyż dla śmiertelnie rannego rycerza wysiłek ten okazał się nadmierny. Och biada mi! Rzekł król, ocknąwszy się z omdlenia, smutny to widok, ów szlachetny rycerz umiera dla mnie, a przecież on bardziej niż ja potrzebował pomocy. A pan Bediger ukląkł przy panu Lukanie i zapłakał, gdyż byli to bracia i miłowali się gorąco. Słońce zaszło i księżyc spowił pole bitwy białą, zimną poświatą i ponurymi cieniami, a tajemnicze wody okryte były całunem srebrzystej mgły. Król Artur rzekł do pana Bedivera. Daj teraz pokój płaczą mi żałobie, bo nie zdadzą się już na nic. Mnie zaś niewiele pozostało czasu, lecz skoro jeszcze jesteś przy mnie, oddaj mi jedną jeno, ostatnią przysługę. Weź mój wierny miecz Eskalibur i wejdź na tę oto grań. Wkrótce ujrzysz mroczne jezioro pośród górskich przełęczy, a kiedy dotrzesz na jego brzeg, rozkazuję ci wrzucić mój miecz w wodę. Wróć potem do mnie i opowiedz, coś widział. Panie mój! — Odparł pan Bediver. — Twój rozkaz zostanie spełniony, ja zaś natychmiast doniosę ci o tym, co ujrzałem. Po czym udał się w drogę z eskaliburem u boku, idąc zaś spoglądał na miecz, podziwiał drogocenne klejnoty na jego rękojeści i myślał — Jeżeli rzucę ten bezcenny miecz w fale jeziora, nie przyniesie to nikomu korzyści, lecz tylko krzywdę i stratę — kiedy więc dotarł do mrocznego jeziora wśród górskich szczytów, ukrył miecz w czcinie przybrzeżnej i pośpieszył z powrotem do króla Artura, mówiąc mu, że wrzucił miecz do wody. I cóż tam ujrzałeś? spytał król Artur. Panie! odrzekł Bediwer, nie widziałem nic prócz wichru poruszającego mrocznymi wodami jeziora. Zatem nie mówisz prawdy, rzekł król Artur. Przeto idź natychmiast i ciśnij miecz daleko w wodę. Pan Bediver wrócił nad jezioro i wziął miecz w dłoń, lecz znów pomyślał, że nie godzi się tracić tak szlachetnego miecza, przeto ponownie go ukrył i wrócił do króla. Coś widział. Spytał król Artur. Nic, panie, odparł Beldiver. Kromfal poruszanych żałośnie wyjącym ichrem. Ach, ty zdrajco i kłamco, zakrzyknął król Artur. Po dwakroć mnie oszukałeś. Któż by uwierzył, że tak cię miłowałem i że byłeś tak szlachetnym rycerzem okrągłego stołu, skoro dziś gotów jesteś zdradzić swego władcę za cenę tego miecza. Idź raz jeszcze i wykonaj mój rozkaz, bowiem to długie czekanie zagraża memu życiu i coraz bardziej daj mi się we znaki, przejmujący chłód nocy. Pan bediwer zawstydził się i szybko pobiegł na szczyt wzgórza i dalej nad brzeg mrocznego jeziora wśród górskich przełęczy. Stanął nad wodą, ujął miecz w dłonie i cisnął go daleko od brzegu. A gdy ostrze błysnęło w blasku księżyca, z mrocznych wód wyłoniła się dłoń z ramieniem odzianym w lśniący biały brokat, cudownym i tajemniczym, i schwyciła miecz za rękojeść. Trzykroć zatoczyła mieczem koło wysoko nad wodą i zniknęła wraz z nim pod powierzchnią a jezioro było mroczne i ciche jak przedtem. Pan Bediver powrócił do króla i rzekł mu, co ujrzał. — Teraz pomóż mi odejść, rzekł król Artur, bowiem lękam się, żem tu zbyt długo mi trężył. Pan Bediver podparł króla ramieniem i sprowadził go w dół po trawą porosłym zboczu, na którym krople rosy lśniły w księżycowej poświacie jak diamenty. I tak dotarli nad brzeg tajemniczego morza. A wtedy, jakby na spotkanie z białej mgły wyłoniła się łódź, siedziały w niej piękne damy, wszystkie spowite w czarne, żałobne welony. Była wśród nich Nimia, pani jeziora i pani wyspy Avalon, a także siostra Arturowa, królowa Morgan, czarodziejka. A gdy ujrzały króla Artura, z ust ich wyrwał się cichy okrzyk smutku. Pomóż mi wejść do łodzi. Rzekł król Artur do pana Bedivera. Ten uczynił, jak mu rozkazano, a trzy panie z niezmierną czułością ułożyły króla w łodzi, z głową opartą na kolanach pani wyspy Avalon. Wtedy królowa Morgan, czarodziejka, która klęczała u jego stóp, zapłakała cicho i rzekła Och, mój najdroższy bracie, czemuś tak późno do nas przybył. Niestety rana na twojej głowie zbytnio ucierpiała od zimna. Łódź jeła zwolna oddalać się od brzegu, a pan Bediver, który został sam, krzyknął w głos – ach, umiłowany mój panie i władco, cóż stanie się ze mną, skoro odchodzisz i zostawiasz mnie tu samego? – Nie upadaj na duchu – odparł król Artur – i niechaj los ci sprzyja – Pozostajesz tu, by mówić o mnie tym, co jeszcze żyją, albowiem ja muszę udać się do Doliny Awalonu, aby tam uleczyć mą straszliwą ranę. Bądź jednak pewien, że powrócę, gdy znów będę potrzebny Brytanii, a królestwo Logr raz jeszcze wyłoni się z ciemności. Lecz jeśli już o mnie nie usłyszysz, pomódl się za mą duszę. Po czym łódź odpłynęła w mgłę i zniknęła bediverowi z oczu, i tylko nad wodami unosił się dziwny, cichy lament, aż wreszcie nuta smutku ucichła i roztopiła się w spokojnym, szemrzącym szepcie, dochodzącym z oddali. Wydawnictwo RTW przedstawiło powieść Rogera Lancelina Greena, król Artur i rycerze okrągłego stołu w tłumaczeniu Krystyny Tarnowskiej i Andrzeja Konarka. Czytał Krzysztof Kołbasiuk. Pułapka. Pewnego pogodnego, wiosennego dnia, w święto wielkanocy, kiedy król Artur biesiadował w kamelocie, do ogromnej sali wkroczył jakowyś pustelnik i pozdrowił wszystkich ucztujących. Niech Bóg błogosławi całe to zgromadzenie, zawołał. Świat niechybnie nigdy nie ujrzy tak szlachetnej drużyny rycerskiej, lecz jedno miejsce jest jeszcze puste. Proszę cię królu i panie powiedz mi coś o nim i wskazał swym kosturem niezajęte miejsce między panem Lancelotem i panem Parsifalem. Wielebny ojcze odparł król Artur jest to stolica zguby a zasiądzie tam jeden jeno tak bowiem przepowiedział Merlin w dniu, w którym powstał ten stół. Jeżeli jednak ktoś inny tam zasiądzie, umrze niezwłocznie, porażony magiczną mocą tej stolicy. Czy wiecie, kto na niej zasiądzie? Spytał pustelnik. Nie, odrzekli król Artur i jego rycerze. Nie wiemy, kim jest ten, który tam zasiądzie. Dotąd się nie narodził, rzekł pustelnik, lecz jeszcze w tym roku ujrzy światło dnia i on właśnie będzie tym, który zwycięsko zakończy poszukiwanie Graala. Wszelako nie o tym przychodzę tu mówić, lecz o innej przygodzie i o caleniu damy, która padła ofiarą nikczemnych czarów w wieży boleści. Jedynie najlepszy rycerz spośród was może przywrócić jej wolność, a jest nim pan Lancelot z jeziora. Przeto proszę Cię, miłościwy królu, byś go tam najśpieszniej wyprawił. Długo i daleko Wędrował lancelot z pustelnikiem, aż pewnego dnia przybył do miasta położonego na mrocznym stoku górskim. Uliczki grodu były wąskie, na szczycie wzgórza wznosiła się wysoka, czarna wieża, a gdy lancelot przejeżdżał przez miasto, wszyscy mieszkańcy wołali: Witaj nam, lancelocie, ozdobo rycerskiego stanu! Dzięki twojej pomocy nasza pani odzyska wolność! Lancelot dotarł do wieży, nadal za przewodem pustelnika, a wspiąwszy się po krętych schodach stanęli przed potężnymi żelaznymi drzwiami. Tu właśnie, rzekł pustelnik, najszlachetniejsza pani tej ziemi cierpi od pięciu długich lat, powodując się niego dziwą zawiścią królowa Morgan, czarodziejka uwięziła ją swymi czarami i nikt nie może jej uwolnić jeno najlepszy z rycerzy. Wówczas Lancelot przyłożył dłoń do wróżby. Jeno ciebie nie ma dla mnie żadnej innej niewiasty na świecie, lecz dla wielu powodów staram się unikać twojej bliskości, bowiem mam na uwadze twoje dobre imię. Są bowiem ludzie na dworze, którzy czekają tylko na taką właśnie okazję, by sprawić ból królowi Arturowi i zhańbić i powaśnić całe królestwo Logr. Wtedy królowa Ginewra rozgniewała się na pana Lancelota i krzyknęła – to wszystko kłamstwo, a ja dobrze teraz rozumiem całą twoją obłudę. Zbrzydłam ci już, znalazłeś sobie inną, a więc idź precz i nie zbliżaj się więcej do mnie. Bardzo zasmucony pan Lancelot dosiadł konia i odjechał z kamelotu, zaszył się w lasach. Lecz królowa Ginewra wkrótce pożałowała swego kroku i zapragnęła, by pan Lancelot… Powrócił. Tegoż dnia na dworze króla Artura zjawił się przyniesiony w lektyce rycerz imieniem Uri, z trzema bolesnymi ranami na głowie, których nikt nie potrafił uleczyć. Przez wiele lat pan Uri cierpiał straszliwy ból, gdyż żaden lekarz nie mógł go uzdrowić. Aż wreszcie jego matka i siostry wyruszyły z nim w podróż po wszystkich dworach Europy szukając kogoś, kto umiałby mu pomóc. W końcu przybyły do Brytanii na dwór w Kamelocie, a gdy były już blisko spotkały panią Nimię, która wraz z nimi udała się do króla Artura. – Królu i panie – rzekła – tego oto pana Uri uzdrowić może jeno dotknięcie dłoni najlepszego rycerza na świecie. Jeśli ktoś może uzdrowić pana Uri, Odparł król Artur. Będzie to niewątpliwie rycerz z mojego dworu. Nie ma bowiem lepszych w tej krainie. Może tylko znakomity rycerz pan Parsiwal, który jest teraz królem karbonek z królową Blancheflor. By zachęcić innych, sam pierwszy położę na nim dłonie, choć wiem, że nie jestem godzien go uleczyć, a po mnie niechaj próbują wszyscy moi poddani: królowie, książęta, baronowie i rycerze. Po czym? Wszyscy rycerze Okrągłego Stołu, a było ich teraz stu dziesięciu, kolejno kładli dłonie na panu Uri, lecz żaden nie zdołał go uzdrowić. – Gdzie jest pan Lancelot z jeziora? – spytał król Artur, – bo jeśli on nie zdoła tego dokonać, żaden inny rycerz nie okaże się dostatecznie godny. A gdy tak stali, mówiąc o tej sprawie, Lancelot powrócił do Kamelotu. Artur rzekł mu co się wydarzyło i prosił go, by spróbował uzdrowić pana Uri. Nie wykrzyknął lancelot. Byłbym niecnym pyszałkiem, gdybym sądził, że uda mi się to, czego nie zdołało dokonać tylu szlachetnych rycerzy. Nie masz wyboru, rzekł król Artur, gdyż wiąże cię mój rozkaz. A więc, miłościwy panie, odparł lancelot, będę ci posłuszny. Po czym ukląkł przy panu Uri, termkowie dźwigali na noszach. Rycerz ten jęczał jak człowiek trapiony wielkim bólem, a gdy obrócił się. Wszyscy ujrzeli odłamek miecza wystający ze straszliwej rany na tyle jego głowy. Powiedz mi, rzekł król Artur, czemu leżysz tak na tych noszach i nie szukasz lekarza ani księdza? Panie, Wyjęczał rycerz. Nie trzeba mi żadnego z nich. Pragnę wszelako dotrzeć na dwór króla Artura, albowiem tam tylko mogę być uleczony z mej straszliwej męki. Tam znajdę najlepszego rycerza w całym logr. A da się on poznać swym pierwszym rycerskim czynem: będzie to uleczenie mej rany przez nałożenie dłoni i wydobycie żelaza. I takież uleczenie będzie jego ostatnim czynem także kiedyś po wielu latach, zanim noc. — Ogarnie, logr! — objawiła mi to pani nimia z Avalonu. Wówczas Artur rozkazał swoim rycerzom, aby kolejno, jeden po drugim, spróbowali wyleczyć rana. Lecz żaden z nich nie mógł tego dokonać, nawet sam Gawain, najznakomitszy rycerz spośród wszystkich. — Jutro przypada święto Pięćdziesiątnicy — rzekł król Artur — i w tym dniu wszyscy moi rycerze zasiądą wokół okrągłego stołu, jak każą im śluby. Poszukamy wtedy owego rycerza, a nie wiem jednak, kto by to mógł być, skoro nawet mój siostrzan Gawain nie sprostał temu zadaniu. Rannego rycerza zaniesiono do wielkiej sali zamku w Kamelocie i pielęgnowano go tam troskliwie przez cały dzień, gdy tymczasem Artur... Pojechał dalej w głąb puszczy. Nazajutrz wszyscy rycerze zasiedli do uczty, każdy na swoim miejscu przy okrągłym stole, lecz były także puste miejsca, bowiem kilku rycerzy poległo w bojach w ciągu tego roku. Kiedy każdy z nich, co przybyli, zdał sprawę z czynów, jakich dokonał od ostatniego spotkania i ponownie zaprzysiągł wierność prześwietnemu stanowi rycerskiemu, wszyscy kolejno kładli dłonie na rannym, leżącym na noszach, lecz żaden nie zdołał go uleczyć. Zaprawdę, rzekł król Artur, wielkie są to dziwy, a nie wiem, czy nie zdarzą się jeszcze większe, nim dokończymy dzisiejszej wieczerzy ledwo wyrzekł te słowa, z dziedzińca dobiegł głos trąbki i do sali wjechała nimia, pani jeziora z Awalonu, ta sama, która ułożyła Merlina do jego długiego snu. Za nią wkroczyli trzej młodzieńcy, giermkowie w białych strojach, wszyscy wielkiej urody. Lecz pierwszy z nich był tak urodziwym mężczyzną, złotowłosym, o szerokich barach i otwartym obliczu, że wszyscy zamilkli, widząc jego gładkość, a król sercem, prawdziwie całym sercem, odpowiedziała królowa. Tak więc będzie, klnę się na miłość do ciebie, wykrzyknął lancelot. Ginewra przysunęła się do niego i ucałowała go w usta. Potem odwróciła się i popłynęła przez zmrok, krocząc lekko wśród kwiatów, które utraciły swe barwy i były już tylko szare w gasnącym świetle zachodu. Lecz Lancelot stał nieruchomo, w ostatnim promieniu słońca złocącym mu twarz i na wspomnienie pocałunku Ginewry zadrżał cały. I westchnął ze szczęścia. Potem odwrócił się i w gęstniejącym mroku opuścił ogród. A teraz, rzekł pan Mordred, nadeszła moja godzina. Tych dwoje oddało w moje ręce całe królestwo logr. I straszny był wyraz jego oczu, kiedy wraz z agraenem zniknął w mrokach nocy. tego samego wieczoru w jednej z głównych komnat zamku w Kamelocie przy blasku świecy która rzucała czarne migocące cienie na kamienne nagie ściany pan Agrawen rozmawiał ze swym bratem panem Gawainem mordred zaś stał przy drzwiach a w jego ciemnych oczach płonęły dziwne ognie bracie agravenie — rzekł pan Gawain, głęboko poruszony. — Proszę cię i zaklinam, nie mów więcej o takich sprawach, bowiem zapewniam cię, że nie będę w nich brać udziału. – Zdumiewa mnie, że możesz spokojnie patrzeć na tę hańbę – zawołał Agrawen, a jego miękkie rysy zadrgały nerwowo. – Wiemy wszyscy, że Lancelot miłuje królową i gdyby tylko mógł, okryłby niesławą króla Artura i całe królestwo Logr. Wystarczy, żebyśmy powiedzieli o wszystkim królowi Arturowi, a jeszcze dziś w nocy można będzie pochwycić Lancelota w komnacie królowej i wydać go katu za zdradę. – Jeśli boisz się mówić… Rzekł spokojnie Modret do Agravena. Sam pójdę i przedstawię rzecz królowi. Chętnie w to wierzę, odparł Gawein. Ty bowiem, panie, jesteś zawsze gotów siać ziarno niezgody. Lecz ty, mój bracie, nim odważysz się na ten krok, pomyśl, jakie mogą być jego skutki. Cokolwiek się stanie, zakrzyknął Agraven, powiem o wszystkim królowi. Niestety, rzekł ze smutkiem pan Gawein. Świętemu Królestwu Logr grozi teraz zagłada, a szlachetne bractwo okrągłego stołu szczęśnie w wojnie domowej. Lecz Agraven i Mordred opuścili komnatę i udali się do króla Artura. Weźcie dwunastu rycerzy, i czyńcie, co czynić należy. — rzekł król Artur, wysłuchawszy ich opowieści. — Być może jeno dotknięcie dłoni najlepszego rycerza na świecie. — Jeśli ktoś może uzdrowić pana Uri — odparł król Artur — będzie to niewątpliwie rycerz z mojego dworu. Nie ma bowiem lepszych w tej krainie. Może tylko znakomity rycerz pan Parsifal, który jest teraz królem Karbonek z królową Flor, by zachęcić innych, sam pierwszy położę na nim dłonie, choć wiem, że nie jestem godzien go uleczyć, a po mnie niechaj próbują wszyscy moi poddani królowie, książęta, baronowie i rycerze. Po czym wszyscy rycerze okrągłego stołu, a było ich teraz stu dziesięciu, kolejno kładli dłonie na panu Uri, lecz żaden nie zdołał go uzdrowić. Gdzie jest pan lancelot z jeziora? Spytał król Artur, bo jeśli on nie zdoła tego dokonać, żaden inny rycerz nie okaże się dostatecznie godny. A gdy tak stali mówiąc o tej sprawie, lancelot powrócił do kamelotu. Artur rzekł mu, co się wydarzyło i prosił go, by spróbował uzdrowić pana Uri. Nie! wykrzyknął lancelot byłbym niecnym pyszałkiem gdybym sądził że uda mi się to czego nie zdołało dokonać tylu szlachetnych rycerzy nie masz wyboru rzekł król Artur gdyż wiąże cię mój rozkaz a więc miłościwy panie odparł lancelot będę ci posłuszny po czym ukląkł przy panu Uri i pomodliwszy się położył dłonie na trzech straszliwych ranach, a pan Uri natychmiast ozdrowiał i powstał z łoża tak rześki, jak gdyby nigdy nie odniósł najlżejszej rany. Wszyscy rycerze, a król Artur wraz z nimi wznieśli głośny okrzyk radości i podziękowali Bogu za jego miłosierdzie, lecz Lancelot zapłakał niczym dziecko, które zbito za karę. Król Artur również zamilkł, wspomniawszy, jak to Lancelot, kiedy po raz pierwszy zawitał do kamelotów, w ten sam sposób uzdrowił rannego rycerza, a Nimia, pani jeziora zawalonu, przepowiedziała, że dokona on jeszcze tylko jednego takiego czynu ostatniego przed końcem logr. Stało się tak że pewnego dnia królowa Ginewra podeszła do pana Lancelota i szepnęła do niego – przyjdź do mnie do ogrodu o zachodzie, pragnę spotkać się z tobą. Otóż zdarzyło się, że usłyszał te słowa Agraven, brat pana Gawaina. Był to jeden z owych wiarołomnych i niegodziwych rycerzy, którzy nienawidzili królowej i zazdrościli sławy i rozgłosu panu Lancelotowi – a powtórzył to panu Mordredowi synowi królowej Morgan Czarodziejki i swemu kuzynowi, który był najpodlejszym ze wszystkich rycerzy i podobnie jak jego matka nienawidził wszystkiego, co dobre naznaczył szlachetnemu królowi Arturowi, przy którego okrągłym stole zasiadamy. To on pasował nas na rycerzy. Wszyscy bowiem nimi jesteśmy. Ty również zostaniesz rycerzem, jeśli się Jeno okażesz godnym owego wielkiego zaszczytu. Jak mogę tego dokonać? Spytał Parsiwal. Udaj się do króla Artura, do Karleonu. Odrzekł rycerz, rzeknij mu, że ja cię tam posłałem. Ja, pan Lancelot z jeziora, który pod zwierzchnością króla Artura włada krainą Pant, zwaną też północną walią. A wtedy król wyznaczy ci takie zadania i każe dokonywać takich czynów, jakie są naszym chlebem powszednim przez wszystkie dni żywota. Jeżeli zaś okażesz się tego godnym, pasuje cię na rycerza. Lecz nie w bohaterskich czynach leży prawdziwa wartość stanu rycerskiego jest ona raczej w sercu tego kto ich dokazuje musi być czysty i pełen pokory czynić wszystko ku chwale bożej i umacniać tę chwałę i pokój boży w całym świętym królestwie logr Pan Lancelot skłonił się Parsivalowi i odjechał, a za nim czterej rycerze, zostawiając młodzieńca pogrążonego w głębokim zdumieniu, lecz także z uczuciem niezmiernej tęsknoty i wielkiej pokory kiełkującym nieśmiało w jego duszy. Matko moja, Zawołał Parsifal wzburzony, dotarłszy górską ścieżką do niewielkiej pieczary, która była ich domem. Matko! Ach, moja matko! Cudowne zaprawdę rzeczy zdarzyły mi się dzisiaj. Mówili, że nie są aniołami, jeno rycerzami, lecz mnie zdali się piękniejsi niż wszystkie zastępy niebieskie, a jeden z nich, ten, który im przewodzi, a zwie się pan Lancelot, rzekł mi, że ja także mogę zostać rycerzem. Matko, jutro z rana wyruszę, by odnaleźć króla Artur który przebywa w Karleonie. Matka Parsiwala westchnęła ciężko i zapłakała, zrozumiawszy, że oto nadszedł oznaczony czas, kiedy musi utracić swego syna. Z początku starała się go namówić, by pozostał z nią i nie porzucał spokojnego i bezpiecznego życia w puszczy i długo opowiadała mu o niebezpieczeństwach i znojach, jakie towarzyszą życiu rycerza, lecz im więcej mówiła, tym goręcej Parsiwal pragnął wyruszyć na poszukiwanie przygód, aż wreszcie skłoniła w milczeniu głowa i ustąpiła. Nazajutrz wczesnym rankiem Parsiwal odział się w swój prosty ubiór ze zwierzęcych skór, wziął w dłoń długi oszczep i począł żegnać się z Marnie, której zieleń usiana była stokrotkami niczym płatkami śniegu i ujrzał jedwabny namiot rozpięty nad szemrzącym strumieniem. Nie wiem, czy kościół to, czy kaplica pomyślał Parsiwal lecz jest przecudnej piękności. Wejdę więc do środka. Przekroczywszy cicho próg wsunął się do cienistego wnętrza i stanął zadziwiony ujrzawszy młodą pannę spoczywającą we śnie na posłaniu z kosztownego jedwabiu i brokatu jej wyciągnięte ramię bielsze było od prześcieradeł włosy jaśniały na poduszce niczym promienie słońca z niezmierną ostrożnością Parsiwal pochylił się nad nią, zdjął jej z palca jedyny pierścień, jaki miała na ręce prostą złotą plecionkę z jednym tylko czerwonym rubinem, a na jego miejsce wsunął swój złoty pierścień, na którym lśnił jeden biały diament, pierścionek zaś dzieweczki włożył sobie na palec. Wówczas nadal nie budząc śpiącej ucałował delikatnie jej wargi i cicho opuścił namiot z sercem rozśpiewanym nową radością i nową tęsknotą. Powędrował dalej, Parsiwal, przez gęste lasy, a gdy zapadła ciemność, ułożył się do snu wśród korzeni ogromnego dębu, z pierwszym zaś brzaskiem ruszył znów w drogę i szedł dalej przez bory, aż ujrzał przed sobą szeroki trakt, który wiódł do Karleonu. Koło południa znalazł się u bram miasta, minął je nie zatrzymując się i wkrótce był już w samym zamku. Król Artur, a wraz z nim wielu spośród jego rycerzy, siedział właśnie przy biesiadnym stole, był to bowiem dzień wielkanocy i rycerze na krótki czas oderwali się od swych trudów. Parsiwal stanął w drzwiach, dziwując się wszystkiemu, co tam ujrzał i zazdroszcząc nawet czeladzi posługującej królowi i jego towarzyszom. I nagle, gdy stał tam niedostrzeżony przez nikogo, wszystkie oczy zwróciły się ku drzwiom, bo oto do sali wkroczył niezapowiedziany, ogromny mąż w złoto-czerwonej zbroi. W tym właśnie momencie przy królu stał pan Kej, trzymając w dłoniach złoty kielich, którym Artur zwykł był przepijać do wszystkich zgromadzonych. Nim puchar ów rozpoczynał drogę wokół stołu, przechodząc z rąk do rąk, aby każdy mógł wznieść toast na cześć króla i wypić za chwałę królestwa Logr. — Wstrzymajcie się, nędzni opoje! — ryknął ogromny złoto-czerwony przybysz. — Oto ktoś więcej wart od was wszystkich! I porwał puchar z rąk pana Keja, wychylił trunek jednym haustem i śmiejąc się grubiańsko wypadł z sali, skoczył na konia i odjechał galopem, nie wypuszczając kielicha z dłoni. Traj tchórzu, kiedy ozdrowieję, znów będę z tobą walczył. Nigdy nie zapomnę ci śmierci mych braci i nie spocznę, dopóki jeden z nas nie zginie. Tymczasem w Brytanii pan Mordred nadal snuł sieć intryk, a gdy przeciągnął na swoją stronę dostateczną liczbę rycerzy, ogłosił, że król Artur poległ wojując we Francji i przekonał lud, że powinien wybrać go królem, a nawet kazał się koronować w Canterbury. Potem porwał królową Ginewrę i próbował zmusić ją, by go poślubiła. Ona jednak zdołała uciec i pośpieszyła do Londynu, skąd wysłała umyślnych do króla Artura, sama zaś, wraz z garstką tych, co dochowali jej wierności, schroniła się w silnie umocnionym zamku londyńskim. Wkrótce nadciągnął pan Mordred i próbował wedrzeć się do zamku, lecz mury okazały się niezdobyte. Usiłował więc mordred namówić królową ginewrę by wyszła za mury lecz ona odrzekła nieustraszenie raczej śmierć sobie zadam własną dłonią niż będę twoją małżonką wysłannik królowej ginewry dotarł był tymczasem do artura który z całą armią szybkim marszem podążył nad brzeg morza i stamtąd pożeglował do Anglii lecz mordred oczekiwał go w dover i zanim król i jego żołnierze zdołali zejść na ląd musieli stoczyć zaciętą bitwę w końcu jednak wszyscy stanęli na brzegu, po czym natarli na buntowników i zmusili ich do ucieczki przez wydmy, a pan Mordred uciekał pierwszy. Po bitwie król Artur znalazł pana Gawaina, który leżał śmiertelnie ranny, bowiem ostatnia rana jaką otrzymał, był od pana Lancelota otworzyła się od nowego ciosu. Ach, biada mi, mój umiłowany, siostrzeńcze. — rzekł król Artur, klękając obok niego. — Oto teraz umierasz. Ty, którego ukochałem ponad wszystkich innych na świecie, nie masz już dla mnie radości na tej ziemi, bom ciebie i Lancelota miłował najbardziej wśród wszystkich moich rycerzy, a teraz straciłem was obu. — Och, miłościwy panie! — odrzekł Gawain wszystko to stało się z mej winy o byłem zaiste szalony oszalały od niegodziwej pychy i od gniewu gdyby szlachetny pan Lancelot odbył przy tobie nigdy by nie doszło do tej wojny przebaczam mu teraz czemuż nie uczyniłem tego wcześniej Wkrótce potem król Artur i jego rycerze stanęli obozem na równinie Kamlan, a niespełna omilę od tego miejsca oczekiwał ich mordred ze znacznym zastępem rycerzy i zbrojnych, którzy połączyli z nim swój los, przedkładając jego beztroskie i samowolne rządy nad zaszczytną służbę Arturowi, cnotliwemu monarsze Logr. Tej nocy Artur nie mógł zasnąć. Wiedział bowiem, że na czeka go zacięta bitwa, w której polegnie jeszcze wielu jego rycerzy i lękał się, że będzie to ostatni z... Mordred Uciekał pierwszy. Po bitwie król Artur znalazł pana Gawaina, który leżał śmiertelnie ranny, bowiem ostatnia rana, jaką otrzymał był od pana Lancelota, otworzyła się od nowego ciosu. – Och, biada mi, mój umiłowany siostrzeńcze – — rzekł król Artur, klękając obok niego. — Oto teraz umierasz, ty, którego ukochałem ponad wszystkich innych na świecie. Nie masz już dla mnie radości na tej ziemi, bom ciebie i Lancelota miłował najbardziej wśród wszystkich moich rycerzy, a teraz straciłem was obu. — Och, miłościwy panie! — Odrzekł Gawain. Wszystko to stało się z mej winy. O byłem zaiste szalony, oszalały od niegodziwej pychy i od gniewu. Gdyby szlachetny pan Lancelot odbył przy tobie, nigdy by nie doszło do tej wojny. Przebaczam mu teraz. Czemuż nie uczyniłem tego wcześniej? Wkrótce potem król Artur i jego rycerze stanęli obozem na równinie Kamlan, a niespełna milę od tego miejsca oczekiwał ich mordred ze znacznym zastępem rycerzy i zbrojnych, którzy połączyli z nim swój los, przedkładając jego beztroskie i samowolne rządy nad zaszczytną służbę Arturowi, cnotliwemu monarsze Logr. Tej nocy Artur nie mógł zasnąć. Wiedział bowiem, że nazajutrz czeka go zacięta bitwa, w której polegnie jeszcze wielu jego rycerzy, i lękał się, że będzie to ostatni z jego niezliczonych bojów, po którym, jak przepowiedział niegdyś Merlin, królestwo Logr pogrąży się w ciemnościach. Już bowiem Sasowie, słysząc o niesnaskach i wojnie domowej, napływali do Brytanii od północy i wschodu, po raz pierwszy od bitwy na górze Badon stoczonej przed dwudziestu jeden laty. Lecz teraz nie było już znakomitej drużyny okrągłego stołu gotowej ruszyć za królem Arturem na każde jego zawołanie i wyprzeć barbarzyńców z każdego miejsca, w jakim zdołali wylądować. Nigdy już odtąd w żadnej chrześcijańskiej krainie nie stoczono straszliwszej i żałośniejszej bitwy. Powstała wrzawa i zamęt, i cios padał za ciosem, a wiele z nich śmiertelnych. I zawsze król Artur był w samym sercu bitwy, dokonując cudów bohaterstwa. Tym razem Mordred także walczył mężnie i bynajmniej nie myślał o ucieczce, lecz każdy bił się po to, by zabijać. I bitwa trwała cały ten długi dzień, a ustała dopiero wtedy, gdy wszyscy szlachetni rycerze legli martwi, na twardej ziemi. Zapadł wieczór mroczny i złowieszczy, i straszliwa cisza śmierci rozpostarła się nad pobojowiskiem. I zapłakał król Artur, widząc, że wszyscy jego wojownicy polegli. Bo oto spojrzawszy dokoła ujrzał dwóch jeno rycerzy, którzy pozostali przy życiu: pana Lukana i pana Bedivera, a obaj byli ciężko ranni. Boże! zakrzyknął pan Tarkwin, gdyż on to był: Skoro sam jesteś rycerzem Okrągłego Stołu, tym lepiej. Wyzywam cię i wszystkich twoich towarzyszy. Dość już! Słów! Zawołał lancelot. Czas teraz na ciosy! I pochyliwszy kopie, rozjechali się, aby zaraz runąć na siebie najprędszym galopem, a każdy z nich uderzył z tak ogromną mocą w sam środek tarczy przeciwnika, że konie padły z przetrąconymi grzbietami, rycerze runęli na ziemię i leżeli przez chwilę bez zmysłów. Potem walczyli przez ponad dwie godziny, ale żaden nie zdobył przewagi, chociaż obaj krwawili z licznych ran. O, mocarny z ciebie rycerz nigdy nie spotkałem takiego rzekł dysząc ciężko pan Tarkin, kiedy odpoczywali wsparłszy się na mieczach a żeś dzięki swej waleczności jest mi naprawdę miły uwolnię wszystkich rycerzy w moim lochu pod warunkiem że nie jesteś tym lancelotem który zgładził mego brata pana Kardosa, z wieży boleści jego bowiem zaprzysiągłem zabić, aby pomścić brata. W owej wieży mieszkało większe zło niż wszystko, com w życiu spotkał, odparł lancelot. Sprawiedliwie zgładziłem niecnego pana Cardosa, kimkolwiek był. Ach! zawołał tarki. A więc tyś jest, lancelot! Radci jestem jak żadnemu innemu rycerzowi. Teraz już nie spoczniemy, dopóki żywie jeden z nas. Raz jeszcze rzucili się do walki, a koniec jej był taki, że Lancelot odrąbał głowę pana Tarkwina. — Pójdź — rzekł Lancelot do Gahelisa. I obaj ranni rycerze udali się w kierunku zamku Tarkwina, tam, gdzie wisiały tarcze pana Hektora i pana Lajonela, a także pana Keja, pana Malchusa i wielu innych rycerzy — Okrągłego stołu. Lancelot zatrzymał się u brodu, aby obmyć rany. Gacheris zaś wszedł do zamku, powalił odźwiernego i kluczami, które mu odebrał, otworzył drzwi lochu i uwolnił więźniów. Widząc, że jest ranny, wszyscy uwięzieni rycerze sądzili, że to on walczył z Panem Tarkwinem i pokonał go. Nie, szlachetni panowie, rzekł Gaheris, To pan Lancelot z jeziora zwrócił wam wolność. On to bowiem zabił w pojedynku pana Tarkwina, którego nikt inny nie zdołał pokonać. Teraz radzi wam, byście pośpieszyli na dwór króla Artura, bowiem tam, jeśli zechcecie z nim mówić, spotkacie go w nadchodzącym roku na pięćdziesiątnicę. Prosi jednak pana Hektora i pana być Czekali na niego w dniu, w którym król Artur znów wyda swą wielką ucztę. Tak uczynimy zakrzyknęli chórem rycerze. My jednak wyruszamy w puszczę, by go odszukać. Płaszcz wokół ramienia, lewą ręką odryglował drzwi i uchylił je nieco. I natychmiast jeden z rycerzy, a był to pan Kolgrewans, runął naprzód i z całej mocy ciął lancelota mieczem. Lecz lancelot sparował cios grubymi fałdami płaszcza i tak silnie uderzył pana Kolgrewansa w głowę, że ten padł na ziemię i już się nie poruszył. Lancelot błyskawicznie wciągnął go do komnaty i ponownie zaryglował drzwi, po czym z pomocą królowej zdjął ze zmarłego zbroję i sam ją przywdział. Zdrajco! wołał pan Agraven łomocąc w drzwi. Wyjdź natychmiast z komnaty królowej. Zamilknij, już wychodzę! odparł Lancelot. Radzę ci, Agravenie uciekaj i ukryj się dobrze. I otworzywszy drzwi na oścież, stanął w progu, a tak urodziwego rycerza nigdy przed nim nie widziano na tym świecie. Po chwili był już wśród nich i miecze błyskały niczym iskry piorunów w mrocznych chmurach. Pierwszym uderzeniem lancelot powalił pana Agravena i tak dzielnie bił na prawo i lewo, że wkrótce wszyscy jego wrogowie leżeli martwi na ziemi, prócz tylko pana Mordreda, który ranny ratował się ucieczką. Odchodzę zawołał lancelot do królowej lecz jeśli po tym, co zdarzyło się tej nocy, będziesz w niebezpieczeństwie, pamiętaj, że póki życia starczy, przyjdę ci z pomocą. Co powiedziawszy, Lancelot śpiesznie odjechał z kamelotu, a towarzyszył mu pan Bors i pan Lionel i wielu innych rycerzy. Ukryli się w pobliskim lesie i tam oczekiwali dalszych wydarzeń. Tymczasem pan Mordred, cały we krwi, stanął przed obliczem Artura, który siedział z Gawainem w wielkiej sali zamkowej, jak to się stało zapytał król? Czyście go nie schwytali w komnacie królowej? Był tam istotnie odparł dysząc ciężko Mordred i to bez zbroi ale najpierw zgładził pana kolgrewansa a potem wdział jego zbroję i położył trupem wszystkich, którzy z nim walczyli ja jeden zdołałem umknąć mimo ran Ach, rzekł ze smutkiem król jest to doprawdy znakomity rycerz. Biada nam, że Lancelot zwrócił się przeciwko mnie, gdyż teraz jestem pewny, że szlachetna wspólnota okrągłego stołu została na zawsze rozbita, bowiem wielu rycerzy stanie po jego stronie. A co z królową? Spytał Mordred. Jest winna zdrady i zgodnie z prawem musi umrzeć na stosie. Artur ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Królowa musi umrzeć, jak chce tego prawo, powiedział. A jeśli Lancelot kiedyś tu wróci, czeka go haniebna śmierć. Niech tedy Bóg nie dopuści, bym ja był w pobliżu i to widział, wykrzyknął Gawain. A przecież zabił twego brata, Agrawena, rzekł król Artur. Nieraz przestrzegałem Agrawena, odrzekł pan Gawain, bo wiedział, do czego go doprowadzą jego knowania. Nadto zaś był jednym z czternastu rycerzy w pełnej zbroi, którzy zaatakowali nieuzbrojonego człowieka. Przeto przebaczam panu Lancelotowi tę śmierć. Przygotuj się, powiedział król Art, imieniem Uri z trzema bolesnymi ranami na głowie, których nikt nie potrafił uleczyć. Przez wiele lat pan Uri cierpiał straszliwy ból, gdyż żaden lekarz nie mógł go uzdrowić. Aż wreszcie jego matka i siostry wyruszyły z nim w podróż po wszystkich dworach Europy, szukając kogoś, kto umiałby mu pomóc. W końcu przybyły do Brytanii na dwór w Kamelocie, a gdy były już blisko, spotkały panią Nimię, która wraz z nimi udała się do króla Artura. – Królu i panie – rzekła – tego oto pana Uri uzdrowić może jeno dotknięcie dłoni najlepszego rycerza na świecie. Jeśli ktoś może uzdrowić pana Uri, Odparł król Artur. Będzie to niewątpliwie rycerz z mojego dworu. Nie ma bowiem lepszych w tej krainie. Może tylko znakomity rycerz pan Parsiwal, który jest teraz królem karbonek z królową Blancheflor. By zachęcić innych, sam pierwszy położę na nim dłonie, choć wiem, że nie jestem godzien go uleczyć, a po mnie niechaj próbują wszyscy moi poddani królowie, książęta, baronowie i rycerze. Po czym? Wszyscy rycerze Okrągłego Stołu, a było ich teraz stu dziesięciu, kolejno kładli dłonie na panu Uri, lecz żaden nie zdołał go uzdrowić. Gdzie jest pan lancelot z jeziora? spytał król Artur. Bo jeśli on nie zdoła tego dokonać, żaden inny rycerz nie okaże się dostatecznie godny. A gdy tak stali mówiąc o tej sprawie, lancelot powrócił do kamelotu. Artur rzekł mu, co się wydarzyło, i prosił go, by spróbował uzdrowić pana Uri. Nie, wykrzyknął lancelot. Byłbym niecnym pyszałkiem, gdybym sądził, że uda mi się to, czego nie zdołało dokonać tylu szlachetnych rycerzy. Nie masz wyboru, rzekł król Artur, gdyż wiąże cię mój rozkaz. A więc, miłościwy panie, odparł lancelot, będę ci posłuszny. Po czym ukląkł przy Panu Uri i pomodliwszy się, położył dłonie na trzech straszliwych ranach. A pan Uri natychmiast ozdrowiał i powstał z łoża tak rzeźki, jak gdyby nigdy nie odniósł najlżejszej rany. Wszyscy rycerze a król Artur wraz z nimi wznieśli głośny okrzyk radości i podziękowali Bogu za jego miłosierdzie. Lecz Lancelot zapłakał niczym dziecko, które zbito za karę. Król Artur również zamilkł, wspomniawszy, jak to Lancelot, kiedy po raz pierwszy zawitał do kamelotów, w ten sam sposób uzdrowił rannego rycerza, a Nimia, pani jeziora zawalonu, przepowiedziała, że dokona on jeszcze tylko jednego takiego czynu ostatniego przed końcem logr. Stało się tak. Że pewnego dnia królowa ginewra podeszła do pana lancelota i szepnął: Nie wierzyć się swemu rycerskiemu słowu. <noise> po tych słowach zatoczył koniem i wypadł z sali. Z pod kopy trumaka posypały się iskry i jeździec zniknął w oddali, wciąż dzierżąc w dłoni głowę, która kołysała się na długich włosach. Lecz wszyscy biesiadnicy siedzieli niewypowiedzianie zdumieni tą dziwną przygodą i upłynęło nieco czasu, nim zamek ponownie rozbrzmiewał śmiechem i uciechą świątecznych dni. Rok płynął nader szybko, drzewa zazieleniły się na wiosnę, a wkrótce liście, które blakły z wolna w słońcu letnich dni, zarumieniły się czerwienią i złotem u progu jesieni. A w dzień świętego Michała król Artur ucztował w Karleonie wśród swoich rycerzy, by uczcić pana Gawejna, który nazajutrz wyruszyć miał na spotkanie swojej straszliwej przygody. Byli tam Iwain, Agrawen i Erek, Lancelot, Lionel i Lukan Dobrym zwany, pan Bors, pan Bedivere i biskup Baldwin, a także Artur i Ginevra. A wszyscy zeszli się tam, aby go pobłogosławić i życzyć pomyślności w drodze. Gawain odziany był w swą zbroję gładką, lśniącą, nabijaną złotem. Do boku przypasał miecz, w dłoń ujął topór zielonego rycerza. Tak uzbrojony dosiadł swego bojowego rumaka gryngaleta. I ruszył ku lasom Walii Południowej, dzierżąc przed sobą tarczę, w której środku widniał znak Pięciokąta, czyli Pięcioramienna Gwiazda Logr. I tak pan Gawein puścił się w drogę i przemierzał królestwo Logr, szukając nie radości, lecz śmiertelnego niebezpieczeństwa, które czekało nań u kresu wędrówki. Po wielu dniach. Znalazł się w dzikich ostępach Walii Północnej i wędrował przez puste doliny i gęste lasy, nieraz spędzając noc pod gołym niebem, a w dzień walcząc z rozbójnikami i dzikimi mieszkańcami tej krainy. Wszędzie, kędy przejeżdżał, pytał o zielonego rycerza i o kaplicę tej samej zielonej barwy, w pobliżu której ów rycerz zamieszkiwał. Nikt jednak nie potrafił mu dopomóc. Trzeba było doprawdy niezwykłej odwagi, żeby przebyć tę drogę, lecz Gawein pokonał wszystkie przeszkody, groźnych nieprzyjaciół, z którymi musiał walczyć, i ostre podmuchy zimy. W Wigilię Bożego Narodzenia jechał na gryngalecie przez bagna i moczary, prosząc niebiosa by zesłały mu jakieś schronienie. I nagle znalazł się w rozległym parku otaczającym piękny zamek położony na niewielkim... Owa agrawen. brat pana Gawaina, był to jeden z owych wiarołomnych i niegodziwych rycerzy, którzy nienawidzili królowej i zazdrościli sławy i rozgłosu panu Lancelotowi. Agraven powtórzył to panu Mordredowi, synowi królowej Morgan, czarodziejki i swemu kuzynowi, który był najpodlejszym ze wszystkich rycerzy i podobnie jak jego matka nienawidził wszystkiego co dobre i nieustannie starał się sprowadzić hańbę i niedolę na króla Artura i całe królestwo Logr. Mordred uznał, że przyszła dlań sposobna chwila i z agrawenem ukrył się tego wieczora w ogrodzie królowej, kiedy słońce kładło już długie cienie pod jabłoniami, a po chwili nadeszła Ginevra, krocząc lekko wśród kwiatów, piękniejsza od najpiękniejszej róży na świecie. Ginevra przez chwilę przechadzała się po ogrodzie sama, a wkrótce przyszedł lancelot, najurodziwszy rycerz na świecie. Ukląkł przed królową, a ona prosiła, by wybaczył jej ostre słowa. Och, lancelocie, lancelocie, rzekła łagodnym głosem, od dnia, w którym przybyłeś do Kamelotu, kiedy byłam nieledwie dzieckiem, narzeczoną króla Artura, dojrzałam cię i umiłowałam. I ja. — Pokochałem cię tego dnia — odrzekł Lancelot — i przez wszystkie te lata walczyłem z moją miłością, lecz nadaremnie. — Lancelocie — rzekła królowa, a głos jej drżał — pragnę ponad wszystko w świecie, byś był moim małżonkiem i panem mego serca, chociaż musi to być w tajemnicy. Chcę, abyś odwiedził mnie potajemnie w mej komnacie dzisiejszej nocy. Pani moja i moja ukochana, rzekł Lancelot, a w jego głosie brzmiało wzruszenie, czy pragniesz tego całym sercem? Prawdziwie, całym sercem, odpowiedziała królowa. Tak więc będzie, klnę się na miłość do ciebie, wykrzyknął Lancelot. Ginewra przysunęła się do niego i ucałowała go w usta, potem odwróciła się i popłynęła przez zmrok, krocząc lekko wśród kwiatów, które utraciły swe barwy i były już tylko szare w gasnącym świetle zachodu. Lecz Lancelot stał nieruchomo, w ostatnim promieniu słońca złocącym mu twarz i na wspomnienie pocałunku Ginewry zadrżał cały. I westchnął ze szczęścia. Potem odwrócił się i w gęstniejącym mroku opuścił ogród. A teraz, rzekł pan Mordred, nadeszła moja godzina. Tych dwoje oddało w moje ręce całe królestwo logr. I straszny był wyraz jego oczu, kiedy wraz z agraenem zniknął w mrokach nocy. Tego samego wieczoru w jednej z głównych komnat zamku w Kamelocie, przy blasku świecy, która rzucała czar. Każdy czas jest właściwy, by mówić o takiej miłości jak moja. Pani, czy chcesz być moją żoną? Przysięgam ci, że nie zbliżę się nigdy do żadnej niewiasty na świecie, ani też wargi moje nie dotkną niczyich ust krom twoich. Blanche Fleur. Bez słowa położyła dłoń na jego ręce, a kiedy go dotknęła, zamkiem wstrząsnął nagle odgłos gromu, wielkie wrota rozwarły się i do sali wkroczyła zwolna, nieznana dziewica w białych szatach i białej zasłonie, dzierżąc w podniesionych dłoniach święty kielich, czyli graal, okryty płatem materii. Z wnętrza Graala Promieniała światłość tak jasna, że nikt nie mógł znieść jej widoku, a przecież nie dlatego, lecz powodowany jakby świętą grozą, Parsiwal padł na kolana i ukrył twarz w dłoniach. Za pierwszą niewiastą w zasłonie szła druga ze złotą misą w dłoniach, za nią zaś trzecia niosąca włócznie z ostrzem, jaśniejącym białym światłem, z której spływały krople krwi, znikające nim dotknęły posadzki. Gdy trzy niewiasty przeszły przez salę i okrążyły stół, przy którym klęczeli parsi wali Blanche-Flor, komnatę zdały się napełniać delikatne wonie jakby róż i rzadkich korzeni. Kiedy zaś procesja graala ponownie przebyła salę i zniknęła za drzwiami, które zamknęły się za nią, w sercu młodzieńca zapanował spokój niepojęty, a także wielka radość. Święty Graal zbliża się do logr rzekła blanche flor nie pytaj mnie o to co tu widziałeś, bowiem czas jeszcze nie nadszedł ktoś inny musi przybyć do tego zamku i ujrzeć to samo, a jest nim pan lancelot z jeziora, a przecież parsiwalu, szczęśliwszy jesteś od niego za jego to bowiem sprawą nadejdzie kres chwały królestwa logr chociaż w logr nie było dotąd nikogo tak znakomitego jak on prócz jeno Gaweina. Udaj się teraz do Kamelotu i czekaj na przybycie Galahada. W dniu, w którym on zasiądzie na stolicy zguby, ujrzysz świętego Graala raz jeszcze. Pani, odrzekł Parsiwal wstając, lecz nie podnosząc głowy, pragnę odnaleźć go bezwłocznie. Mniemam, że nie ma na całym świecie godniejszego przedmiotu poszukiwań. Istotnie nie ma odrzekła Blanche Flor, lecz nie wolno ci go jeszcze poszukiwać. W dniu, w którym logr osiągnie pełnię swej chwały, Graal przybędzie do kamelotu, wówczas wielu będzie poszukujących, lecz tylko najgodniejsi go odnajdą. Pragnę być jednym z nich, zawołał Parsiwal. I nie pomny niczego, nie bacząc na krzyk Blanche Flor, wybiegł z sali, wskoczył na konia i galopem odjechał w las. Pierwszym uderzeniem Lancelot powalił pana Agravena i tak dzielnie bił na prawo i lewo, że wkrótce wszyscy jego wrogowie leżeli martwi na ziemi, prócz tylko pana Mordreda, który ranny ratował się ucieczką. Odchodzę, zawołał Lancelot do królowej, lecz jeśli po tym, co zdarzyło się tej nocy, będziesz w niebezpieczeństwie, pamiętaj, że póki życia starczy, przyjdę ci z pomocą. Co powiedziawszy, Lancelot śpiesznie odjechał z kamelotu, a towarzyszył mu pan Bors i pan Lionel i wielu innych rycerzy. Ukryli się w pobliskim lesie i tam oczekiwali dalszych wydarzeń. Tymczasem pan Mordred, cały we krwi, stanął przed obliczem Artura, który siedział z Gawainem w wielkiej sali zamkowej. Jak to się stało? Zapytał król. Czyście go nie schwytali w komnacie królowej? Był tam istotnie, odparł dysząc ciężko Mordred i to bez zbroi. Ale najpierw zgładził pana Kolgrewansa, a potem wdział jego zbroję i położył trupem wszystkich, którzy z nim walczyli. Ja, jeden, zdołałem umknąć mimo ran. Ach, rzekł ze smutkiem król. Jest to doprawdy znakomity rycerz. Biada nam, że Lancelot zwrócił się przeciwko mnie, gdyż teraz jestem pewny, że szlachetna wspólnota okrągłego stołu została na zawsze rozbita, bowiem wielu rycerzy stanie po jego stronie. A co z królową? Spytał Mordred. Jest winna zdrady i zgodnie z prawem musi umrzeć na stosie. Artur ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Królowa musi umrzeć, jak chce tego prawo, powiedział. A jeśli Lancelot kiedyś tu wróci, czeka go haniebna śmierć. Niech wtedy Bóg nie dopuści, bym ja był w pobliżu i to widział, wykrzyknął Gawain. A przecież zabił twego brata, Agrawena, rzekł król Artur. Nieraz przestrzegałem Agrawena, odrzekł pan Gawain, bo wiedział, do czego go doprowadzą jego knowania. Nadto zaś był jednym z czternastu rycerzy w pełnej zbroi, którzy zaatakowali nieuzbrojonego człowieka. Przeto przebaczam panu Lancelotowi tę śmierć. Przygotuj się, powiedział król Artur, byś rankiem mógł poprowadzić moją małżonkę na stos. Nie, nigdy, najszlachetniejszy królu i panie wykrzyknął Gawain. Niechaj nikt nigdy nie powie, żem ci doradzał jej śmierć. Zatem rzekł król. Wezwij do mnie swych braci, pana Gaherisa i pana Gareta. Gdy przybyli król, Artur wydał im rozkazy. Miłościwy panie powiedzieli: Uczynimy, czego od nas żądasz. Niemniej jest to przeciwne naszej woli i udamy się tam bez oręża i odziani w żałobne szaty. A więc przygotujcie się, zawołał król, bo nadeszła już wyznaczona pora. Biada mi, że dożyłem tego dnia, jęknął Gawain. Tak więc poprowadzono Ginewrę na stos, odzianą w samą jeno koszulę, a wielu rycerzy podążyło za nią w żałobnych szatach. Lecz pan Mordred był w pełnej zbroi i towarzyszył mu zastęp Jaka zbro... jest twoja wola. O nie. Zawołał zielony rycerz swoim brzmiącym głosem: Widzę tu tylko bez wąsych młokosów, których mógłbym obalić od jednego uderzenia. Nie przybywam do was w tym błogosławionym czasie narodzin naszego pana, by waszym ucztom przydać blasku świątecznej uciechy i uświetnić je próbą rycerskiej dzielności. Jeśli komuś w tej sali stanie męstwa i odwagi, by wymienić ze mną ciosy, dam mu ten oto szlachetny topór, trochę ciężki, poprawdzie, by się nim wedle woli posłużyć. Sam zaś stanę. Tu przed nimi pozwolę sobie zadać pierwszy cios toporem w to miejsce, w które zechce mnie uderzyć. Musi on jednak przysiąca wraz z nim, także ty, królu i panie, że będę miał prawo zadać mu, jeśli zdołam, taki sam cios za rok i dzień od dziś. Jeszcze głębsze milczenie zapanowało wśród rycerzy. Jeśli byli zdziwieni już przedtem, teraz zdumienie ich wzrosło w dwójnasób. Żaden z nich jednak nie odważył się przyjąć wyzwania, tak straszliwie wyglądał ów człowiek i tak groźny był ogromny topór, który dzierżył w dłoni. Wówczas zielony rycerz zaśmiał się głośno i szyderczo. Czy to ho, 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 istotnie dur króla Artura i sławni rycerze Okrągłego Stołu? Cóż teraz pozostało z ich sławy, skoro na samą wzmiankę o ciosach wszyscy zamilkli ze strachu? Król Artur zerwał się na nogi. Ej, przyjacielu, zawołał, twoje szaleństwo znajdzie stosowną odpowiedź. Skoro nikt inny nie chce przyjąć wyzwania, daj mi Twój topór i gotuj się na cios! Lecz wtedy powstał pan Gawain i rzekł: Władco mój i znakomity wuju, wyświadcz mi wielką łaskę. Pozwól, by ta przygoda mnie przypadła w udziale, gdyż nadal muszę dowieść, że wart jestem być rycerzem twego okrągłego stołu i żem godny miana obrońcy logr. Prawdziwie się raduję, drogi siostrzeńcze, że Twoja to będzie przygoda odpowiedział Artur. Zielony rycerz uśmiechnął się złowieszczo, zeskoczył z konia i wyszedł na środek sali, by spotkać się z Gawainem. Ja nie posiadam się z radości, że znalazłem wśród was choć jednego mężnego człowieka, rzekł. Powiedz mi swe imię, panie rycerzu, po czym zawrzemy nasz układ. Jestem Gawain, syn króla Lota z Orkadów i siostrzan króla Artura. Brzmiała odpowiedź. I oto klnę się na mą rycerską cześć, że zadam tylko jeden cios i mężnie przyjmę taki sam, jeżeli zdołasz go zadać, za dwanaście miesięcy od tego dnia. Gawęjnie! — zakrzyknął zielony rycerz. Wielka to dla mnie radość, że twoja właśnie dłoń zada temu naprzód i z całej mocy ciął lancelota mieczem. Lecz lancelot sparował cios grubymi fałdami płaszcza i tak silnie uderzył pana Kolgrywansa w głowę, że ten padł na ziemię i już się nie poruszył. Lancelot błyskawicznie wciągnął go do komnaty i ponownie zaryglował drzwi, po czym z pomocą królowej zdjął ze zmarłego zbroję i sam ją przywdział. — "Zdrajco!" wołał pan Agraven, łomocąc w drzwi. — Wyjdź natychmiast z komnaty królowej! — Zamilknij! Już wychodzę! — odparł Lancelot. — Radzę ci, Agravenie, uciekaj i ukryj się dobrze! I otworzywszy drzwi na oścież, stanął w progu, a tak urodziwego rycerza nigdy przed nim nie widziano na tym świecie. Po chwili był już wśród nich i miecze błyskały niczym iskry piorunów w mrocznych chmurach. Pierwszym uderzeniem Lancelot powalił pana Agravena i tak dzielnie bił na prawo i lewo, że wkrótce wszyscy jego wrogowie leżeli martwi na ziemi, prócz tylko pana Mordreda, który ranny ratował się ucieczką. Odchodzę, zawołał Lancelot do królowej, lecz jeśli po tym, co zdarzyło się tej nocy, będziesz w niebezpieczeństwie, pamiętaj, że póki życia starczy, przyjdę ci z pomocą co powiedziawszy, Lancelot śpiesznie odjechał z kamelotu, a towarzyszył mu pan Bors i pan Lionel i wielu innych rycerzy. Ukryli się w pobliskim lesie i tam oczekiwali dalszych wydarzeń. Tymczasem pan Mordred cały we krwi stanął przed obliczem Artura, który siedział z gawejnem w wielkiej sali zamkowej. Jak to się stało? zapytał król. Czyście go nie schwytali w komnacie królowej? Był tam istotnie, odparł dysząc ciężko mordred. I to bez zbroi, ale najpierw zgładził pana kolgrewansa, a potem wdział jego zbroję i położył trupem wszystkich, którzy z nim walczyli. Ja jeden, zdołałem umknąć mimo ran. Ach, rzekł ze smutkiem król. Jest to doprawdy znakomity rycerz. Biada nam, że Lancelot zwrócił się przeciwko mnie, gdyż teraz jestem pewny, że szlachetna wspólnota okrągłego stołu została na zawsze rozbita, bowiem wielu rycerzy stanie po jego stronie. A co z królową? Spytał Mordred. Jest winna zdrady i zgodnie z prawem musi umrzeć na stosie. Artur ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Królowa musi umrzeć, jak chce tego prawo, powiedział. A jeśli Lancelot kiedyś tu wróci, czeka go haniebna śmierć. Niech wtedy Bóg nie dopuści, bym ja był w pobliżu i to widział, wykrzyknął Gawain. A przecież zabił twego brata, Agrawena, rzekł król Artur. Nieraz przestrzegałem Agrawena, odrzekł pan Gawain, bo wiedział, do czego go doprowadzą jego knowania. Nadto zaś był jednym z czternastu rycerzy w pełnej zbroi, którzy zaatakowali nieuzbrojonego człowieka. Przeto przebaczam panu lancelotowi tę śmierć. Przygotuj się powiedział król Artur, byś rankiem mógł poprowadzić moją małżonkę na stos. Nie nigdy najszlachetniejszy królu i panie wykrzyknął gawej mózg-flor. Lecz nie wolno ci go jeszcze poszukiwać. W dniu, w którym logr osiągnie pełnię swej chwały, graal przybędzie do kamelotu, wówczas wielu będzie poszukujących, lecz tylko najgodniejsi go odnajdą. Pragnę być jednym z nich zawołał Parsifal i nie pomny niczego, nie bacząc na krzyk Blancheflor, wybiegł z sali, wskoczył na konia i galopem odjechał w las. Gdy nadszedł ranek, szaleństwo jakby go opuściło i, zawróciwszy, próbował odnaleźć drogę powrotną do Blancheflor, lecz choć wędrował dni wiele, nie zdołał trafić na ślad owej odludnej krainy i tajemniczego zamku Carbonek. Posępny i nieszczęśliwy Parsifal wreszcie zawrócił i udał się w stronę Karleonu. Nadeszła już zima i gościniec pokryty był grubą warstwą śniegu, kiedy młodzieniec wyjechał z gór i borów środkowej wali i zmierzał ku miastu, gdzie zatrzymał się, rozmyślając o utraconej blanche Flor. Kiedy tak dumał, siedząc na swym koniu, pojawiło się w pobliżu czterech rycerzy. Byli to Kay, Iwein, Gawain... I król Artur we własnej osobie. — Jedź naprzód — rzekł król Artur do Keja — i spytaj tego rycerza, jak się zwie, dokąd zmierza i czemu tak siedzi pogrążony w myślach. — Hej, rycerzu! — zakrzyknął Kej, podjechawszy bliżej. — Powiedz mi, jak cię zowią i co cię tu sprowadza. Lecz Parsival był tak pochłonięty swymi myślami, że nic nie widział i nic nie słyszał. Odpowiadaj, jeśli nie jesteś niemową! krzyknął Kej, po chwili zaś, tracąc nieco cierpliwość, uderzył Parsiwala swą ciężką żelazną rękawicą. Parsiwal uniósł się w strzemionach, cofnął konia na pewną odległość, pochylił kopię i zawołał: Nikt mnie nie będzie bić bezkarnie! Broń się, rycerzu tchórzliwy i nikczemny! Kej cofnął się również, pochylił kopię i obaj przeciwnicy natarli na siebie z całą mocą. Kopia Keja uderzyła w tarczę Parsiwala i roztrzaskała się na kawałki. Lecz Parsiwal uderzył tak zręcznie i mocno, że przebił na wylot pukleż Keja, raniąc go dotkliwie w biodro i obalając na ziemię. Nadal jednak trzymał kopię w pogotowiu na wypadek, gdyby chciał go zaatakować jeden z pozostałych rycerzy. Będę się potykał kolejno z każdym z was lub z wszystkimi naraz! zawołał. Mam prawo siedzieć na mym własnym koniu przy drodze, nie będąc narażonym na zniewagi i ciosy ze strony tak bezwstydnego rycerza, jak ten. Tutaj, to Parsiwal wykrzyknął nagle Gawain. Ten co zgładził czerwonego rycerza, którego zbroję nosi. Głęboko zaiste musiał być pogrążony w myślach o swej miłości, skoro siedział tak nieruchomo. się dostać do środka. Zmartwiło go to niezmiernie. Mój brat Kej musi mieć jakiś miecz pomyślał jadąc wolno z powrotem. Jakiż to będzie wstyd, jaki temat do złośliwych żartów, jeśli tak młody rycerz pojawi się w szrankach bez miecza. Ale skąd go wziąć? Wiem. Widziałem przecież miecz ten, co tkwi w kowadle na przykościelnym cmentarzu. Zabiorę go i idź tam po nim. Artur spiął konia ostrogami i pojechał na cmentarz. Uwiązawszy wierzchowca u bramy, pobiegł do głazu. Nie przystanąwszy nawet by przeczytać napis na kamieniu, Artur jednym ruchem wyciągnął miecz, pobiegł z powrotem do swojego konia i po niewielu minutach dogoniwszy Keja, wręczył mu swą zdobycz. Artur ani się domyślał, co to za miecz, ale Kej już przedtem próbował wydobyć go z kowadła i na pierwszy rzut oka zrozumiał, że to ten sam miecz. Natychmiast podjechał do swojego ojca Hektora i rzekł: „Panie mój, spójrz, oto miecz wydobyty z głazu. Jak zatem widzisz, to ja muszę być prawowitym królem wszech Brytanii”. Hektor był zbyt mądry, by tak od razu uwierzyć Kejowi. Pojechał z nim z powrotem do kościoła, a tam kazał mu położyć ręce na piśmie świętym i zaprzysiąc uroczyście, że powie prawdę o tym jak zdobył miecz. Przyniósł mi go mój brat Artur, powiedział Kej z westchnieniem. A jakeś ty zdobył miecz? Spytał Hektor. Powiem ci, panie mój, Odparł Artur, zląkłszy się, że postąpił źle. — Kej wysłał mnie, bym przywiózł mu jego miecz, ale nie mogłem się do niego dostać. W ten czas przypomniałem sobie, że widziałem ten oto miecz bezużytecznie tkwiący w kowadle na przykościelnym cmentarzu. Pomyślałem, że lepiej służyć będzie w ręce mego brata, a więc przyniosłem go. — Wetknij więc miecz z powrotem w kowadło i pokaż nam, jak go wyciągasz. – rozkazał Hektor. – Nic łatwiejszego – powiedział Artur, głowiąc się skąd tyle kłopotów z jakimś tam mieczem i bez trudu wetknął miecz w kowadło. Wówczas Kej chwycił rękojeść i pociągnął jak umiał najsilniej, lecz choć natężał się i szarpał z całej mocy, nie zdołał ani o włosek poruszyć miecza. Spróbował również Hektor z nielepszym skutkiem – Wyciągnij go rzekł do Artura. Ten zaś coraz bardziej zdumiony położył dłoń na rękojeści i wyciągnął A ilekroć któryś z rycerzy padnie w boju lub umrze, a wy powołacie nowego, jego imię pojawi się na stolicy, lecz imię zmarłego zniknie w chwili jego śmierci. Jednakże imiona rycerzy Okrągłego Stołu żyć będą po wsze czasy. Siądźcie teraz wszyscy, bowiem przy okrągłym stole nikt nie może się skarżyć, że posadzono go na szarym końcu lub że inny siedzi wyżej od niego. Cztery miejsca są jeszcze puste, rzekł król Artur, kiedy wszyscy jego rycerze zasiedli już na swoich stolicach. Bez wątpienia, odpowiedział Merlin. Stąd bowiem tym większa chwała spłynie na logr. Król Pellinor przybywa dziś jeszcze, by spocząć po swym pościgu za tropiącym zwierzęciem. Jedno z tych miejsc jest dla niego. Spójrz, oto jak imię króla Pellinora wyrasta złotymi głoskami na tej stolicy. Jeśli zaś pytasz o trzy pozostałe, odczytaj imiona. Pana Lancelota z jeziora i pana Parsiwala zwali na dwóch z nich. Lancelot będzie z tobą na następne święto pięćdziesiątnicy. Pan Parsiwal jeszcze się nie narodził, lecz najmężniejszy z rycerzy, którzy to zasiadają, będzie jego ojcem. Wszelako, kiedy pan Parsiwal się zjawi, wiedzieć będziesz, że masz czekać tylko jeden rok na przybycie świętego Graala do Kamelotu. jeśli wreszcie idzie o ostatnie miejsce to jest to stolica zguby i każdego kto na niej zasiądzie czeka śmierć krom tego dla którego została przeznaczona najlepszego ze wszystkich rycerzy uf zaś przybędzie, gdy spełni się czas. Merlin poszedł ku drzwiom i wprowadził króla Pellinora, który przykląkł przed królem Arturem i został pasowany na jego rycerza, nim zajął miejsce przy okrągłym stole. Gawain zasiadł po jednej stronie trzech pustych stolic, Merlin zaś powiódł Pellinora, na drugą stronę. Lecz teraz posłuchajcie, rzekł Merlin. Oto dziś, w pierwszym dniu Okrągłego Stołu, wiążę was wszystkich zakonem rycerskim. Wszyscy tu zebrani, a także ci, co po was zasiadać będą przy tym stole, są rycerzami Logry i dla chwały Piękniejsza była niż promienne słońce, które świeciło tego ranka, rozpuszczone włosy okalały jej śliczną twarz, a szyja bielsza od śniegu lśniła pod futrem zdobiącym jej szatę. Czule ucałowała gawejna i złajała go za próżniactwo. Musisz być chyba z lodu, skoro zadowalasz się jednym jedynym pocałunkiem, a może w kamelocie czeka na ciebie jakaś dama? Nie, pani odparł poważnie Gawain. Żadna dama nie zdobyła dotąd mojej miłości, lecz nie może być ona twoim udziałem, albowiem masz już małżonka, a jest on o wiele znakomitszym rycerzem niż ja kiedykolwiek będę. Dziś jednak na ten jeden dzień możemy się pokochać, powiedziała pani. Czyż i to jest nam wzbronione? A wtedy do końca moich dni mogłabym wspominać, że Gawain trzymał mnie w ramionach. Nie, przez pamięć na merycerskie śluby i na chwałę logr nie wolno mi tego uczynić gdyż haniebny byłby to postępek dama jeła czynić mu wyrzuty i zaklinać go on jednak dwornie parował jej usta i ani na chwilę nie sprzeniewierzył się swej czci jak przystało na rycerza logr w końcu pani westchnęła słodko ucałowała go po raz drugi i rzekła Gaweinie, jesteś prawdziwym rycerzem, szlachetnym jak nikt przed tobą, daj mi więc tylko podarunek, który by mi ciebie przypominał, a wtedy myśl o moim rycerzu osłodzi mój ból. — Niestety — odparł Gawein, nie mam nic do ofiarowania, wyruszyłem w ową niebezpieczną drogę bez zbędnych ciężarów, a więc ja dam ci ten zielony rzemyk od mojego paska — powiedziała pani — noś go, przynajmniej to uczyń dla mnie niestety pani odrzekł gawein. nie wolno mi być twoim rycerzem i nosić oznak twojej łaski to bardzo mały przedmiot rzekła pani i łatwo możesz go ukryć weź go zaklinam cię bo jest to magiczny rzemyk i tego kto go nosi niepodobna zgładzić nawet przy pomocy najpotężniejszych czarów nakazuję ci jednak byś go ukrył i nie mówił nic mojemu małżonkowi była to zbyt wielka pokusa dla gawejna. Pomny ciężkiej próby w spotkaniu z zielonym rycerzem, która czekała go na zajutrz, wziął rzemyk, przyrzekając nigdy o tym nikomu nie mówić. Pani ucałowała go po raz trzeci i odeszła szybko. Tego wieczora pan zamku powrócił z polowania, przywożąc skórę jednego tylko lisa. W jasno oświetlonej sali, w której wesoło huczał ogień i stoły były zastawione do sutej wieczerzy, gawein powitał go radośnie. Przybyłem tu ze swoją zdobyczą i tym razem pierwszy ją wręcza, zawołał wesoło i uroczyście pocałował go trz. Skoczył błyskawicznie do przodu z wyciągniętymi rękami, pochwycił głowę i trzymając ją w dłoni za włosy, dosiadł czekającego opodal wierzchowca. Siedząc swobodnie w siodle, jakby się nic nie zdarzyło, obrócił głowę twarzą do Gawejna i rzekł. Bacz, byś dotrzymał przysięgi i odszukał mnie za rok od tego dnia. Jam jest rycerz zielonej kaplicy i pod tym imieniem znają mnie ludzie północnej krainy. Szukać mnie będziesz po całej Walii, a także w lesie wirralskim i znajdziesz mnie tam bez ochyby, jeśli nie jesteś tchórzem i nie chcesz sprzeniewierzyć się swemu rycerskiemu słowu. Po tych słowach zatoczył koniem i wypadł z sali. Spod kopy trumaka posypały się iskry i jeździec zniknął w oddali, wciąż dzierżąc w dłoni głowę, która kołysała się na długich włosach. Lecz wszyscy biesiadnicy siedzieli niewypowiedzianie zdumieni tą dziwną przygodą i upłynęło nieco czasu, nim zamek ponownie rozbrzmiewał śmiechem i uciechą świątecznych dni. Rock. Płynął nader szybko, drzewa zazieleniły się na wiosnę, a wkrótce liście, które blakły z wolna w słońcu letnich dni, zarumieniły się czerwienią i złotem u progu jesieni. A w dzień świętego Michała król Artur ucztował w Karleonie wśród swoich rycerzy, by uczcić pana Gawaina, który nazajutrz wyruszyć miał na spotkanie swojej straszliwej przygody. Byli tam Iwein, Agrawen i Erek, Lancelot, Lionel i Lucan dobrym zwany, pan Bors, pan Bedivere i biskup Baldwin, a także Artur i Ginevra. A wszyscy zeszli się tam, aby go pobłogosławić i życzyć pomyślności w drodze. Gawain odziany był w swą zbroję, gładką, lśniącą, nabijaną złotem, do boku przypasał miecz, w dłoń ujął topór zielonego rycerza. Tak uzbrojony dosiadł swego bojowego rumaka gryngaleta i ruszył ku lasom walii południowej dzierżąc przed sobą tarczę, w której środku widniał znak pięciokąta, czyli pięcioramienna gwiazda Logr. I tak pan Gawain puścił się w drogę i przemierzał królestwo Logr, szukając nie radości, lecz śmiertelnego niebezpieczeństwa, które czekało nań u kresu wędrówki. Po wielu dniach Znalazł się w dzikich ostępach Walii Północnej i wędrował przez puste doliny i gęste lasy, nieraz spędzając noc pod gołym niebem, a w dzień walcząc z rozbójnikami i dzikimi mieszkańcami tej krainy. Br zażywało jak gdyby długiego, od Boga zesłanego lata wśród ciemnych chmur przewalających się nad całą resztą ziemi. Z początku było jeszcze wielu złoczyńców i rozbójników, ba, nawet olbrzymów i czarowników, i rycerze musieli być zawsze gotowi do walki z nimi, i bynajmniej nie tylko w czasie uroczystych biesiad w dniu Wielkiej Nocy, pięćdziesiątnicy na święty Michał i na Boże Narodzenie przybywały na dwór króla Artura młode niewiasty, by szukać zadośćuczynienia za wyrządzone im krzywdy. Lecz z biegiem lat Coraz mniej ich potrzebowało pomocy. W logr umacniał się prawdziwie Boży pokój, a rycerze króla Artura coraz więcej czasu poświęcali na wielkie turnieje w kamelocie lub karleonie, zyskując co prawda znakomitą zręczność we władaniu orężem, lecz niewiele znajdując powodów, aby jej dowieść w boju. Młodsi rycerze wędrowali przeważnie po całym kraju, poszukując przygód, lecz starsi coraz częściej woleli czekać, aż zdarzy się coś niezwykłego, a wśród tych prym wodził Lancelot. Przez długie lata był pierwszy pośród pierwszych, i żaden rycerz nie dorównywał mu siłą, męstwem, dwornością i szlachetnością serca. Nawet Tristan, czy Gareth, Gerand czy młody parsiwal Jedynie Gawaina można było postawić z nim na równi, lecz byli oni tak wiernymi druchami, że nigdy ze sobą o nic nie współzawodniczyli. Otóż stało się tak że od dnia, w którym przybył na dwór, Lancelot miłował królowę Ginewrę, ją tylko jedną między wszystkimi damami świata służył jej wiernie i z oddaniem przez wiele lat, jak winien służyć rycerz swojej damie. Król Artur zaś nie czuł zazdrości, ufał bowiem niezłomnej cnocie, tak Lancelota jak królowej. I długo służył Lancelot Ginewrze, jak wierny rycerz i wierny poddany, pragnąc jeno znakomitymi czynami przysporzyć jej chwały. Lecz w ciągu długich lat pokoju, kiedy to przygoda nader rzadko wzywała go, by opuścił kamelot, a król Artur nie musiał już prowadzić swych zastępów do walki, Lancelot i Ginewra zaczęli coraz częściej przebywać ze sobą i coraz częściej bez wiedzy króla Artura. I tak oto do Logr zakradł się pierwszy zwiastun groźnego zła, tak niewinny na pozór i tak tajemny, że nikt go nie dostrzegł, a po prawdzie rzec trzeba, że ani Lancelot, ani Ginewra nawet się nie domyślali, dokąd on ich zawiedzie. Lecz złe moce, które coraz zacieklej usiłowały znaleźć najmniejszą choćby szczelinę, przez którą mogłyby się wślizgnąć do tej twierdzy cnoty, dobrze go widziały. Spod kopy trumaka posypały się iskry i jeździec zniknął w oddali, wciąż dzierżąc w dłoni głowę, która kołysała się na długich włosach. Lecz wszyscy biesiadnicy siedzieli niewypowiedzianie zdumieni tą dziwną przygodą i upłynęło nieco czasu, nim zamek ponownie rozbrzmiewał śmiechem i uciechą świątecznych dni. Rok. Płynął nader szybko, drzewa zazieleniły się na wiosnę, a wkrótce liście, które blakły z wolna w słońcu letnich dni, zarumieniły się czerwienią i złotem u progu jesieni. A w dzień świętego Michała król Artur ucztował w Carleonie wśród swoich rycerzy, by uczcić pana Gawajna, który nazajutrz wyruszyć miał na spotkanie swej straszliwej przygody. Byli tam Iwain, Agrawen i Erek, Lancelot, Lionel i Lukan dobrym zwany, pan Bors, pan Bediver i biskup Baldwin, a także Artur i Ginevra, a wszyscy zeszli się tam, aby go pobłogosławić i życzyć pomyślności w drodze. Gawein, odziany był w swą zbroję, gładką, lśniącą, nabijaną złotem, do boku przypasał miecz, w dłoń ujął topór zielonego rycerza. Tak uzbrojony, dosiadł swego bojowego rumaka Gryngaleta i ruszył ku lasom Walii Południowej, dzierżąc przed sobą tarczę, w której środku widniał znak pięciokąta, czyli pięcioramienna gwiazda logr. I tak pan Gawein, Puścił się w drogę i przemierzał królestwo logr, szukając nie radości, lecz śmiertelnego niebezpieczeństwa, które czekało nań u kresu wędrówki. Po wielu dniach znalazł się w dzikich ostępach Walii Północnej i wędrował przez puste doliny i gęste lasy, nieraz spędzając noc pod gołym niebem, a w dzień walcząc z rozbójnikami i dzikimi mieszkańcami tej krainy. Wszędzie, kędy przejeżdżał, pytał o zielonego rycerza i o kaplicę tej samej zielonej barwy, w pobliżu której ów rycerz zamieszkiwał. Nikt jednak nie potrafił mu dopomóc. Trzeba było doprawdy niezwykłej odwagi, żeby przebyć tę drogę, lecz Gawain pokonał wszystkie przeszkody, groźnych nieprzyjaciół, z którymi musiał walczyć, i ostre podmuchy zimy. W Wigilię Bożego Narodzenia Jechał na gryngalecie przez bagna i moczary, prosząc niebiosa, by zesłały mu jakieś schronienie. I nagle znalazł się w rozległym parku otaczającym piękny zamek położony na niewielkim wzgórzu. Wznosiło się ono nad głęboką doliną, której dnem płynęła szeroka rzeka. Przed zamkiem rozpościerał się śliczny traf. Gdzie bić bezkarnie? Broń się, rycerzu tchórzliwy i nikczemny! Kej cofnął się również, pochylił kopię i obaj przeciwnicy natarli na siebie z całą mocą. Kopia Keja uderzyła w tarczę Parsiwala i roztrzaskała się na kawałki. Lecz Parsiwal uderzył tak zręcznie i mocno, że przebił na wylot pukleż Keja, raniąc go dotkliwie w biodro i obalając na ziemię. Nadal jednak trzymał kopię w pogotowiu na wypadek, gdyby chciał go zaatakować jeden z pozostałych rycerzy. Będę się potykał kolejno z każdym z was lub z wszystkimi naraz! zawołał. Mam prawo siedzieć na mym własnym koniu przy drodze, nie będąc narażonym na zniewagi i ciosy ze strony tak bezwstydnego rycerza, jak ten. Tutaj. To parsiwal, wykrzyknął nagle Gawain. — Ten, co zgładził czerwonego rycerza, którego zbroję nosi. Głęboko, zaiste, musiał być pogrążony w myślach o swej miłości, skoro siedział tak nieruchomo, kiedy Kejgo go uderzył. Poproś go, by do nas przemówił, drogi siostrzeńcze, rzekł król Artur. Gawain zaś podjechał do parsiwala. Szlachetny panie rzekł grzecznie. Tam oto jest król Artur, nasz władca, który pragnie być do niego przemówił. Co zaś do Keja, któregoś właśnie obalił, zasłużył sobie na tę karę za swój brak rycerskiej dworności. Parsifal wysłuchał tych słów z zadowoleniem. A więc spełnione zostały oba moje śluby, zawołał. Ukarałem Keja za haniebny policzek, który wymierzył owej panience w dniu, w którym po raz pierwszy zawitałem do Karleonu i przybywam do króla Artura odziany w zbroję czerwonego rycerza, którego zgładziłem i wioząc w torbie złoty puchar skradziony z królewskiego stołu. Parsiwal podjechał bliżej, zsiadł z konia i ukląkł przed królem Arturem. Królu i panie, rzekł, pasuj mnie proszę na rycerza. Ślubuję oto strawić żywot mój cały w twej służbie i czynić wszystko dla chwały Królestwa Logr. Powstań, panie parsiwalu zwali, rzekł król Artur. Czeka na Ciebie miejsce przy okrągłym stole między panem Gawainem i stolicą Zguby. Dawno, dawno temu dobry czarodziej Merlin rzekł mi, że przybędziesz w chwili, gdy zbliżać się będzie dzień największej chwały królestwa Logr. Przez wiele, wiele lat król Artur i jego rycerze walczyli z sasami w różnych stronach Brytanii. Lecz po wielkiej bitwie na górze Badon, jednej z największych, jakie stoczono na brytyjskiej ziemi, nadszedł okres pokoju. Kiedy królestwo Logr zażywało jak gdyby długiego, od Boga zesłanego lata wśród ciemnych chmur przewalających się nad całą resztą ziemi. Z początku było jeszcze wielu złoczyńców i rozbójników, ba, nawet olbrzymów i czarowników i rycerze musieli być z Artur, bo jeśli on nie zdoła tego dokonać, żaden inny rycerz nie okaże się dostatecznie godny. A gdy tak stali, mówiąc o tej sprawie, Lancelot powrócił do kamelotu. Artur rzekł mu, co się wydarzyło, i prosił go, by spróbował uzdrowić pana uli. Nie, wykrzyknął Lancelot, byłbym niecnym pyszałkiem, gdybym sądził, że uda mi się to, czego nie zdołało dokonać tylu szlachetnych rycerzy. Nie masz wyboru, rzekł król Artur, gdyż wiążecie mój rozkaz. A więc, miłościwy panie, odparł Lancelot, będę ci posłuszny. Po czym ukląkł przy Panu Uri i pomodliwszy się, położył dłonie na trzech straszliwych ranach. A pan Uri natychmiast ozdrowiał i powstał z łoża tak rzeźki, jak gdyby nigdy nie odniósł najlżejszej rany. Wszyscy rycerze, a król Artur wraz z nimi wznieśli głośny okrzyk radości i podziękowali Bogu za jego miłosierdzie. Lecz Lancelot zapłakał niczym dziecko, które zbito za karę. Król Artur również zamilkł, wspomniawszy, jak to Lancelot, kiedy po raz pierwszy zawitał do kamelotów, w ten sam sposób uzdrowił rannego rycerza, a Nimia, pani jeziora zawalonu, przepowiedziała, że dokona on jeszcze tylko jednego takiego czynu ostatniego przed końcem logr. Stało się tak że pewnego dnia królowa Ginewra podeszła do pana Lancelota i szepnęła do niego – przyjdź do mnie do ogrodu o zachodzie, pragnę spotkać się z tobą. Otóż zdarzyło się, że usłyszał te słowa Agraven, brat pana Gawaina. Był to jeden z owych wiarołomnych i niegodziwych rycerzy, którzy nienawidzili królowej i zazdrościli sławy i rozgłosu panu Lancelotowi. A Graven powtórzył to panu Mordredowi, synowi królowej Morgan, czarodziejki i swemu kuzynowi, który był najpodlejszym ze wszystkich rycerzy i podobnie jak jego matka nienawidził wszystkiego co dobre i nieustannie starał się sprowadzić hańbę i niedolę na króla Artura i całe królestwo Logr. Mordred uznał, że przyszła dlań sposobna chwila i z agrawenem ukrył się tego wieczora w ogrodzie królowej, kiedy słońce kładło już długie cienie pod jabłoniami, a po chwili nadeszła Ginevra, krocząc lekko wśród kwiatów, piękniejsza od najpiękniejszej róży na świecie. Ginewra przez chwilę przechadzała się po ogrodzie sama, a wkrótce przyszedł Lancelot, najurodziwszy rycerz na świecie, ukląkł przed królową, a ona prosiła, by wybaczył jej ostre słowa. — Och, Lancelocie, Lancelocie, rzekła łagodnym głosem, — od dnia, w którym przybyłeś do Kamelotu, kiedy byłam nieledwie dzieckiem, narzeczoną króla Artura, dojrzy padnie Wypróbowałem się kilkakrotnie i wiem, żeś rzetelny, lecz trzecia próba będzie najcenniejsza. Tak więc... Raz jeszcze zaprzysięgli układ, nazajutrz zaś, kiedy pan zamku odjechał ze swymi łowczymi i sforą pięknie grających ogarów, Gaweń spał w łożu, śniąc o groźnym spotkaniu z zielonym rycerzem, które tak już było bliskie. Niebawem przyszła pani, wesoła jak ptaszek, otworzyła szeroko okno, wpuszczając do komnaty czyste mroźne słońce, potem zaś zbudziła Gawejna ze snu i zażądała pocałunku. Piękniejsza była niż promienne słońce, które świeciło tego ranka, rozpuszczone włosy okalały jej śliczną twarz, a szyja bielsza od śniegu lśniła pod futrem zdobiącym jej szatę. Czule ucałowała gawejna i złajała go za próżniactwo. Musisz być chyba z lodu, skoro zadowalasz się jednym jedynym pocałunkiem, a może w kamelocie czeka na ciebie jakaś dama? Nie, pani. Odparł poważnie Gawein. Żadna dama nie zdobyła dotąd mojej miłości, lecz nie może być ona twoim udziałem, albowiem masz już małżonka, a jest on o wiele znakomitszym rycerzem, niż ja kiedykolwiek będę. Dziś jednak na ten jeden dzień możemy się pokochać, powiedziała pani. Czyż i to jest nam wzbronione? A wtedy do końca moich dni mogłabym wspominać, że Gawain trzymał mnie w ramionach. Nie. Przez pamięć na merycerskie śluby i na chwałę logr nie wolno mi tego uczynić, gdyż haniebny byłby to postępek. Dama jeła czynić mu wyrzuty i zaklinać go, on jednak dwornie parował jej usta i ani na chwilę nie sprzeniewierzył się swej czci, jak przystało na rycerza logr. W końcu pani westchnęła słodko, ucałowała go po raz drugi i rzekła Gawejnie, jesteś prawdziwym rycerzem, szlachetnym jak nikt przed tobą, daj mi więc tylko podarunek, który by mi ciebie przypominał, a wtedy myśl o moim rycerzu osłodzi mój ból. — Niestety — odparł Gawain — nie mam nic do ofiarowania, wyruszyłem w ową niebezpieczną drogę bez zbędnych ciężarów. — A więc ja dam ci ten zielony rzemyk od mojego paska — powiedziała pani — noś go, przynajmniej to uczyń dla mnie — niestety pani odrzekł gawein nie wolno mi być twoim rycerzem i nosić oznak twojej łaski to bardzo mały przedmiot rzekła pani i łatwo możesz go ukryć weź go zaklinam cię bo jest to magiczny rzemyk i tego kto go nosi niepodobna zgładzić nawet przy pomocy najpotężniejszych czarów nakazuję ci jednak byś go ukrył i nie mówił nic mojemu małżonkowi była to zbyt wielka pokusa dla Gawaina, to licą zguby. Dawno, dawno temu dobry czarodziej Merlin rzekł mi, że przybędziesz w chwili, gdy zbliżać się będzie dzień największej chwały królestwa Logr. Przez wiele, wiele lat król Artur i jego rycerze walczyli z Sasami w różnych stronach Brytanii, lecz po wielkiej bitwie na górze Badon jednej z największych, jakie stoczono na brytyjskiej ziemi, nadszedł okres pokoju, kiedy królestwo Logr zażywało jak gdyby długiego od Boga zesłanego lata, wśród ciemnych chmur przewalających się nad całą resztą ziemi. Z początku było jeszcze wielu złoczyńców i rozbójników, ba, nawet olbrzymów i czarowników, i rycerze musieli być zawsze gotowi do walki z nimi, i bynajmniej nie tylko w czasie uroczystych biesiad w dniu Wielkiej Nocy, pięćdziesiątnicy na święty Michał i na Boże Narodzenie przybywały na dwór króla Artura młode niewiasty, by szukać zadośćuczynienia za wyrządzone im krzywdy. Lecz z biegiem lat Coraz mniej ich potrzebowało pomocy. W logr umacniał się prawdziwie Boży pokój, a rycerze króla Artura coraz więcej czasu poświęcali na wielkie turnieje w kamelocie lub karleonie, zyskując co prawda znakomitą zręczność we władaniu orężem, lecz niewiele znajdując powodów, aby jej dowieść w boju. Młodsi rycerze wędrowali przeważnie po całym kraju, poszukując przygód, lecz starsi coraz częściej woleli czekać, aż zdarzy się coś niezwykłego, a wśród tych prym wodził Lancelot. Przez długie lata był pierwszy pośród pierwszych, i żaden rycerz nie dorównywał mu siłą, męstwem, dwornością i szlachetnością serca. Nawet Tristan, czy Gareth, Gerand czy młody parsiwal Jedynie Gawaina można było postawić z nim na równi, lecz byli oni tak wiernymi druchami, że nigdy ze sobą o nic nie współzawodniczyli. Otóż stało się tak że od dnia, w którym przybył na dwór, Lancelot miłował królowę Ginewrę, ją tylko jedną między wszystkimi damami świata. Służył jej wiernie i z oddaniem przez wiele lat, jak winien służyć rycerz swojej damie. Król Artur zaś nie czuł zazdrości, ufał bowiem niezłomnej cnocie tak Lancelota jak królowej. I długo służył lancelot-ginewrze jak wierny rycerz i wierny poddany, pragnąc jeno znakomitymi czynami przysporzyć jej chwały. Lecz w ciągu długich lat pokoju, kiedy to przygoda nader rzadko wzywała go, by opuścił Kamelot, a król Artur nie musiał już prowadzić swych zastępów do walki, lancelot i ginewra zaczęli coraz częściej przebywać ze sobą i coraz częściej bez wiedzy króla Artura. Rozpięty nad szemrzącym strumieniem, nie wiem, czy kościół to czy kaplica, pomyślał Parsiwal, lecz jest przecudnej piękności. Wejdę więc do środka. Przekroczywszy cicho próg, wsunął się do cienistego wnętrza i stanął zadziwiony, ujrzawszy młodą pannę spoczywającą we śnie na posłaniu z kosztownego jedwabiu i brokatu. Jej wyciągnięte ramię bielsze było od prześcieradeł, włosy jaśniały na poduszce niczym promienie słońca. Z niezmierną ostrożnością Parsiwal pochylił się nad nią, zdjął jej z palca jedyny pierścień, jaki miała na ręce, prostą złotą plecionkę z jednym tylko czerwonym rubinem, a na jego miejsce wsunął swój złoty pierścień, na którym lśnił jeden biały diament, pierścionek zaś dzieweczki włożył sobie na palec. Wówczas, nadal nie budząc śpiącej, ucałował delikatnie jej wargi i cicho opuścił namiot z sercem rozśpiewanym nową radością i nową tęsknotą. Powędrował dalej Parsiwal przez gęste lasy, a gdy zapadła ciemność, ułożył się do snu wśród korzeni ogromnego dębu, z pierwszym zaś brzaskiem ruszył znów w drogę i szedł dalej przez bory, aż ujrzał przed sobą szeroki trakt, który wiódł do Karleonu. Koło południa znalazł się u bram miasta, minął je nie zatrzymując się i wkrótce był już w samym zamku. Król Artur, a wraz z nim wielu spośród jego rycerzy, siedział właśnie przy biesiadnym stole, był to bowiem dzień wielkanocy i rycerze na krótki czas oderwali się od swych trudów. Parsiwal stanął w drzwiach, dziwując się wszystkiemu, co tam ujrzał, i zazdroszcząc nawet czeladzi posługującej królowi i jego towarzyszom. I nagle, gdy stał tam niedostrzeżony przez nikogo, wszystkie oczy zwróciły się ku drzwiom, bo oto do sali wkroczył niezapowiedziany ogromny mąż w złoto-czerwonej zbroi. W tym właśnie momencie przy królu stał pan Kay, trzymając w dłoniach złoty kielich, którym Artur zwykł był przepijać do wszystkich zgromadzonych. Nim puchar ów rozpoczynał drogę wokół stołu, przechodząc z rąk do rąk, aby każdy mógł wznieść toast na cześć króla i wypić za chwałę królestwa Logr. — Wstrzymajcie się, nędzni opoje! — ryknął ogromny złoto-czerwony przybysz. — Oto ktoś więcej wart od was wszystkich! I porwał puchar z rąk pana Keja, wychylił trunek jednym haustem i śmiejąc się grubiańsko wypadł z sali, skoczył na konia i odjechał galopem, nie wypuszczając kielicha z dłoni. — Na honor! — zakrzyknął król Artur, zrywając się na nogi. — Taka zniewaga niej wzrosło w dwójnasób. Żaden z nich jednak nie odważył się przyjąć wyzwania. Tak straszliwie wyglądał ów człowiek i tak groźny był ogromny topór, który dzierżył w dłoni. Wówczas zielony rycerz zaśmiał się głośno i szyderczo – czy to ho, 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 istotnie dwór króla Artura i sławni rycerze Okrągłego Stołu? Cóż teraz pozostało z ich sławy, skoro na samą wzmiankę o ciosach wszyscy zamilkli ze strachu? Król Artur zerwał się na nogi. Ej, przyjacielu, zawołał, twoje szaleństwo znajdzie stosowną odpowiedź. Skoro nikt inny nie chce przyjąć wyzwania, daj mi Twój topór i gotuj się na cios! Lecz wtedy powstał pan Gawain i rzekł: Władco mój i znakomity wuju, wyświadcz mi wielką łaskę. Pozwól, by ta przygoda mnie przypadła w udziale, gdyż nadal muszę dowieść, że wart jestem być rycerzem twego okrągłego stołu i żem godny miana obrońcy logr. Prawdziwie się raduję, drogi siostrzeńcze, że Twoja to będzie przygoda odpowiedział Artur. Zielony rycerz uśmiechnął się złowieszczo, zeskoczył z konia i wyszedł na środek sali, by spotkać się z Gawainem. Ja nie posiadam się z radości, że znalazłem wśród was choć jednego mężnego człowieka, rzekł. Powiedz mi swe imię, panie rycerzu, po czym zawrzemy nasz układ. Jestem Gawain, syn króla Lota z Orkadów i siostrzan króla Artura. Brzmiała odpowiedź. I oto klnę się na mą rycerską cześć, że zadam tylko jeden cios i mężnie przyjmę taki sam, jeżeli zdołasz go zadać, za dwanaście miesięcy od tego dnia. Gawejnie! – zakrzyknął zielony rycerz, wielka to dla mnie radość, że twoja właśnie dłoń zada ten cios. Uderzaj więc, a wtedy powiem ci, kim jestem i gdzie mnie możesz znaleźć. Weź topór i pokaż nam, jak zręcznie nim władasz. — Chętnie to uczynię — rzekł gałęź, biorąc topór i ważąc go w dłoni, podczas gdy zielony rycerz ukląkł na podłodze i odgarnął swoje włosy, obnażając kark na przyjęcie ciosu. Zebrawszy wszystkie siły, gałęź zamachnął się toporem i uderzył tak mocno, że cienkie ostrze przeszło przez ciało i kości i skrzesało iskry z kamiennej posadzki, a głowa zielonego rycerza spadła z ramion i potoczyła się po podłodze. Lecz rycerz nie zachwiał się ani nie upadł. Skoczył błyskawicznie do przodu z wyciągniętymi rękami, pochwycił głowę i trzymając ją w dłoni za włosy, dosiadł czekającego opodal wierzchowca. Siedząc swobodnie w siodle, jakby się nic nie zdarzyło, obrócił głowę twarzą do gawejnej rzeki, że panu Hektorowi i panu Lionelowi. Król Artur wszakże i królowa Ginevra okazywali panu Lancelotowi łaskawe względy, uwierzywszy od razu, że jest on owym niezrównanym rycerzem, o którym mówił Merlin. Nie wiedzieli jednak, że inny, nowo pasowany rycerz Mordred, syn królowej Morgan czarodziejki, który również zasiadał tego dnia przy okrągłym stole, ma stać się zdrajcą z Kamlanu w tej odległej jeszcze godzinie, kiedy ciemności ponownie ogarną królestwo Logr. Otóż Lancelot, choć zdawał się nie słyszeć nieprzyjaznych słów, które wypowiadało kilku rycerzy siedzących w pobliżu Mordreda, wiedział o nich dobrze i bardzo się smucił. Przeto nazajutrz, wczesnym rankiem, wstał z łoża i przywołał swego kuzyna, pana Leonela. Przygotuj się, szlachetny kuzynie, rzekł, bowiem dziś jeszcze wyruszamy na naszą pierwszą wyprawę i bądź pewien, że będziemy mieć wiele przygód, zanim znów staniemy w kamelocie. Odjechali więc w puszczę o szarym brzasku poranka w pełnej zbroi najurodziwsi chyba rycerze, jakich widziano kiedykolwiek na tej ziemi. Słońce wznosiło się coraz wyżej i dopiekało coraz skwarniej, aż wreszcie pan lancelot poczuł się bardzo senny i rzekł do pana Lionela, że pragnie zatrzymać się na odpoczynek. Spójrz, powiedział pan Lionel, tam oto jest rozłożysta jabłoń popod płotem. W jej cieniu znajdziemy odpoczynek my i nasze konie. W samą porę, odparł Lancelot, gdyż prawdę mówiąc od dawna nie byłem tak znużony. Uwiązali konie do drzewa, pan Lionel stanął na straży w obawie przed napaścią rozbójników, Lancelot zaś legł na ziemi, pod głowę podłożył hełm w miejsce poduszki i zapadł w głęboki sen. Dzień był bardzo gorący i lionel podrzemywał wsparty na rękojeści miecza, kiedy nagle usłyszał szczęk zbroi i dostrzegł na równinie w oddali trzech rycerzy pędzących co koń wyskoczy i niepomiernie silnego i potężnego jeźdźca, który ich ścigał. Po chwili ów siłacz dopadł jednego, potem drugiego z nich i kolejno zwalił wszystkich trzech z siodeł na ziemię. Następnie zeskoczył z konia, przerzucił każdego z rycerzy przez jego własne siodło, przywiązał ich doń wodzami, dosiadł swego rumaka i odjechał, pędząc przed sobą trzy konie z ich żałosnym ciężarem. Ujrzawszy to, pan lionel powiedział sobie w duchu: „Oto zdobyć mogę zaszczytny Laur! I nie budząc lanselota skoczył na swego rumaka i popędził galopem za tamtymi. Wkrótce też zrównał się z mocarnym rycerzem i wezwał go, by się odwrócił i bronił, lub też bez mieszkania uwolnił trzech jeńców, których tak haniebnie był spętał. Wówczas siłacz zawrócił konia, pochylił kopię i natarł na lecz. Czy prawdziwa jest wieść szerząca się po świecie o męstwie rycerzy okrągłego stołu i o cnocie logr? Rycerze uściskali się i rozstali wśród wzajemnych błogosławieństw. Gawein popędził przez las Wirralski i po wielu przygodach dotarł do kamelotu, gdzie król Artur przywitał go, wysłuchał z podziwem opowieści o jego przygodach i z oznakami czci posadził na wyznaczonym mu miejscu przy okrągłym stole. A wśród rycerzy jacy tam kiedykolwiek zasiadali, zaprawdę? niewielu było tak zacnych jak gawain w Wigilię, święta pięćdziesiątnicy po roku od dnia w którym merlin ustanowił okrągły stół król artur z garstką rycerzy wyruszył o świcie do boru na łowy nie ujechawszy zbyt daleko, napotkali rannego rycerza, którego czterej giermkowie dźwigali na noszach. Rycerz ten jęczał, jak człowiek trapiony wielkim bólem, a gdy obrócił się, wszyscy ujrzeli odłamek miecza wystający ze straszliwej rany, na tyle jego głowy. Powiedz mi, rzekł król Artur, czemu leżysz tak na tych noszach i nie szukasz lekarza ani księdza? Panie. Wyjęczał rycerz. Nie trzeba mi żadnego z nich. Pragnę wszelako dotrzeć na dwór króla Artura, albowiem tam tylko mogę być uleczony z mej straszliwej męki. Tam znajdę najlepszego rycerza w całym logr. A da się on poznać swym pierwszym rycerskim czynem. Będzie to uleczenie mej rany przez nałożenie dłoni i wydobycie żelaza. I takież uleczenie będzie jego ostatnim czynem także kiedyś po wielu latach zanim noc. Ogarnie logr, Objawiła mi to pani nimia z awalonu. Wówczas Artur rozkazał swoim rycerzom, aby kolejno jeden po drugim spróbowali wyleczyć rana. Lecz żaden z nich nie mógł tego dokonać, nawet sam Gawain, najznakomitszy rycerz spośród wszystkich. Jutro przypada święto pięćdziesiątnicy. — rzekł król Artur. — I w tym dniu wszyscy moi rycerze zasiądą wokół okrągłego stołu, jak każą im śluby. Poszukamy wtedy owego rycerza. A nie wiem jednak, kto by to mógł być, skoro nawet mój siostrzan Gawain nie sprostał temu zadaniu. Rannego rycerza zaniesiono do wielkiej sali zamku w Kamelocie i pielęgnowano go tam troskliwie przez cały dzień, gdy tymczasem Artur pojechał dalej w głąb puszczy. Na Nazajutrz wszyscy rycerze zasiedli do uczty, każdy na swoim miejscu przy okrągłym stole, lecz były także puste miejsca, bowiem kilku rycerzy poległo w bojach w ciągu tego roku. Kiedy każdy z nich co przybyli, Nieniu wyciągnął dłoń i posunął białego pionka o dwa pola. W tej samej chwili czerwony pionek ruszył się sam do przodu. Parsiwal rozejrzał się czujnie. Lecz wszędzie panowała cisza. Jedynym dźwiękiem, jaki słyszał, był jego własny oddech. Zrobił więc ruch inną figurą i natychmiast poruszyła się także czerwona figura. Parsiwal wykonał następny ruch, jakby w zwykłej grze i oto poruszyły się z kolei czerwone figury, tak zmyślnie, że po kilku minutach chłopiec spostrzegł, że dostał mata. Szybko ustawił na nowo figury i tym razem poruszył się najpierw czerwony pionek. Parsiwal przegrał również tę drugą grę, a gdy zdarzyło się to po raz trzeci, zerwał się i w nagłym gniewie dobył miecza, by porąbać figury i szachownica. Lecz w tej właśnie chwili do komnaty wbiegła młoda panienka. — Wstrzymaj dłoń, panie rycerzu! — krzyknęła. — Jeśli zniszczysz te zaczarowane szachy, spotkacie cię straszliwe nieszczęście. — Kim jesteś, pani? — spytał Parsiwel. Jestem Blanche Flor, odrzekła, a mówiąc to stanęła w blasku świec płonących przy szachowym stoliku i wtedy w nagłym przypływie zdumienia i radości rozpoznał w niej dziewicę z namiotu. W tej samej chwili dostrzegł swój diamentowy pierścień błyszczący na jej palcu. Wyciągnął ku niej dłoń i ujrzał, że zatrzymała się, nagle rozpoznawszy swój własny pierścionek, który on zachował. "Pani Blanche Flor, rzekł łagodnie, "szukam cię od dawna". Nazywam się Parsiwal i błagam cię o przebaczenie za krzywdę, jaką ci wyrządziłem nie w złej bynajmniej intencji, zabierając ów pierścień, kiedy leżałaś uśpiona, a także kradnąc jeden pocałunek z twych warg. Parsiwalu, odrzekła równie łagodnie, widziałam cię jeno w mych snach. Każdej nocy przychodziłeś do mnie, nosząc mój pierścień na palcu i składałeś jeden pocałunek na mych wargach, a wtedy moje serce ulatywało ku Tobie w ciemności i czekałam na ciebie w tym zaczarowanym zamczysku. Nie nadszedł jeszcze czas, by mówić o miłości, zasiąć do wieczerzy, albowiem ujrzysz rzecz jeszcze cudowniejszą od tych zaczarowanych szachów. Zajęli miejsca przy biesiadnym stole, lecz nie było na nim jadła ani napitku i nie pojawił się nikt, mężczyzna czy niewiasta, by im posługiwać. Parsiwal siedział w milczeniu, spoglądając na Blanche flor. Pani, rzekł wreszcie, każdy czas jest właściwy, by mówić o takiej miłości jak moja. Pani, czy chcesz być moją żoną? Przysięgam ci, że nie zbliżę się nigdy do żadnej niewiasty na świecie, ani też wargi moje nie dotkną niczyich ust. Zostań z nami dłużej, rzekł pan zamku czwartego dnia wieczorem, bowiem do końca dni moich zażywać będę tym większej sławy, że gościłem tak mężnego i dwornego rycerza jak pan Gawain. Dzięki ci, dobry panie odparł gawień, lecz muszę odjechać jutro za mą niezwykłą przygodą. Trzeba mi bowiem być przy zielonej kaplicy w dzień Nowego Roku i choćbym miał zostać władcą wszystkich tych włości, wyrzekłbym się ich, by dotrzymać mej przysięgi. Co więcej, dotąd jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by mi wskazał zieloną kaplicę. Pan zamku roześmiał się z zadowoleniem. — To, do, do prawdy, radosna nowina! — zawołał. — Możesz u nas pozostać do ostatniego dnia twych poszukiwań. Znajdziesz bowiem zieloną kaplicę o niespełna dwie godziny jazdy od tego zamku. Jeden z moich ludzi zaprowadzi cię tam w pierwszy dzień nowego roku. Gawain był uszczęśliwiony i również roześmiał się wesoło. Dzięki Ci, Panie, za tę wieść, a także za Twoją łaskawość. Skoro znalazłem się u celu wędrówki, pozostanę tu z prawdziwą radością i zrobię wszystko, co każesz. Przez te trzy dni Powiedział pan Zamku, wyjeżdżać będę na łowy, ty jednak, któryś odbył tak długą podróż i przecierpiał tak wiele, pozostaniesz w komnatach i zażywać będziesz zasłużonego wypoczynku. Małżonka moja będzie dbać, by ci niczego nie zbywało, i dotrzymać ci towarzystwa, kiedy ja będę w kniei. Dzięki ci raz jeszcze. – rzekł Gawain. – Doprawdy nie wiem, jak mógłbym lepiej i radośniej spędzić trzy dni, które dzielą mnie od spotkania z Zielonym Rycerzem. – Niech więc tak będzie – powiedział pan zamku. A ponieważ jest to jeszcze czas zabaw i żartów, zawrzyjmy ucieszny układ. Ja przyrzekam dać ci każdego dnia wszystko, co tylko zdobyć mi się uda w lesie. Ty zaś ofiarujesz mi w zamian całą zdobycz, jaka wpadnie ci w ręce tu, w zamku. Przysięgnijmy, że dokonamy tej wymiany na dobre i złe, cokolwiek się zdarzy. Z całego serca, roześmiał się Gawain i układ został zaprzysiężony. Nazajutrz rano pan zamku gonił za zwierzyną w borach Wirralu i Dilamere i nie jeden jeleń i nie łania padły od jego ostrych strzałów. Lecz Gawain spał długo w swym miękkim łożu, ocienionym długimi zasłonami, jakby na pograniczu snu i jawy, śnił o wielu rzeczach. Rano zaś pani zamku, stąpając bezszelestnie na kształt promienia słońca, weszła do komnaty, usiadła przy nim i przemówiła doń słodko. Długo. Z... Tylko chcę mówić z nikim innym. Artur, Dworny jak zawsze, Pozdrowił zielonego rycerza, witając go w swoim zamku i prosząc, by zasiadł z nimi do uczty. — Nie! — zagrzmiał nieznajomy. — Nie, po to tu przyjechałem, by długo z wami mi trężyć i klnę się na tę zieloną gałązkę, że nie przybywam jako wojownik, wtedy bowiem przywdziałbym niechybnie zbroję i hełm, a mam ich wiele w mym zamku na północy. Lecz na... nawet tam, w mej krainie doszły mnie słuchy o chwale i waleczności twojego dworu, męstwie twoich rycerzy, a także o ich wybornej cnocie. Panie, odrzekł król, znajdziesz tu chętnych do walk i igrzysk, jeśli taka jest twoja wola. O nie! Zawołał zielony rycerz swoim brzmiącym głosem. Widzę tu tylko bez wąsych młokosów, których mógłbym obalić od jednego uderzenia. Nie przybywam do was w tym błogosławionym czasie narodzin naszego Pana, by waszym ucztom przydać blasku świątecznej uciechy i uświetnić je próbą rycerskiej dzielności. Jeśli komuś w tej sali stanie męstwa i odwagi, by wymienić ze mną ciosy, dam mu ten oto szlachetny topór, trochę ciężki poprawdzie, by się nim wedle woli posłużyć. Sam zaś stanę. Tu przed nim i pozwolę sobie zadać pierwszy cios toporem w to miejsce, w które zechce mnie uderzyć. Musi on jednak przysiąc, a wraz z nim także ty, królu i panie, że będę miał prawo zadać mu, jeśli zdołam, taki sam cios za rok i dzień od dziś. Jeszcze głębsze milczenie zapanowało wśród rycerzy. Jeśli byli zdziwieni już przedtem, teraz zdumienie ich wzrosło w dwójnasób. Żaden z nich jednak nie odważył się przyjąć wyzwania, tak straszliwie wyglądał ów człowiek i tak groźny był ogromny topór, który dzierżył w dłoni. Wówczas zielony rycerz zaśmiał się głośno i szyderczo – czy to ho, 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 istotnie dwór króla Artura i sławni rycerze Okrągłego Stołu? Cóż teraz pozostało z ich sławy, skoro na samą wzmiankę o ciosach wszyscy zamilkli ze strachu? Król Artur zerwał się na nogi. Ej, przyjacielu, zawołał, twoje szaleństwo znajdzie stosowną odpowiedź. Skoro nikt inny nie chce przyjąć wyzwania, daj mi twój topór i gotuj się na cios. Lecz wtedy powstał pan Gawain i rzekł Władco mój i znakomity wuju, wyświadcz mi wielką łaskę. Pozwól, by ta przygoda mnie przypadła w udziale, gdyż nadal muszę dowieść, że wart jestem być rycerzem twego okrągłego stołu i żem godny miana obrońcy logr. Prawdziwie się raduję, drogi siostrzeńcze, że twoja to będzie przygoda. Odpowiedział. Zdarzy się nam jakaś Rycerska przygoda. Czyń tak zawsze! — Rzekł Merlin. — Iżby królestwo Logr przetrwać mogło długie lata jako przykład dla tych, co przyjdą po nas. Bądźcie bowiem pewni, że chociaż wszyscy pomrzecie, jego chwała i przykład żyć będzie po wsze czasy. Lecz teraz muszę od was odejść, by przespać mój długi sen, aż nadejdzie oznaczony czas, kiedy to następny krąg Logr utworzony zostanie na ziemi. Są to sprawy, których nie dane jest wam pojąć, lecz to zdołacie zrozumieć. Nie łamcie ślubów rycerskich, dochowajcie wierności królowi Arturoi, który jest symbolem i władcą królestwa Logr. Po czym Merlin przeszedł wolnym krokiem przez salę i zniknął w ciemnościach nocy, a pani nimia powstała cicho ze swego miejsca w sali i podążyła za nim. I pochowała Merlina w ziemi północnej Walii, by spał przez wieki, aż do nadejścia dnia swego przebudzenia. Przygody króla Artura nie skończyły się bynajmniej z chwilą, kiedy pokonał był Sasów i zaprowadził pokój w Brytanii. Jakkolwiek bowiem stworzył królestwo Logr, zło nieustannie wdzierało się na te ziemię, atakując dobro. Lecz z każdym rokiem wzrastała sława jego dworu i wieść o nim niosła się daleko. Najdzielniejsi zaś i najszlachetniejsi rycerze całego świata przybywali na jego dwór i starali się czynami odwagi i miłosierdzia zdobyć miejsce przy okrągłym stole któregoś roku król Artur świętował Boże Narodzenie w kamelocie, wraz z najdzielniejszymi spośród swoich rycerzy i najpiękniejszymi damami swego dworu. Najwspanialsze zaś uroczystości przypadały w dzień nowego roku. Królowa Ginevra, odziana w szaty z jasnego, lśniącego jedwabiu, zasiadała pod haftowanym baldachimem wysadzanym drogimi kamieniami. Była niewiastą bardzo piękną, o szarych i błyszczących oczach, i każdy rycerz skłaniał się przed nią z głęboką czcią, nim zajął miejsce przy stole. U jej boku siedział król Artur wielce rad, spoglądając na szlachetne zgromadzenie, które weseliło się w ogromnej sali. Wszelako wedle swego obyczaju nie rozpoczynał uczty, dopóki nie wysłuchał opowieści o jakimś rycerskim czynie lub nie nakazał swoim rycerzom udać się na nowe, niezwykłe czy groźne przygody. Minstrele przestali grać. I w wielkiej sali zaległo milczenie, które zakłócał jedynie trzask polan w ogromnych kominkach, gdy nagle rozbrzmiał stukot i tentent ostro podkutych kopyt udał się do komnaty królowej ginewry. Lecz niedługo przebywali ze sobą, gdy pan Mordred i pan Agrawe, a wraz z nimi dwunastu rycerzy stanęli pod drzwiami wołając: Hej, lancelocie, ty zdrajco, znalazłeś się w potrzasku! A krzyczeli głośno, by ich usłyszał cały zamek. Biada nam, zaukała królowa Ginevra. Jesteśmy oboje zgubieni. Pani, rzekł Lancelot, czy jest tu może zbroja, którą mógłbym włożyć? Jeżeli jest, ci tchórze nie wezmą mnie tak łatwo. Niestety, odparła Ginevra. Nie mam tu zbroi ani hełmu, ani nawet tarczy, i dlatego lękam się, że oto nadszedł okrutny kres naszej miłości. Lecz Lancelot odwrócił się do drzwi i zakrzyknął: Szlachetni panowie, uciszcie się. Ja zaś spokojnie otworzę drzwi. Wychodź natychmiast, ty zdrajco! odkrzyknęli. Jeżeli poddasz się bez walki, pojmiemy cię i zaprowadzimy przed oblicze króla Artura. Wtedy lancelot owinął płaszcz wokół ramienia, lewą ręką odryglował drzwi i uchylił je nieco. I natychmiast jeden z rycerzy, a był to pan kolgrewans, runął naprzód i z całej mocy ciął lancelota mieczem. Lecz lancelot sparował cios grubymi fałdami płaszcza i tak silnie uderzył pana kolgrewansa w głowę, że ten padł na ziemię i już się nie poruszył. Lancelot błyskawicznie wciągnął go do komnaty i ponownie zaryglował drzwi, po czym z pomocą królowej zdjął ze zmarłego zbroję i sam ją przywdział. Zdrajco! wołał pan Agrawen łomocąc w drzwi. Wyjdź natychmiast z komnaty królowej. Zamilknij, już wychodzę! odparł Lancelot. Radzę ci, Agrawenie, uciekaj i ukryj się dobrze. I otworzywszy drzwi na oścież, stanął w progu, a tak urodziwego rycerza nigdy przed nim nie widziano na tym świecie. Po chwili był już wśród nich i miecze błyskały niczym iskry piorunów w mrocznych chmurach. Pierwszym uderzeniem lancelot powalił pana Agravena i tak dzielnie bił na prawo i lewo, że wkrótce wszyscy jego wrogowie leżeli martwi na ziemi, prócz tylko pana Mordreda, który ranny ratował się ucieczką. Odchodzę zawołał lancelot do królowej lecz jeśli po tym, co zdarzyło się tej nocy, będziesz w niebezpieczeństwie, pamiętaj, że póki życia starczy, przyjdę ci z pomocą. Co powiedziawszy, Lancelot śpiesznie odjechał z kamelotu, a towarzyszył mu pan Bors i pan Lionel i wielu innych rycerzy. Ukryli się w pobliskim lesie i tam oczekiwali dalszych wydarzeń. Tymczasem pan Mordred, cały we krwi, stanął przed obliczem Artura, który siedział z Gawainem w wielkiej sali zamkowej. Jak to się stało? zapytał król. Czyście go nie schwytali w komnacie królowej? Był tam istotnie, odparł dysząc ciężko Mordred, i to bez zbroi, ale najpierw zgładził pana Kolgrewansa, a potem wdział jego zbroję i położył trupem wszystkich, którzy z nim walczyli. Ja, jeden, zdołałem umknąć mimo ran. Ach, rzekł ze smutkiem król. Jest to doprawdy znakomity rycerz, który wypełniał salę niemal od ściany do ściany. Bądźcie pozdrowieni, królu i królowo-logr, zakrzyknął Merlin. Wasze miejsca czekają na Was przy tym stole, a także krzesła dla stu pięćdziesięciu rycerzy, rycerzy okrągłego stołu. Na każdej stolicy, tak bowiem zwą się miejsca na tym stole, znajdziecie wyryte złotymi zgłoskami imię rycerza, do którego to miejsce należy. A ilekroć któryś z rycerzy padnie w boju lub umrze, a wy powołacie nowego, jego imię, pojawi się na stolicy, lecz imię zmarłego zniknie w chwili jego śmierci. Jednakże imiona rycerzy Okrągłego Stołu żyć będą po wsze czasy. Siądźcie teraz wszyscy, bowiem przy okrągłym stole nikt nie może się skarżyć, że posadzono go na szarym końcu lub że inny siedzi wyżej od niego. Cztery miejsca są jeszcze puste, rzekł król Artur, kiedy wszyscy jego rycerze zasiedli już na swoich stolicach. — Bez wątpienia — odpowiedział Merlin. — Stąd bowiem tym większa chwała spłynie na logr. Król Pellinor przybywa dziś jeszcze, by spocząć po swym pościgu za tropiącym zwierzęciem. Jedno z tych miejsc jest dla niego. Spójrz o to, jak imię króla Pellinora wyrasta złotymi głoskami na tej stolicy. Jeśli zaś pytasz o trzy pozostałe, odczytaj... Imiona pana Lancelota z jeziora i pana Parsifala z zwali na dwóch z nich. Lancelot będzie z tobą na następne święto pięćdziesiątnicy. Pan Parsival jeszcze się nie narodził, lecz najmężniejszy z rycerzy, którzy to zasiadają, będzie jego ojcem. Wszelako kiedy pan parsiwal się zjawi, wiedzieć będziesz że masz czekać tylko jeden rok na przybycie świętego Graala do Kamelotu. Jeśli wreszcie idzie o ostatnie miejsce, to jest to stolica zguby i każdego, kto na niej zasiądzie, czeka śmierć, krom tego, dla którego została przeznaczona, najlepszego ze wszystkich rycerzy. Uf zaś, Przybędzie, gdy spełni się czas. Merlin poszedł ku drzwiom i wprowadził